Znajdzie, no ale... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Szansa na to, że się znajdzie, jest mała. No. Halo, halo, siemano. Cześć, Powinno być nas słychać już i widać. Tak. Gdzie takiej ekipy to jeszcze nie było. Jesteśmy w trójkę. Jesteśmy w czwórkę tak naprawdę. Zaczynając od tej strony jest z nami Olfen. Siemano, witamy serdecznie. Jest i Tukej. Witam serdecznie. Jest i Michał Gracz. Cześć. Dzień dobry. Witamy. Spóźnienie piątym elementem hip-hopu. Ej, no przez dwie minuty. Nie róbmy scen, siemano. Dzisiaj no się ekipa zebrała dosyć gruba i to tak dosyć spontanicznie wyszło. Bo tak, dokładnie. Wczoraj graliście w Hi-Fi w Gdańsku. Tak, Hi-Fi. I tam się, poznaliśmy szybko i akcja raz, jest. Raz, i raz, dwa, spontanicznie. Lil Szyman, Michał Graczyk jest najpiękniejszy. Pozdrawiamy serdecznie Lil Szymana. Lil Szyman wie o co chodzi, ty. Czapki w pomieszczeniu zdejmijcie, panowie. O nie, nie ma opcji. Nie, no czemu tak? U fryzjera nie, to już byłem, nie te mogę czasy. Tak zrobić. Nie byłem u fryzjera ostatnio, łysa głowa jest. A bo za tym trzeba mieć stylówę zachowaną, ty, no jak. Szymano, ekipa Citek, stały witamy. Element outfitu. Michał Graczyk, zajebiste bity. Dzięki, Tukej dzięki, najpiękniejszy. Bo się zaczerwienie. To co? Jest trudno. Zaczynam. Poka Gucci. Siemka pany, siema. Pozdrawiam, witamy wszystkich w czapkach. Cześć, ja nie cześć. Jestem w czapce, bo ja już nie mam czego ukrywać. Graczy bobo maluszkie. Co to no za zbieg? New Lights, proszę bardzo, New Lights. O New Lights, pozdrawiam cię mordeczko. Pozdrawiam. New Lights, zajebiste rzeczy będziemy razem robić. Generalnie. Tak jest, obserwujcie New Lightsa, bo będzie grubo. Duży talent. Elo, bitów nie da się wstawiać, bo wyskakuje wszędzie, że spam. I kodem, bo może słaby bit, ty. I Facebook od razu go, wiesz. Do spamu. Od razu jest przerzucony, nie? Witamy. Jak coś, to wysyłamy i bity, i kawałki rapowe. Stwierdziliśmy, że i rapów sobie też posłuchamy. Nie boimy się, że tak. 2K kiedy epka ze szpakiem. Właśnie ją skończyliśmy. Mam nadzieję, że na przestrzeni miesiąca wszystko będzie już u was. Z Zigim już nic nie będzie, niestety. A może i stety. Siema wszystkim, proszę się nie przekrzykiwać. Będzie ciężko. Będzie ciężko, no przy takiej ekipie, nie? Tak jest. Może ustalmy tak, że kto będzie chciał mówić, będzie podnosił rękę, dokładnie. Tak jest, ale zrobimy tutaj pewne zasady, bo nie możemy dzisiaj słuchawek założyć, także będziemy sobie słuchać rzeczy, jak widzicie, odsłuchy mamy włączone. Będę wyłączał mikrofon na czas słuchania numeru, przez chwilę posłuchamy. Jak ktoś podniesie rękę do góry... To znaczy, że chce mówić. Tak jest, albo powinniśmy mieć... Ja chcę coś powiedzieć. Już? No, mogę podnieść rękę do góry? Dobrze. Tam coś poszło, Olfan i Graczyk, tak. Co za rozpierdol na czeluści. Michał, zajebisty numer, też mi się bardzo podoba, jeden z moich ulubionych widzów. 2K czy Tukej? Tukej, nigdy 2K, Tukej. Graczek, a czemu już nic nie będzie z Igorem? Why? Albo robiliście A to temat tam. Rzeka. To może, jest... nie, może to nie jest najlepsze miejsce, żeby o tym rozmawiać. Czasem życie. Tukaj, pytajcie Igiego. Tukaj jaki głosik. Może zacznę rapować. A jak? W ogóle ile utworów będzie na epce ze szpakiem? A... Może nie można zdradzać. Wolałbym nie zdradzać. Niespodzianka. ale to jeszcze nie jest prawda w dodatku, więc... 7. O Boże. Zaczęliśmy w miarę wcześniej, do której no name? Wąsu nie wiemy. Zobaczymy jak będzie. Zobaczymy ile tego będzie, jak się będzie odsłuchiwało. Dokładnie. Dobrze, zacznijmy w takim razie. Polećmy sobie, jesteście gośćmi, zacznijmy od was. Michał Graczyk chyba najwcześniej wrzucił posta, bo ma tutaj największy was odświeży. Ty dopiero co wrzuciłeś, nie? Ja dopiero co wrzuciłem, także u mnie na fanpage'u też możecie komentować, wrzucać linki śmiało. Tak jest. Tutaj już, ale już jest sześć jakiś kawałeczków. No dobrze, zacznijmy sobie od... Zacznijmy sobie od Michała, to już jest 55, proszę. Proszę bardzo. Dobrze, od Bartek Zakrzewski, pierwszy Sant Klaudzik. Jedziemy. Majkow. Kojarzycie coś? Mówi wam coś? Nic. Miesiąc temu. Travis na okładce, jak dobrze widzę, to no, może być ciekawie. Dobra, wyłączam Majka naszego i słuchamy kawałka, słuchamy razem i zaraz wracamy, ręka do góry, kto chce, żebyśmy tutaj z wami zostali, nie? Tutaj piję lit, spiritus of minotaż.
Mic wyłączony, bo inaczej byście słyszeli to tak. Nie wiem, czy chcecie to słyszeć tak. Już tak przeruchany jest. Tak. Wszystko. Czegoś brakuje, nie? Tak brakuje. Tak. No, brakuje. Czy... i ten dźwięk po prostu już według mnie. Ręka w górę, tak? Bo tak, ręka w górę. Według mnie ten dźwięk po prostu, nieważne co się zagra, i tak będzie brzmiał dobrze, kozacko, no. Więc... Nie, generalnie zamysł dobry, troszeczkę czegoś brakuje i nie używajmy już tyle in memorium, bo wszystko brzmi tak samo. No, no, także kamera. Producenci, dajcie sobie spokój z tym dźwiękiem i zarezerwujcie go dla nas. Ale to nie, jest generalnie... dobre, przyszliście tu, konkurencja się wykosi, kurwa, że chcę wiesz, wykosi. Nie, nie, jesteśmy dobrze, chcemy pomagać. Kończ z karierą, nie nadajesz się do niczego. Nie nadajesz się. Wiesz co, daj spokój. Nie, jest okej. Okay. Kubano coś napisał, tak? Sanie Gałej... Co? Sanie Gałej... Kapanie spermy to na bimbały. To chyba nie jest. To jest może nie, być Kubano. Jest, a jest, jest, tak, bo jest Czek. Siema Kubano. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdro mordo. Dobra, no to co? Z Kubanem dużo rzeczy w drodze chyba. Tak jest. Czekajcie na nową płytę, bo w takiej formie nigdy nie był. Tak? No. Ja te dwa numery, co już gadaliśmy na backstage'u którymś, że kurwa mówię, tak jak świeżością sobie teraz poleciał, no. Jeśli chodzi o flow. Zaczynamy, zaczął w końcu, wiesz, śpiewać, bawić się głosem. No super, bardzo, Kuban bardzo. Teraz rozjebie ten rok, mam dobra. Nadzieję. No dobrze. Ile czasu chłopaki minęło, zanim zaczęliście współpracować z kimś? Z kimś? W sensie od kiedy zaczęliśmy? To, albo nie, myślę, że chodzi pytanie chyba jest o to, takie w skrócie myślowym, że jak zaczęliście robić bity, to kiedy, ile czasu było, żeby zacząć robić kawałka. Z pierwszą ligą i tam, wiesz, z mainstreamem z, i tak dalej. Z mainstreamem rok? To u mnie bardzo szybko jakoś się zaczęło w sumie, nie? Po... Robię muzykę 3 lata, po roku no, już tam się coś zaczęło dziać, nie? Też. Krenie, mniej więcej rok. Zajęłaś. Gdzieś mniej więcej no. Rok i to były chyba czarne okulary i to był taki pierwszy kawałek, potem już poszło. Mhm. Tak mniej więcej, no. Jeden taki strzał, nie? To później zaczynało się. Tak, to już wiesz, zaczynają się odzywać i, mhm. I jakoś to idzie. Dokładnie. No, dobrze, także młody. A zobaczmy chociaż jeszcze może tak, dalej. Tam, jeszcze tam. Wave coś pokazuje, że jakby się coś zmieniało. Coś dla mnie trochę nudą powiewa, kurwa, tak. No można byłoby to zrobić dużo lepiej, ale jest źle. Potencjał. Jest potencjał jak najbardziej. Jak najbardziej pracować. Tak jest. Olfen, żyjesz? O, troszkę. Tylko w teorii. Usiadł se z boczku i tak na spokojnie. Kiedy spojrzysz na Tukaja i już wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi, mordo? Wiesz o co mordo, chodzi. Mordo, wiesz o co chodzi. 6-3 MG, my nie chcemy się ścigać. Nie ścigamy się chyba, co? Dobra. To ktoś się do was odezwał, czy słaliście paki po ludziach? U mnie to się zaczęło od współpracy z Olkiem w sumie. Zaprosił mnie do Warszawy, tam pierwszy numer powstał z Sentino i Malikiem, a potem to już wszystko... Potem poszedł Gustaw, a po Gustawie to już w sumie każdy się do mnie odezwał. I pyk. Tak to I u cyk. Mnie wyglądało. Tak jest. Czemu nie mam czapki jak koledzy? Bo nie, bo już... Bo nie mam włosów. Zaraz to ci załatwimy. Nie, ja cię... Koleżanka ci pożyczy. Nie, dziękuję. Ja bez czapki. A u was jak było? Też tak było, że paczki po ludziach, czy? Wiesz co, u mnie to się chyba zaczęło od tego, że wcześniej już zanim w ogóle zacząłem robić muzykę i chłopaki zaczęli robić muzykę, znamy się z Kubanem. On gdzieś tam już zaczęliśmy powoli pracować, wiesz, coś tam. I pierwszy odezwał się Żaba, żeby coś zrobić. On sam z siebie, ja nie wysyłałem chyba. Znaczy pewnie coś tam wysyłałem, ale to chyba bez odzewu. I on po prostu się odezwał sam do mnie, zrobiliśmy numer i... I pyk. I cyk, pyk, pyk. Dobrze, słuchajmy sobie dalej w takim razie. Był pierwszy numer tutaj od Michała, bo zobaczmy sobie od Olfena, bo ty też tutaj widziałem. Coś tam zobaczymy, no. Trzy komentarze chyba są u ciebie, ty. Dwa, zawsze coś. Tak. Coś tam. Może trzy najlepsze akurat. 9, ty zobacz. A tacy hejterzy byliśmy, nie? Tak, właśnie. Kocham Olfana. I to licz 6 razy 9. No dlaczego to się nie chce pojawić? No właśnie nie wiem, Facebook coś... Oni tam robią jakieś jaja, ja wiem, że to jest jakieś dziwne. Jest więcej komentarzy, a wyświetlano tylko jeden. Tak. Ale jest, dobra, lecimy. Dobra, jest, jedziemy. Okej. Dobra, to... To już mi się podoba, już mi się podoba. To już jest dobrze. Ktoś już jest, kurwa, stronniczy tutaj. Jeszcze się nie zaczęło. Jest Jajem, więc... Pozdrawiam Heavena od tyłu, zajebisty. Nevaech. Heaven, to... Ale ty dobrze to rozkminiłeś, nigdy nie umiałem tego przeczytać, a trzeba... Heaven od tyłu. Zajebisty pomysł na ksywę. I podoba mi się muzyka jego w chuj. No to... Jest mocny i ten kolor moim zdaniem będzie mocny. Jedźmy z tym.
Jurek, byłeś... A bo byłem chory, jak mi... A to sorry. Nie, mów. Nie, bo tu zobaczyłem pytanie, czemu mnie nie było w labie na czeluści. Byłem strasznie chory i niestety nie dojechałem, nie ale będę teraz w Krakowie. 9. 9 z czeluścią będę grał. Tak jest. Dobra, jedziemy? Tak. Zobaczmy, wyłączam majka, bo ten przester... Znaczy, to, tak, to może być głośno. No. Zobaczymy. Jeszcze poczekamy do tego. Dajmy szansę. Uwaga. Kurczę, jest fajnie. Ale spodziewałem się większego. Spodziewałem się, tak, ja też liczyłem. W pewnym momencie jakieś pierdolnięcie, nie? Liczyłem na ten drop bardzo, nakręciłem się, trochę spadek energii, ale jest dobrze. Jest dobrze, jest kosa. W ogóle nie przesłuchamy kolejnego bitu, bo ja patrzę, że jest 550 osób, a jest 150 łapek w górę, 400 siedzi na krzywy ryj, no tak pracować ludzie nie będziemy. Nie, no tak to nie można. Tak to nie będziemy pracować, wyszli. Dobra, wychodzimy. Wyszli, no nie będą pracować, to 400 osób tak siedzi, ogląda. Spójrzmy, co tam się dzieje. Co to kurwa być? Graczy, dobra, kiedy coś tylko grzały, nie spal graczek. Kiedy coś, co w Łodzi? Coś właśnie, że widzimy się w Łodzi, ale nie wiem, tylko zniknęło mi. A, no niestety. Dobra. Widzimy się w Łodzi. Widzimy się, tak, tutaj. Olfam, współpracujesz? Tam właśnie widzę. Z Aperem czy tylko z Aperem? Produkcja? Właśnie z chłopakami rozmawiam, oni mnie bardzo namawiają do tego, żeby wejść w rap grę. Chodź. Bo ja cisnę jakby bardziej instrumentalną muzykę, tam bardziej wtajemniczy nie wiedzą. Mhm. Z Kamilem kiedyś bardzo, 2014, Kamel and Friends, tak, o, super. Te rzeczy. No ale chyba już tak szykuje się na tą rapową grę powolutku. I... No stary, skill jest, teraz tylko przez to wbicie się, jak ci jeszcze ziomeczki ci mówią, jak jest. Strasznie mnie namawiają. Będzie fajnie. Namawiają mnie i jestem chyba. Także kwestia czasu. Kiedy coś ze Szpakiem? No to już mówiłem, że niedługo wychodzi. Epka zamknęliśmy ją. Ze Szpakiem to dobrze. Jest hype nakręcony, no i super, właśnie o to chodzi. Tak. Epka jest bardzo mocna, jest lepiej niż się spodziewałem, także. No i mnie czekajcie. Też będziecie mogli usłyszeć. O i właśnie, na tej też epce. Michał na też będzie. Z mocniejszych numerów. Ostatni na zamykający epkę numer jest naprawdę mocny. Michał się udzielił obok mnie, więc. Mój człowiek, to jako Polish Metro Boomin. Dobra, lecimy dalej. Właśnie, lecimy sobie dalej, także Heaven od tyłu, ładnie. Jak najbardziej. Bro, a link, ktoś chciał linka, wiesz, ale to jest utwór prywatny, to ja może linka wysyłać nie będę, bo to może ktoś sobie może trzyma. Może jeszcze nieskończone, czy coś. Tak jest. Czekaj, sprawdzę sobie teraz stąd, ja w ogóle to sobie nie otworzyłem, przecież tu mnie jeszcze słali numery. Ale jeszcze polecimy, był Olfen, jeszcze do ciebie jedziemy, nie? Bo też tu coś już wskoczyło, coś tam myślał się. Coś tam chyba mamy. 26 komentarzy. No jest źle. Zobacz, jak poszło. Tylko czy one się włączą? Bo one są no jakieś właśnie, dziwne. No właśnie. Ale jak tam najlepsze? Coś tam jest. Zobaczmy. Jest. Ale miał być disy. Michał jakiś spięty. Na live nie da się wrzucić, więc piszę tu. Co? I'm my music, to będzie kawałek? Co to będzie?
Nie będzie. Nie, nie no będzie, będzie. No, czymś takim. No dobra. Jedziemy. Wszystko. No tak. I co? Miks i brzmienie? Miks i brzmienie na pewno, no i mało oryginalności. No. Jakby musisz więcej kombinować. Łopatologiczne takie. Takie, nie? Dokładnie. Siemano, siemano, Max Urbański, Beat Battle, trochę późno info poszło live, no bo to był spontaniczny live. To był dzisiaj to właściwie ustaliliśmy, dokładnie. Więc ciężko było, nie było czasu na to, żeby się przygotować. Dokładnie. To pytasz Michała Graczyka, skąd pomysł na ksywę? I, no, i dlaczego hip-hop? To bardzo, bardzo skomplikowana ksywa, słuchaj. No to na Rap Geniusie może być, nie? Rozwijane lepiej. Nie, w wywiadzie to wyjaśniłem. W wywiadzie to wyjaśniłem na Nuance, jeśli tam... A jest, nie? Na Instagramie masz linka do niego. Tak, mam na Instagramie podpięty link. Jakby ktoś był ciekawy zobaczyć, jak to tam wszystko wyglądało od początku, to można sobie zobaczyć. Tak jest. Będzie jakaś seria, Jurku, na kanale w stylu kulisy tworzenia muzyki, na przykład takiej trójki jak u ciebie. Jest to do rozkminienia. W sensie, że się spotykamy, siadamy, pijemy sobie piwko i robimy się widzimy, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Są takie plany, ale to wszystko w swoim czasie. No. Dajcie nam się poznać. Tak, właśnie. Wczoraj się poznaliśmy. No i to spokojnie, ile, nie? Płytę nagramy za rok. Zaraz label zakładamy. A jak? Dobra, także na razie tu, mordo, jeszcze pracy trochę potrzeba. Tak, trochę pracy, zdecydowanie. Zdecydowanie. I teraz ja wejdę sobie tutaj, bo tu mi wysyłają ludzie numery. A proszę. I są tu, i to są tu. I mamy... Ty wyobrazisz się, jak ci wezmę jeszcze innego małego Red Bullka z Nie, małego, ale tylko małego weź. Ale tylko małego. Nie, tego mniejszego, nie, nie, co? Nie, nie bierz tych dużych, zostaw te duże. Zostaw te duże dla mnie. A wy łapy w górę zostawcie, bo dalej 300 jest, nie zgadza się cały czas. A ja wrzucam numer, wy tam obsłuszcie czat. Ja właśnie patrzę, co tu się dzieje, na co można odpowiedź. Michał, uczysz się jeszcze? Kamil od Gola, pozdrawiam cię serdecznie. Ile raperzy płacą za bity? Musisz spytać za mało! Musisz spytać raperów. Raperów. Myślę, że tak dowiedzą się. Tak. No, a to nie ten... Top Secret, tu to który jest... rocznik. 96. Dobra. Wróciłem. Dobra, mamy energię do życia, możemy działać. Dobra, jedziemy. Teraz będzie rapowo. O mamy to. No były bity, były dwa czy trzy biciki. Zobaczmy, jak się rapy prezentują. Wyciszamy sobie majka, tak, słuchamy tak i jest. Zaraz do nas wracamy. Na nowo balansuję na brudnych chodnikach miasta. Niewygodne myśli zamieniam w wygodne hasła. Wybieram buty, w których miękki mi się staje asfalt. Olałem busy, cisnę kociełby nie na psach. Jestem z Torunia, gardzę wpisywanie w mapy. Mi dzisiaj wystarczy, że podpiszę swoje traki. Ty obserwuj bacznie podpis mój i bądź spokojny. Średni byłem z geografii, wpiszę na karty historii. Dosyć mówienia już w rapie, o samym rapie. Udowodniłem ci nieraz, że potrafię. Ej, dzisiaj wychodzę poza modę, stając w miejscu. Litery zostaną w głowie, a sens ich ma być w sercu. Piszę do ciebie, bo tak samo jak ty widzę więcej. Wjebany w szyby autobusu z zapłakaną deszczem. Cieszą promienie jeszcze spoza chmury. Dla nas to wszystko wiesz, że dla nich tylko bzdury. Dla mnie sufitem, a dla ciebie być podłogą. Może masz prawo wyboru i dlatego właśnie tworzę. Swoje trzy grosze włożę i niewiele więcej wyjmę. Daję z siebie wszystko, to krytykę przyjmę. Na nowo balansuję na tych samych blokach. I niech bliscy mnie wyprzedzą, nie każą się nigdy cofać. Nie każą mnie kuchować i zasiedzenie się w miejscu teraz. No i co? No i właśnie. Niby nie jest najgorzej, ale właśnie, tak... nie jest najgorzej, nie jest to taki, że tak powiem, Na pewno zasługuje to na więcej niż 333. To na pewno. To się chyba zgodzimy. Ale gościu wierzę, nie? Troszeczkę więcej agresji i pewności siebie jeszcze w nawijce. Tak. Liryka troszeczkę do poprawy, no i w sumie spoko. A ja bym beat jeszcze taki bardziej szorstki zrobił. Ja właśnie, tak, boom-bap jak najbardziej, spoko. Ale... Zresztą nie ma w tym żadnego problemu, tak. Tylko żeby był taki agresywny, taki, tak. No... Nie, jest okej, okay, ale no... Ale z flow też bym się pobawił, bo tak. Jest taka czwórka za czwórką, tak. I on tak... Ale to ten beat też tak trochę... No bo on narzuca pewnie. Dokładnie. No, można się pobawić. Także nie było źle, resk. Ale mogło być lepiej. A jak? Zawsze może być lepiej. Nie? Zawsze. Dobra, zobaczmy coś z Jurkowski.com ze strony, bo tu też Michał, co sądzisz, że Jurkowski powiedział, że wnyk jest jak śliwa na New Schoolu? Nie rozumiem. Ja też nie. Gdzie to jest? Kuba. A, tutaj.
Kuban, lufa pytanie to powinno być, chłopaki. Jest Red Bull pytanie. Jest Red Bull pytanie. Tutaj w jakich okolicznościach powstało zdjęcie z Post Malonem? Miałem okazję spotkać się z Postem na jego koncercie w Warszawie, bo grał tam support mój przyjaciel Denis Ed. No jakoś tak wyszło, że spędziliśmy razem wieczór i no, pod hotelem zrobiliśmy sobie fotę, trochę pogadaliśmy, wypiliśmy trochę wódki, całkiem miło. Także takie były okoliczności. Także spoko, nie? Tak. Ale mnie chłopaki bark napierdala, no trzymamy kciuki za ciebie, nie? Że zdrowia życzymy. Nie, no ja kojarzę Wnyka, bo ktoś tam pisze, że Michał nie kojarzy Wnyka. Ja wiem, kto to dokładnie jest, ale nie rozumiem za bardzo pytania. Co i śliwa i co i w ogóle. Nie rozumiem, o co chodzi z tą śliwą, tak. Bo składnia, zrobiłem jeden... Składnia, mordo. Tak. Po polsku bardziej. Dobra, zobaczmy, co tu jest stąd. SoundCloudik, nie wiem, za czym, czy to rapy, czy co. Wyciszam Majka. A tak czekaliśmy, czekaliśmy, nie? Czekaliśmy. Po waveformie było widać, że intro jest delikatne, tak. I nagle będzie boom, i boom nie ma. Jeszcze możesz spróbować przewinąć tam na drugi, tak, na drugą część. Tak, dokładnie. Tropa. Tu się wydaje. Tu? No. Lepiej, ale... Tonacja basu, to było no, no. Nie, tam coś, coś nie chyba gra. Fałszuje. Mi osobiście ten bit nie siedzi, nie? No, tak, no, tyle tam... mogę powiedzieć w sumie. Mix. Dokładnie. Wracamy do podstaw. Jak to MS Milligan raz mówił i to już przylgnęło do niego, do szkoły. On już po prostu po godzinie już siedzenia tutaj, do szkoły. I czegoś nic nie mówił. Pytanie do nas, czy będziemy tworzyć wspólny album? Będziemy. Tak, będziemy. Tego, nie wiem, nie czy wiadomo, w tym roku, czy... Kiedy premiera, ale na pewno będziemy. Najprawdopodobniej jakiś singiel wleci w tym mikro, roku. Somik. Ale na pewno będziemy, możecie czekać, na 100%. W tym roku jakiś singiel poleci. Coś wam szumi. Już nie szumi. Już jest dobrze. Już jest wszystko. Już powinno być tu. Ej, panowie, coś brzęczy. Już jeszcze brzęczy, czy już nie? Nadal brzęczy? Graczyk ten z YouTube'a? Tak. Nie, YouTuber. Nie. Ten YouTuber znany. Ja graczolem nie jestem, nie wiem, znaczy... Nigdy wiem, nie chciałbym być. Wiem, skąd to się wzięło, ale graczolem nie jestem. Proszę mnie nie mylić. A bo jest YouTuber taki YouTuber znany, z Kompa Teamu tam jakiś... Michał Graczyk też. Tak? Tak, jeden w jeden. To nie wiedziałem. I wszyscy tam klip do plecaka w Łodzi był kręcony, nie, w Krakowie. W Krakowie był kręcony klip do plecaka. Dobrze, lecimy dalej. Kipi poleciał i niestety Kipi jeszcze musi troszkę się podszkolić, tak. Jeśli chodzi o miksy. Gdzie ja tutaj byłem? Megot here. Wonder, dzięki za piękny, tak, soundcloud.com, Megot, dobra, o, skoro Megot może Megota kojarzycie? Tak, Megota kojarzymy. Michał z nim pracuje. Jakiś collab, ale tak niestety, tak, ale nie siadło mi za bardzo. Znaczy na początku mi siadło, ale jak dostałem projekt, to jakoś tak nie wiedziałem za bardzo, co z nim zrobić. Okej. Co my tam mamy tutaj? Graczy, kiedy tak symulator z internetu. Dobra. Megot jest kozakiem, na ten moment, mój faworyt. Na ten moment tak, zdecydowanie faworyt jest, dobrze, jest mocno. Bardzo cię szanuję, Megot, robimy dalej, podsyłaj dalej rzeczy i fajne rzeczy. Jest mocno.
biorę go i wam wyślę, bo widzę, że mordy chciały linka. Jak najbardziej. 650 osób jest z nami, 300 siedzi na krzywy ryj, to jest niewybaczalne w ogóle. Niewybaczalne. Nigdy wam tego zaraz nie na faję wszystkich wygonię i chuj. Nic ma nagrywania. Dobra. Tu też jakieś linki sypią. Pozdro 2K od Kruka, pozdrawiam. To ja. Tak. To ja wrzuciłem ludziom, żeby oni nie mogli. Żeby mogli sobie odsłuchać tego, no i co chyba pozdrawiamy tutaj. Kamila, nie? Bo właśnie Kamil napisał SMS-a, pozdrawiamy Kamila. Też jakieś rzeczy w drodze jeszcze są i myślę, że następne też będą. Będą na bank. No dobra, to na razie Megot i Heaven od tyłu. I Heaven zdecydowanie mocno. Puśćcie Rapka Banosa, kurwa, bo ja mam taki jeden numer generalnie. Nie. Dobra, nieważne. Raczek, jesteś z Łodzi? Tak, jestem z Łodzi, no. 2K też jest z Łodzi. 2K ile za bit? 5000 euro. O. Bardzo dobra suma. I super. Dobrze, dobra cena. I tak się ma biznes się kręci. Szanujmy się. Chcecie jaki dobre bity, to jaki tak program na początek, jak najlepiej zacząć? FL Studio wydaje mi się, że jest najbardziej intuicyjnym programem. Najszybciej powinieneś ogarnąć. Jak zacząć? Kurde, no kombinować. Możesz dużo oglądać w necie, jest trochę tego jednak. Ja uważam, że tutoriale na początek to jak najbardziej. Jak najbardziej. I tak, i zajawka rozwoju. Jak, tak, no. I możesz powielać to, co zobaczyłeś w tutorialu. Oczywiście nie podpisuj tego potem jako swoje, tak, ale będziesz po prostu miał zarys tego, jak mniej więcej się to powinno robić. Jak w danym gatunku wszystko wygląda, tak jest. Nie? Tutaj czego zgłosiłeś komend za spam, jak zapisałem normalnie pisoko? A kiedy on ci miał zgłosić? Jak mogłem zgłosić? On tutaj siedzi i nie ma kiedy zgłaszać. Jak nie mogłem tego zrobić, mordo? Ha, zgłoszę gnoja. Jeb go. Zgubiłem telefon, nieważne. Do jego telefon w ogóle nie spinajcie się z Igiem, tylko róbcie hity, dobrze. Nie, tak, to już jest sprawa zakończona. Lecimy. Jedziemy dalej. Dobra, lecimy, Michał, lecimy. Kopka teraz ode mnie coś z fanpage'a, zobaczmy. Melodia spoko. Generalnie jak najbardziej w porządku, tylko za dużo kompresji, to wszystko jest płaskie i ciężko się tego słucha. Nie ma przestrzeni w miksie. No, dokładnie. I dynamika taka jest trochę utracona. Nie biorąc pod uwagę miksu i masteru, to spoko, ma to potencjał. Tak, gdzieś ta melodia jest spoko. Dobrze, zacznę się dropić. Tak, jeszcze dalej. Nic się tutaj już więcej nie zmieni chyba, nie? Warstwa melodyczna jak najbardziej okej, ale mix master trochę zepsuł odbiór. Co sądzicie o bitach Steeza z problemu? Steez jest geniuszem. Jest naprawdę mocnym gościem. Jest mocnym robi gościem. Robi zupełnie coś innego dokładnie, niż totalnie swoja chyba stylowa Art Brut. Był samplowany na tylko polskich samplach oldschoolowych, co moim zdaniem było genialnym pomysłem. Wyciągnął z tego bardzo dużo. Nie, Steez jak najbardziej props, ogromny. Prosto. No dobrze, to i propsujemy też ziomka za ksywkę Mrówkoja. Tak, bo oryginalnie. No. To oprzekreślone też jest kozak. Wszystko tutaj tak, pasuje. Spoko. Dobra, jedziemy do Michała teraz, coś, zobaczmy. Friendzone brzmi ciekawie, no dobra. Te sprawy. No zobaczmy.
nic nie zadużycie. Ja bym tutaj dorzucił więcej melodyjek generalnie, tak, bo tutaj są same chordy cały czas lecą, a ale generalnie by było fajnie, że to nie jest kolejny chamski trap, tylko coś innego. Całkiem fajny vibe, tak. No. Trochę lepiej miks, to byłby lepszy miks i super. Damy łapkę w górę trzecią, normalnie. Damy, damy. Tak, Kamil Stark, mój imiennik, no, pozdrawiam cię serdecznie. Mój imienniku. Pozdrawki zrobimy, niech ma mordę, nie? Pozdrawiam. Elo, pedało bez talentu muzycznego. Pozdrawiam ciebie również. O jest. Co sądzicie o bitach w stylu Cartiego? Ja się jaram, zupełnie nowa stylowa, niby dalej trap, ale Pierre Borne wjechał z czymś zupełnie innym, tak samo jak Ronny J, props. O Jezus, Ronny gracze, J, kiedy coś nowego wleci od ciebie? No myślę, że najwcześniej to na płycie Kękiego pod koniec marca. Nie, no jak chociaż może być jeszcze... Epka ze Szpakiem będziesz jednak. A, no to... To chyba to niedługo, na początku marca. Waka normalne. Nie będziemy już poruszać tematu Zigim, to jest temat nie na za bardzo no, tutaj. No, zostawmy. Dokładnie. Życie, to są czasami sprawy tak prywatne i... Artur Gliński, proszę bardzo. No to proszę Fena. Bardzo, jedziemy. Zobaczmy. Patrz tego! Megot. Megot już był i to właśnie nie, Megot, wiesz co? Ile można? Ile można, Megot? Ile będziemy słuchać? Jesteś super, ale daj spokój, tak. Nie będziemy ci głaskać. Pa, Heaven też już był, proszę. A tu jest to samo? Chyba to samo. To samo klikasz, właśnie. Nie, no możliwe. Dzisiaj produkcje trzy rapy też. Rapy też mogą być, dawaj. Jurkowski strop za istotny, niech mówią. Na YouTube. Nie wrzucam linku, bo od razu leci jako spam. No dobra, może znajdę cię. Istotny, niech mówią. Jurek, teraz mi skoczy na chwilę po telefon. Z tej kamery leci, nie? Tak, z tej kamery. Z tej YouTube mamy. Inny istotny, niech mówi. Proszę, niech mówią. Dobra. 7 wyświetleń, czyli rapy. 7 wyświetleń i bitki, rapy. Mogą mówić mi, jaki mam rap robić. 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 Mogą mówić mi, jaki mam rap. Mogą mówić mi, jaki mam rap robić. Ale swoje zdanie mogą sobie w chuja włożyć. Nie po to wypływałem ciągle na szerokie wody, żeby słuchać co do powiedzenia. Mam teraz płotki. Teraz moje styl wpływa na te szare bloki. Nadaję kolor i to widać, że to dobre kroki. Powiedz typom, że tuterem przejmuję istotnie. Zjadam raperów, a ciągle jestem głodny i chyba tu muszę ich zwolnić. Zwolnić ich muszę jak na drodze. Stop, dla mnie to kotki, nie koty. Więc wypadł to kurę, ty siop. I co? No, nie mój lot. No mój też średnio, ale... Istotny, zaczynasz numer, ktoś to fajnie kiedyś powiedział w podsumowaniu miesiąca, nie pamiętam kto, taki mądry gość był i powiedział, że jak nie jesteś nieznany, to pierwsze cztery wersy o tobie już... Dokładnie i ktoś może cię wyłączyć najgorszym, po co może wersach być, jak jesteś świeży w rap grze i słyszę tekst, zjadam rap grę albo to będzie mój rok. Tak, bo albo wjeżdżam na... Pokory. I że masz 13 wyświetleń na wieży, że ci coś źle o mnie mówią, mogą pokory sobie w chuja wsadzić opinię, jak jeszcze żadnej opinii o tobie nie było, mordo. Nie jest zdrowy. Więc jeszcze trochę pracy przed tobą, nie. Pyk. Tak, mogłeś dać łapkę w dół. Mogłem dać? Nie będziemy tacy. No, ale łapka w dół jest lepsza niż w ogóle nie danie łapki. Tak. Tak na algorytmach tak to działa, że no w sensie, że samo aktywność już jest, mogliśmy dać, nie? Coś nie by było. Linki oznacza jako spam, ziomki, weźcie, wyślijcie coś. Ale musisz sobie poradzić sam. Widzisz, dokładnie. My tu siedzimy. Różne zrobimy kanały, dokładnie. Różne drogi, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Masz opcji, sporo, gdzieś ci się uda trafić, tak, na pewno, nie? Dobra, lecimy teraz stąd. Był Resk, był Megot, Sharp. Siemano, dzisiejsza premiera, PTW, pozdro z Mielca. Panowie, czy do was się można odezwać po ewentualną radę do bitów? Jasne. Piszcie na fanpage, piszcie na fanpage, ja zawsze staram się pomóc jakoś. Jak nie piszecie bzdur, to zawsze. Dokładnie, jak nie, zawsze jak, z jesteś, pogadam. Jak nie napiszesz bzdury, to na pewno dostaniesz odpowiedź i jakoś ci pomogę. I Sharp wychikł czasu, produkcja Shadow. O, Shadow, proszę bardzo. Dobra. 170 wyświetleń, proszę was. Wyciszamy Majka, słuchamy numeru i za chwileczkę do was wracamy. Thank you.
zaniku czasu, bo zmiany lepsze są. Ukrywał smutek, dziś widzi tylko blask. W deszczu rozświetla nas, aj, droga, odkryty głaz. Już on się łapie za mną, miejsce w dżungla to jest bagno. Kto w nie wpadnie, wie, nie jest łatwo, choć kumple kilku mam. Kilku podzielił plan, skąd biorę taki stan. Wiem czego chcę, więc trwam. Chcę hajsu, by być tam, gdzie inni mogą marzyć. Chcę życie przeobrazić w stan, który da mi azyl. Ludzi bez dwóch twarzy znać. Zanurzyć ciało, utopić złe nawyki. Otworzyć oczy, zrozumieć sens optyki. Ile mogę chcieć, ile mogę mieć, nie wiem. Ile jestem w stanie dać sam dla siebie. Bo ilekroć da innym, to nie zwraca się nic, nawet szacunek. Już nie liczę na wasze wsparcie, obrałem własny kierunek, yeah. W końcu widzę więcej, czuję więcej, mogę więcej, wow. Każdy żywioł budzi się we mnie, czas rodzi szczęście, yeah. W końcu tąpam do ziemi. Kurde, jakiś chaos taki, co? Chaos jest straszny. A nie wiem, czy to ze względu na mix, czy... Chyba mix leży też trochę i ale jest no za tak dużo tych beat efektów. Super. Bez wyrazu, o. A beat naprawdę. Dla mnie, jeśli chodzi o mnie, bez wyrazu. No, takie pusto. Pytanko do Michała, no? Graczyka. Beat dla Sławów na nową płytę będzie banger? Będzie, ja słyszałem, Michał. Będzie... O, straszny banger. Będzie mocny w chuj, trochę tam nie... gość zepsuł wszystko, ale to dowiecie się w swoim czasie. Ciekawe. Ciekawe. Będą disy, będą bify. Ale jego zwrotkę, dwóch Sławów zwrotkę aranżowałem jakieś 10-15 minut, ale... gościa zwrotka była po prostu nie do zaaranżowania, zostawiłem to wszystko już w pizdu i po prostu... Ale nie, numer jest z banger, ja numer słyszałem. Numer jest spoko, super. Ale możecie to się zawieść ostatnią zwrotką, tyle mogę powiedzieć. Kamil napisał, okay. Że Kamil, Graczyk i Shadow niebawem... Sorry, Graczyk, zapomniałem ci powiedzieć. O, Kamil coś napisał. Tak, jakiś kolabo z Shadowem będziecie mieli. O, super! O, super, bardzo fajnie. Shadow, super gość, kocham jego muzykę. Cieszymy się. Co tam jeszcze mamy? Dobra, jedziemy to dalej. Może lecimy dalej. Tak, szarp, jest. Szarp, no tak... Przekombinowane. Wpiszcie bałagan type beat, bo mi kurczę oznacza jako spam cały czas. Pozdrawiam was, pozdrawiamy ciebie, nie wiem czy będzie. Nie ma czegoś tak jak bałagan type beat. Tutaj kiedy można on się robi spodziewać, takie różne bity, że... Kiedy takie... można się spodziewać Boruto. Boruto powinno być już niedługo, materiał zamknęliśmy, także na dniach powinniście dostać info co i jak. Czekać, bo warto. Czekać, to jest to co mi goście wysłał prawdopodobnie. Psychodela jakaś. Jedziemy. Ja palce wchodzę do mody. Myślisz, że jesteś kolorowy. Barwny, tak, że mało słowny. Wchodzę do kwestii. No i tego, właśnie, tam, tutaj. 20 sekund wystarczyło, tak. Sorry, ale jeszcze nie. Jeszcze ćwicz, ćwicz, może jeszcze... Tak. Coś się z tego uda zrobić na razie. Jak fajnie jest gości zapraszać, że ja nie muszę zawsze tego mówić. Tego mówić. Wiesz, tak siedzę 3 godziny, stary, gadaj. Przyjeżdżając właśnie do ciebie zastanawiałem się, czy być miłym, czy być po prostu szczerym. Szczerym. Dochodzę z założenia, że szczerość jest zawsze najważniejsza. Oczywiście, ludzie to kumają, się nie obrażają. No nie wszyscy, no myślę, ale... że się obrażają, ale... Pytanie do 2K. Co sądzisz o całym beefie? To nie jest mój biznes, co mam o tym sądzić? Nie obchodzi mnie to. Jak dla mnie to jest śmieszne po prostu i tyle. Beef cały? Tak. No ja już 4 miesiące temu już się odłączyłem i nie wiem, co się teraz dokładnie dzieje. Ja zupełnie nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo to lata mi, prawdę mówiąc, więc niech sobie robią co chcą, to jest z boku, więc nie dla mnie. Niech się kręci biznes. Lecimy, następne rzeczy. Drugą zwrotkę na słowach mógł zajebać Kękę, Jarecki albo Sariusz. Tacy są goście, to kto? Obstawiam Jareckiego. No nic nie będzie mówił. Na pewno nie Kękę. Się zobaczy. Tyle mogę powiedzieć. Się zobaczy. 85 komentarzy, proszę ciebie, u ciebie. Wow. Michał, jakbym był kobietą, zrobiłbym ci gałkę. Ale nie jesteś, kurwa. I co, i obiecanki, cacanki. No właśnie. I co teraz? Dobra, lecimy. Kotoś, No Limits. Nie przyjmuję się, iż niczym i odpalam furę. Jadę sobie z ziomalami, jak ta winda w górę. Yeah. Odpalam głośniki, leci rapa i tak jest.
Kiedy lecimy, to nie tylko trasę. Kiedy pijemy, to tylko jasne. Kiedy walimy, to nie tylko kapcie. Jak się smucimy, to tylko czasem. Nerwy goimy i leczymy basem, je. Mamy taki plan. Zobaczę, co da los, resztę wezmę sam. I tak gram, stary, dalej jebać gras. Lepiej nalej, lepiej gram. Jebać talent, czy go mam? Nie wiem, ale wiem, że mordy te same ciągle mocy mi daje to. Nie wiem, co będzie dalej, ale dzisiaj to jebem, bo nie mamy limitu, jedynie to pełny bak. Limit 60 litrów to jedyny, jaki dziś mam. Chciałbym jechać w nieskończoność, po drodze zgubić kamulce. Lecieć tak wysoko gdzieś, gdzie coś jest niczego skutkiem. Może nie mieć wszystko to, czego możemy chcieć. I chcemy mieć to wszystko to, czego nie możesz mieć. A chcieć to móc, a moc chcesz. O, włączę Majka tylko, co? Dla mnie trochę za bardzo hip-hopowe. W ogóle, że to jest alter ego, nie? Że to jest tak, od KN-a i takie, KN-a. Kurde, trochę takie... przyśpiewki, takie Arkanoego trochę flow. Dla mnie za bardzo cukierkowe. Nie, trochę nie tak, cukierkowe za bardzo, zdecydowanie. No, nieładnie tak gadać na ucho w towarzystwie prawie 700 osób. Nie gadamy na ucho, wyłączamy Majka po prostu. Chcemy, żebyście po prostu wszystko dobrze słyszeli, więc no, inaczej się nie da. Dokładnie, luźnie, da się uspokoić za je kurwa bistę, Michałek mówi. No to pięknie. Dodałem linka do Olfen i wyskoczyło, że spam. Robert, no, co ci poradzić? Tomp czy Bedi? Według mnie BDS go rozjebał, no i... Krótko. Tyle, no. Jednego i drugiego średnio trawię, ale BDS... BDS go rozjebał, tak, no i tyle. Zdecydowanie nie ma o czym dyskutować w ogóle. Bardzo dobry diss. Muszę ich posłuchać w końcu, kurwa. A to nie słyszałeś? Nie, jakoś tak urodziny nie ma czasu miałem. Na hip-hop. No, co się to co, z Nextem jedziemy? Jedziemy z Nextem. Kotoś takie to było zbyt cukierkowe. U mnie weszło. Dawaj, odświeżmy, zobaczmy. Tu odświeżę też Olfena. Zobaczmy, co tam się dzieje. I tu mamy, pytanie tu mamy do Olfana, kiedy coś na tego z Mirą. Dzisiaj. Dzisiaj, właśnie. 21, bądźcie czujni. 21, 22 jest nowy kawałek po polsku. Na moim bicie. Z materiału, na którym też prawdopodobnie będzie Romański, będzie Tukej. Będzie coś jeszcze z śmietą. Będzie fajnie. Będzie taka super. Mała epka po polsku, będzie tylko super. Po polsku. Tak, dokładnie. Banić 4, jasne, będzie z Malikiem. Z Malikiem mamy bardzo dobry kontakt. Mało rzeczy ode mnie mu siada, ale jak już coś siądzie, to jest zawsze jest hit. Więc kilka rzeczy będzie, no. Nawet ja bym rozjebał Tomba Dissem, Max Urbański mówi. No tak każdy mówi przed telewizorem. Zrób to. Zapraszamy do nagrywek, nie? Mój dziadek zawsze mówił, że najlepszy jest i on by w piłkę lepiej grał niż ci, co tak, standardowa gadka. Graczyk, robiłeś beat dla Bediego, a teraz mówisz, że go nie trawisz. No... Wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Po prostu się trochę nie dogadaliśmy. Co tam dalej mamy? No tak bywa, nie? Z muzyczki, dokładnie. Dobrze, lecimy. Blind Scream, Lumos, ale nie wiem, gdzie to będzie. Alko, ukryty bicik ode mnie. Konrad Gałęzia od ciebie tutaj. No dobra. Konrad, dawaj. O! Jest i ten Boken. Boken super chyba rzeczy robi z tego, co pamiętam. Zobaczmy. Wyciszę Majka. Toronto, czy tych klimatów, to by mogło się zdać. Spoko. To jest beat, który ma bardzo mało w sobie, ale potrzebuje artysty, który wykorzysta jeszcze wokal jako kolejny instrument i nada fajnego vibe'u. Spoko. No ciekawe brzmienia, fajnie zrobione i fajnie pokombinowane też, tak, to nie jest nudne, nie? Tak, spodziewałem się takiego banger alert, ale bo okay, fajnie, ale że też robi sobie inne klimaty. Jest okay, tak. To brzmi dobrze, nie? I wszystkie dźwięki dobrane, bardzo fajnie. Jurkowski, co sądzisz o Alkomance? Nie słucham, pozdrawiam. Aha, i krótko.
A i krótko. Nie, nie, gdzieś tam sprawdzam jakieś rzeczy, ale nie mam, nie jestem jakimś tam wielkim, ale nie mam czegoś takiego, żebym nie lubił albo miał hejtować. Jedno im trzeba przyznać, zmienili naszą scenę w dużym stopniu, bo to oni jakby nie patrzeć piersi weszli z takim totalnie jakby na wyjebce robieniem trapu. Tak, i potem dopiero to poszło, nie? Wiesz, no i dlatego to mi w ogóle oni piersi podeszli do muzyki, do hip-hopu jako nie tak bez wczuty, pijani, naćpani, nagrywali jakieś numery i to potem przeszło i zaczęło się rozrastać, także... Alkomańc wielki props, ja też już nie słucham, bo tu nie mam 18 lat, żeby słuchać, ale jak najbardziej propsuję. Koldi super też zawodnik. No z tym wejściem w trapowe rzeczy faktycznie trochę może oni tak byli być. Pierwsi, mi po prostu znaczy, to od początku mi to nie siedziało i tak no, dużo działali. Usta i guściki, nie? Ale mi chodzi o to, że na pewno mieli duży wpływ na ale to, ale jak z tym to ruchem, no, no. To propsik, bardzo dobrze. Niech się dzieje. To było od ciebie, czyli co, Bokem wjechał. Bokem wjechał, u ciebie to fan też bierzemy, no. Tak, 38 komentarzy tu mamy. Blindskin, czekaj, tak jakoś dziwnie tu jest. Nobody lucky na SoundCloudzie, dobra, tak go znajdę. Okej, okay. Oni obchodzą ten spam linkowy chyba. No chyba omijają go jakoś, tak. Nie? Dziwne, bo to chyba Facebook musi coś robić. Tak, chyba za dużo linków poszło po prostu naraz, wiesz? Nobody lucky, snippet. Myślę, że to będzie to. Zobacz. Co on tu napisał? Jeszcze zobaczę. Nobody lucky. SoundCloud zapraszam. No to jest dobra, no to jeśli to jest to, no to... Sample z Pipa. Tak. Chcę mieć przestrzeń, w której moje życie zmieni się na lepsze. Jebnąć maskę w bok, bo sam tu jebnę. Widzę smutny blok i idę przez sen. Czuję się jak Eren, bo czasem sobą nie jestem. Zbijam znowu jazzik i tak łatwiej jest, wiesz. Tracę ręce, nogi i tak mogę wiecznie. Łatwiej jest mi wtedy wylać z siebie wiersze. Oni niepewni, że coś tu ugram. Choć powiem mała, że prościej trumna. Jak zrobię złoto, to nie bądź dumna. To tylko szczęście, że się nie chrysza. Jest potencjał w tym. No mówcie, bo nie było Majka. Jest potencjał tak. Jak najbardziej. Gdybyś bardziej wyciągał głos i twój miks byłby lepszy, to no. Podejrzewam, że mogłoby coś z tego być, ale tak, w dobrym kierunku to idzie. Nic nie pewności siebie w tym, nie? Więcej agresywnej nawiki. Dokładnie. Jeśli chodzi o mnie, no to podobał mi się ten numer, nie? I tyle. I krótko. No. Michał Graczyk spoko. Króciutko. Jak najbardziej spoko. Michał Graczyk podobał się. Tutaj co masz w tagu, bo nie mogę zrozumieć wielkich, z wielkich, żebyś widział. A co mam w tagu? W tagu mam tutaj jest Madness, nagranego od danego seta. Michał, długo siedziałeś nad Freezem, z Freezem nad bitem do Voler. To jest bardzo stary beat generalnie, ja nie wiem jak to się stało, że on powstał, że on wypłynął w ogóle. Freeze chyba to ogarniał wszystko. Dokładnie tak, Just Hubie, 2K, it's a madness. I tak to właśnie wygląda. To jest. Co my tam mamy? Herwej, numer o składzie dla składu, miłego wieczoru ku panom życzę. Numer o składzie dla składu. No zobaczmy. Sprawdźmy. Herwej. Kto ci nagrywał taga, Graczyk? Ekipa od... robienia tagów właściwie. Ekipa od robienia tagów... od... jak on się nazywa? A8 Mafii. Od A8 Mafii. Ta sama ekipa, która robi tagi A8 Mafii. Ta sama ekipa, która robi tagi A8 Mafii mi robiła beat. Nie pamiętam jak gościu miał. Beat tag. Beat ci robiła. Pod nawijką. Robiła mi taga. Dobra, idź tam, mam X euro. Harowej. Jedziemy. Euro to skład, euro to gildia, euro to ład, latam jak wilga, euro to kład, szybki jak wida, bez żadnych strat, my to rodzina, euro to skład. No i co? 26 sekund wytrzymaliśmy. 26 sekund wytrzymaliśmy, chyba no duże nie da rady. Bardzo wymowne jest to 26 tak. Sekund, nie? No niestety. Ciśnij dalej, mordo. Może jeszcze ciśnij dalej, dalej, mordo. Ciśnij dalej, mordo. Ciśnij dalej, byku. Byku, ciśnij dalej, nie przejmuj się hejterami. Początki bywają trudne, może się za 2 lata okazać, że będziesz najgrubszym zawodnikiem, także... No ja na początku jak wysyłałem bity jakimś producentom stopki, to też mówili, że nic z tego nie będzie, że jest chujnia. Tak, generalnie odpuść sobie. Generalnie jestem, teraz mam wrażenie, że w topce, więc kurwa no... Trzeba cisnąć. Tak jest. Trzeba napierdalać. Nie wierzyć w siebie zawsze i do celu. Po jakim czasie zacząć udostępniać swoje bity, a...
Franek Wiki, właśnie sprawdzane są. Właśnie za wcześnie zacząłem to robić. Uważam, że gdybym trochę bardziej poczekał, być może te pierwsze bity, które ludzie słyszeli, byłyby lepsze. A, żeby wytrzymał jeszcze za szybko. Tak, że wiesz, ja zacząłem to robić 3 miesiące i zacząłem to wrzucać. Mhm. To było trochę bez sensu, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, żeby brzmiało to jak gówno. Mhm. I wolałbym to robić do szafy, no ale zacząłem dość wcześnie. Coś z plan B. Tak, mamy bardzo dużo razem z Michałem, bardzo dużo na płycie. Około 10 jakoś numerów, coś w tym stylu, więc będzie tego dużo. Gdyby nie produkcie Graczyka, dawno byłbym za niełkami. Uratowałeś komuś życie. Widzisz? Ja się z tym czuję. Nie ma problemu, byku. Semor mówi, że muszę słuchać. Można wysłać bity do sprawdzenia dla was? No, generalnie jakbyście... Masz w opisie, gdzie wysyłać i tak dalej. Masz nasze fanpage'e. Mogę jeszcze coś powiedzieć? No oczywiście. Ale rękę podniosłeś? Podnoszę rękę, chciałbym coś powiedzieć. Jeśli jest tu jakiś utalentowany producent, to ślijcie oczywiście jakieś próbki na fanpage'a czy tam Instagrama i jak to będzie coś dobrego w miarę, nawet jakaś melodia czy cokolwiek. Coś, co to, ma potencjał? Coś, co ma potencjał, to będziemy działać, nie? Tukaj bardzo, tukaj spoko mordo z ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję. I słuchamy, Semor, Bitowa Policja. Said you ain't fucking with these other guys. Hope you ain't lying, cause I'm on the rise, yeah. All I need's a bad thing to keep me company, yeah. Let me kiss your lips. Super. Nie, ale taki chyba charakter jest mega. Zajebiste, ja się... Ależ nam się spodobało! Top 3. Tak, razem z Heavenem i z Megotem. Nie, tak? Z Megotem, top 3, super. Ja jak tego słuchałem, to aż odpłynąłem, nie? Tukaj jak jest mały... Tukaj jak jest mały kacyk po wczorajszym? Nie wiem, kto to jest, ale nie, kaca nie było, obudziłem się jeszcze pijany, także... Także o co chodzi, nie? Tak walczymy z kacem, nie? Dokładnie. Kimkolwiek jesteś, pozdrawiam cię serdecznie. To jest. Semor, dziękuję za propsiki tego. Mocne jest. Bardzo, bardzo, bardzo. Semor, ale mieliśmy się pytać, bo jesteś tak, tutaj. Wokal, czy to jest twój właśnie, wokal? Właśnie, czy to jest twój wokal, czy wykupiony, bo super to płynie i zastanawialiśmy się, czy to właśnie twoja produkcja, kupny wokal. Jak to wygląda? Napisz nam, proszę. Ciekawie. Przedstawcie się, bo nie wiem, który to który. Michał Graczyk, Tukej i Olfan. Proszę. Chyba, że wolicie po imionach. Olfan, nie Olfen. Olfen też kiedyś, ale zmieniłem stylówkę i An. Końcóweczka jest nowa. Okej. Ale spoko. Panowie, po ile zacząć skasować zabite? No, jeśli dopiero zaczynasz, to rób to jak na jak najmniejszych kosztach. Nie mówię o tym, żebyś oddawał za darmo, bo ceń się, ale... Ale też nie można, to będzie, trzeba wyważyć, to, nie? To będzie powolutku rosło razem z swoją marką i... Tyle. Graczyk, to co zrobiłeś z Kękę rozjebie jak ja pierdolę. Nie puszkaj tyle. Semor odpisał. Może dzieci nas oglądają. Semor rozjebie, odpisał, znaczy rozkurwi... Znaczy, ja nie znam innych słów. Nie znam ładnych słów. Tylko jak masz na imię Kamil. Kamil. Oh, yeah. Ja mam na imię Michał jak coś. Jakby co? Ale to mogą nie wiedzieć, nie? Tego. Olfan, nie. Olfen. No fajne porównanie. Ja też... Ile mi zapłacisz, żebym zagrał na twoim biciach? Nie wiem, do kogo to było pytanie. Poczekam, ten graczyk już poluje na kolejnego Red Bulla. Kurde. Kusi. No tak kusi.
Szarb był, Wojciech Buchar był, Semor był, Ejten, hej, Luzak ode mnie i Megota, pozdrówki, Ejten, ale nic tu linka mi nie wysłałeś. Właśnie, nie mamy linka. Piekarz, dawno mnie nie było, hej, pozdro Jurek i ekipa. Oho, mamy piekarza, słuchajcie, to jest raper, który wysyła kawałki, ciekawe czy wysłał teraz. Gdzie można posłuchać waszych bitów? Ja generalnie bitów do słuchania nie puszczam ze względu na to, że boję się, że ktoś to skopiuje. Ja również dokładnie i tak dlatego samo. Bezpośrednio do, tak. do raperów tak. śle i nie ma nie graczy, można nic Red Bull ożerca. Red Bull, o kurwa, bywają czasy, że potrafię wypić po 10 Red Bulli dziennie, więc... Bardzo niedobrze. To niedobrze, chuj. Serduszko, chuj, to jest niedobrze. To serduszko przed 30. No umieram zaraz. No właśnie, bez sensu. Chuj, coś tam zrobiłem, mogę umierać. Mogę umierać. Tukaj, czy znasz Polsk? Tak, znam. Tukaj i Michał, kiedy nowy kawałek, kiedy kawałek z Kwebo? Niedługo. Oj, bardzo niedługo, słuchajcie, czekajcie, będzie super. Będzie tak dobrze. Jest, będzie super. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy? Piekasz. Tak. No dobra. Zobaczymy, co, nam, zobaczymy co upiekł. Dawaj, upieczemy jakiś chleb, byku. Jakiś chlebek, nie? Ciągle nie wiem, czy widzę coś więcej niż świat. Mówię sobie zawczas, żebym uciekał, póki mam czas. Ja bądzę tu non-stop, myśli mnie męczą. Patrzę sobie w lustro, chyba to ciemność. Pierdolę przeszłość, demony pewnie w końcu mnie zerzą. Hej, hej, pięknie to wszystko wygląda z boku, kiedy przyglądasz mi się co dzień. Sam pewnie wieczorami, nie wiesz, czy widzisz w tym wszystkim sens. Ja ciągle mówię do ciebie, daję ci rady, że żebyś uciekał, zanim to wszystko porwie już się i nie będzie tu mnie, nie. Na. No. No. Na. I co? No i co? Na. 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 List. Smuta. Sprawie Sulin. No trochę. Też myślałem, że 2 KHH pozdro wariaty. Filip, wstawaj, bo ci gracze Red Bulla podpierdzieli. Tukan, tuki, ptak. Aha, tukan, taki, ptak. No ten numer, co teraz poleciał, to tak średnio mi przypadł do gustu. Ale wam powiem, że i tak jest duży progres, bo piekarz wysyłał wiele numerów takich, że po prostu siedzi przed klawiaturą i nawija na żywo, bit leci z głośników jakiś i on nawija na żywo i to już w ogóle nie było. I mu powiedziałem, żeby się przyłożył, żeby coś zrobił lepszego i zrobił. Ale no dalej jeszcze nie ma tego jebnięcia. Tukaj, to ten, co pytał o kaca, to ten, który z ziomków, co wczoraj tańczyliśmy. Z którym ziomkiem wczoraj tańczyłem? Nie przypominam nie, sobie. Nie, tutaj raczej jest ja nie tańczę, heteroseksualny tak, i nie tańczy. Nie tańczę z facetami, mordo, zupełnie chyba, nie wiem, o co ci chodzi. Tańczenie o melanż, po prostu, że melanż. Graczyka będzie tak, coś z TD? Graczyka tak na poważnie, UKS czy Widzew. My nie kibicujemy, nie interesuje się za bardzo piłką nożną, więc... A będzie coś z TD? No, śmiem wątpić. Gracie ale... wleci coś takiego zajebistego jak Lunatyk, no na czeluści, chyba czwartym woluminie myślę, że coś przygotuje na ten, na tą, może z Olfanikiem, proszę bardzo, ze mną, jak będzie bardzo chętny. Ze mną. Już mamy to również. Wypracowane, ta. Nawet w trójkę możemy to zrobić. 2K gra w gry od 2K, nie wiem jakie gry wydaje 2K poza NBA, ale w NBA jestem kiepski, niestety. No jaka jest obecnie, katujecie, często słuchacie. Czego słuchacie? Czego słuchamy? O, właśnie, to jest najgorsze, że słucham tylu rzeczy, a jak ktoś mnie o to pyta, albo mam coś włączyć, czego to... słucham. No, ale ostatnio, dobra, to czego słuchaliśmy w samochodzie teraz? Mixtape Rony J. Ja to słuchałem Rony swoich bitów. Egocentryzm. Ja nie słucham niczego oprócz siebie. Czym się ostatnio tak mocno zajarałem? Myślę, co z albumów, bo bardziej albumami będzie mi łatwiej wymienić. Co wyszło ostatnio? Tutaj skąd znasz Post Malone? No mi najbardziej ten mix, ten album Rony J. Mieliśmy okazję się poznać podczas jego koncertu w Warszawie. Spędziliśmy razem after, popiliśmy trochę wódki, okazało się, że bardzo spoko gościu i w takich właśnie okolicznościach, już mówiłem zresztą. Tutaj dopierdol takiego bita jak u Szpaka Król Lew, tylko jeszcze bardziej wyjebiastszego, da radę? Mordko, pewnie, że da radę. Dobra, łapię następnego ziomeczka. I tam patrzeć na czat. Dobra, patrzmy co tam się dzieje. Co tam ludzie piszą. Tutaj metro czy Southside? Metro, ze względu na wiek. Skąd czerpiecie inspiracje na nowe pomysły? Z życia. Z życia, dokładnie. Ile tu osób teraz generalnie jest? No jest 700 coś. 720. No, 720. Sporo, nie? Fajnie.
Miło. Będzie coś z Guziorem? Siemano. Na razie nie ma takich planów, ale generalnie jestem otwarty. Michał chyba z Guziorem. No ja miałem coś tam, jego producent się do mnie odezwał, ale wziął bity i zero odzewu. Być może. Utrzymujecie się z muzyki. Owszem, tak. Tukaj nie nagrywaj ze Szpakiem, wyjść ze Szpakiem. Po polsku, mordko. Po polsku. Diablo. Dobra, słuchamy. Nie, no, słuchamy, no właśnie, słuchamy, nie będziemy tutaj wiecznie gadać. Jest. Rafi robi rap. Holy shit. 200 BPM-a. 200 PLN-a. 200 zł, okej. 200 BPM-a. 200 BPM-a. No. Zamyślisz, co tu się będzie działo. Co tu się będzie działo. No i teraz będzie tylko krótkie pytanie. Czy dałbyś 200 za ten bit, czy nie dałbyś? I tak, o, i właśnie. Ocenimy go. Tak go ocenimy. W tej kategorii, dobra. Tak go ocenimy. Wyłączam Majka, słuchamy, oceniamy. Tak, wy też na czacie. Czy płaciłbym, czy bym nie... Dobra, Byku, dawaj numer konta i kupujemy to. Ja bym ci 200 Big Maca normalnie tylko za to rzucił. Płacimy. Byk, no i ładnie. Kolej no chipsy w dodatku i super. Bo troszkę inne to było, nie? Tak. Tak, mi się w chuj siada. Inne, i... Tak, zdecydowanie inne. Gdybym był raperem, to bym kupił. Tam wrzuciłem bicik do przesłuchania. Miki, dobrze, sprawdzę. Sprawdzamy to. Zewsząd, sprawdzamy. Dokładnie. Rzeczy tak naprawdę. Także wiecie, staram się dogodzić wszystkim. Idźmy, dobrze, lećmy od tyłu teraz. Było z którego tu... bitu jesteście najbardziej dumni? Ja chyba z Gustawa. A ja z tych bitów, które jeszcze nie wyszły. A ja z remiksu Roya Woodsa. Nadal. Tam jest jeden taki mocny. 110, nie 80 komentarzy mam. Witam, coś mi powiedział o kawałku mojej mordki. Jestem bardzo ciekaw twojej opinii, pozdrawiam. Hubi, grać już kiedy na Big Maca? Jutro, co? Mordko. No jak to kiedy na Big Maca? Jutro, albo jeszcze dziś. Zaraz po drodze. Albo po no name od razu. Hubi, znowu, zobacz, jaki zbieg okoliczności. Kojarzycie? Nie, to jest nasz koleżka tutaj, Hubi. Ale Hubi to jest producent, a tutaj jest jakiś raper z tego. Boże się moją betą. O, beto. Zapowiada się noc. Przewózka, wjeżdżamy w to. No dobra. Następny. Hubi, to twoje swag tańce i w ogóle to wszystko, no nie, tak nie, sztucznie, nie, no sztucznie, to, czuć, że to tak na siłę troszkę. Taka przewózka. Dziwaka, słyszałeś kawałek... UFO. Jak ci siada? Tak, lubię, ale jaki kawałek? Który? Generalnie UFO, tak jak najbardziej siada mi. Dobra, 119.
15 komentarzy. To jak leci ten kawałek, oni to słyszą? Oni to słyszą u siebie. Który? Na YouTubku. Oni go słyszą u siebie to z taką samą, jak mówisz, jakością jak my. Wydają, kiedy nowości od Yamiro. No dzisiaj, dzisiaj wieczorem. Dzisiaj 21. Ja mogę coś puścić, jakiś swój beat teraz na przykład? Jak jeżeli ma, ale masz, ale to byś musiał mi linka, tym na Facebooku. No, na Facebooku wyślij linka, to... A co to będzie za beat? No taki kurwa, nówka sztuka. Nówka sztuka nieśmigana? Tak. Nieśmigana. Jeszcze nigdzie nie poszło? Nigdzie, nigdzie. Nigdzie. Będzie taki sneak peek. Zarawamy... jestem teraz? Jesteś cały czas. Puścimy wam beat, który zrobiłem ostatnio z takim mało znanym producentem Rutkowskim. A nie, a Rutkowskim. I kurwa, myślę, jest rozpierdolem i teraz ja czekam na waszą ocenę, nie? Dobra. O, właśnie. O. Ładnie, ładnie. Proszę bardzo, teraz wy będziecie mieli okazję ocenić. Tak, tylko muszę wejść na rozmowę. Będzie skip i chuj. Skip. Dobra, przełam, skupcie się. Zamknijcie oczy, kiedy do Ety, Michał. Sprawdzamy cały czas. Słuchajcie, słuchajcie, teraz leci beat od pana Michała Graczyka. Już masz go? Piszcie, że jest chujowe i że jest super. Mi? Tak. Piszcie, że jest chujowe i jest super, co ja pierdolę w ogóle. Nie wiem. Posłuchajmy. Chujowe nie słuchałem, to masz mówię. Dobrze. Wiesz, że w tym momencie dałeś mi pełny dół na nut. I Josi się obraził i mówił, że on generalnie już wychodzi, on już wychodzi. Kurwa, wszyscy mnie ścisnęli, ja idę. I w ogóle bez sensu, po co te bity robić? I kończy, koniec, nie będzie żadnych bitów, wyszedł, poszedł do domu. Sprawdźmy. Biorę dwa koła, jak zwykle przelewam, Kubano. A Kuban krótko, dwa koła, jak zwykle przelewam. No i pyk. Ciśniemy coś następnego? Jedziemy, tak, tak jest, właśnie. Tak jest, tak jest. Jesteśmy, dobrze tutaj było, Adolfa weźmy coś, bo... No zobaczmy, co tam u mnie może jest. 57 komentarzy. Najlepsze weźmy. Zobaczymy. A co się tutaj... O, 2K, this is a madness. This is a madness. The Game Trap Beat. O! Zobaczmy. In Memorium. In Memorium Omnisfera. Pozdrawiam. Spoko. Chociaż przeruchany już patent. Dokładnie. Tak, te belsy tam... tylko do wymiany, bo tak. To wszyscy teraz lecą na nie, tym patencie. Ale generalnie spoko. Tak. Super bitek, tylko że belsy do wymiany. Do wymiany, dokładnie. Dobra. Dobra, jedziemy sobie dalej. Adin. Adin, no tutaj mam. Zaraz sobie Adin Hulk Flow będzie. Bit trochę jak Pinacho. Kopiuj. No Memorium Pinacho. No. No tak. Wrzucamy YouTubka. I lecimy. Hulk Flow. It's just different. It's just different.
będziemy, dziś nie będziemy, dziś nie będziemy. Dziś nie będziemy rozmawiać o hajsie. Gdy tam dziś widzisz mnie, znasz mnie. Chcą, żebym dał kęs, chcą, żebym dał się wrobić tą gwiazdę, nie? Yo. To nie ta trasa, co chcę nią biec. Swoje to mam zawsze pit stop, ale to tylko wtedy, jak coś się chybie. Hej, ej. Nie ma innej opcji, kiedy mówię, jedziem. Mój temat ziomy jak Roman, bo cały czas boski jest. Czekaj, czekaj, tempo to jak Korzeniowski, wiesz. Nie ma, to i nie będzie, a u mnie zawsze jest. Dobra, będziesz czekał na format, ej skąd ta? Niby przemiera Bonda, los rozdał. Takie karty, bo głos ma i bomba. Wybuchowa odskocznia od nord, tak. Weź poskacz się do tego, bo można. Mam bomba i bani the lombard, chłoptasz jest pompa. Kiedy się śmieje, ty dosz masz. Są tak bardzo fit, chcą mnie na fit brać. Tyle, że nie chcę chudnąć. Trzymasz za lejce, puść to. To niepotrzebne, ej. Łykam powietrze późno, gdy świeci na mnie północ. Przemiana już taka wielka, że Hulk to? Wow, cały zielony się robię. Pomoże mi tylko zielone. Mam pojebane te zmysły, to tworzę. Co jest? Wow, wow, cały zielony się robię. Pomoże mi tylko... No i? Spoko, jest inna. Znaczy no dużo jeszcze do poprawy, jak chociażby miks, czy wokal jest taki jakby płaski, nie? Jest, tak. Troszkę za cicho. Trochę nie? Jakby była jedna ścieżka i nic więcej. Jakby to było bardziej dopracowane, to spoko. Ma taką charyzmę, taki brud, nie? W na wokalu. Plus. Tu chłopakom mówiłem, że przypomina mi Spark Master Tape'a, takiego ze Stanów rapera, który jest bardzo rołowy i taki szorstki. Ale spoko. No, w dobrą dopracowania, stronę to idzie. W dobrą stronę jest to okay. Idzie. Spoczko. Ktoś się pyta, kiedy donate'y mordo cały czas sprawdzam. No jest ich tyle, że nie wiem, czy zdążymy wszystkie sprawdzić. Się żyje. No nie ma lekko, wiesz, jak siedzisz, no, zarabiasz kasę, to nie jest łatwo. To nie jest łatwa robota, nie? To wiesz, sobie myślisz. Sieć tak se klikę, to co, tak. To łatwo przyszło? Ściągać tu artystów jeszcze, tak. Znanych. No nie, no weź, no i pij z nimi jeszcze alkohol, tak, wczoraj. Kurwa, Red Bulle ci schodzą, i Red Bulle wypijają. I wypijają Red Bulle. No weź, ładowali prąd, kradną. No dokładnie, pierwsze co, nie? No, pierwsze masz co, prąd, a masz prąd, a masz tam ogrzewanie? Tukaj, co sądzisz o pojawieniu się kawałka Jizza na... Warsaw Hip Hop Home. No, dla mnie super, bo ludzie w Stanach w końcu zobaczyli, jak to się robi w Europie i czytając komentarze byli wręcz przerażeni, bo to jak tam w Chicago udają gangsterów i machają giwerami na klipach, nagle zobaczyli, co robią Niemcy, tym bardziej on, i byli przerażeni i chyba całkiem spoko odbiór. Fajnie, że to ląduje gdzieś już poza tylko europejski rynek. 2K graczu, rok jest wasz typy. Olfen, trzymam kciuki za większy hype na ciebie. Podsyłam młodego chyba, bo był kiedyś na no-name alert piona. Sprawdźmy. Yo, rap. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdróweczki. Sprawdźmy, co tutaj nam wysłałeś. Zobacz. Oki. Oki. Kojarzycie Okiego? Nie. Oki na no-name alertach się pojawią. Mało lat jest, nie wiem ile ma, 18-19 lat, ale napierdala bardzo dobrze technicznie. I SB Mafia go wzięła na tam SB Starter po tym właśnie. No dobra, to jedziemy. Widzimy w innych kolorach, zmieszana łycha i cola. Palimy głupa, nie lola. Wizja to lampo, bo real jako rola. Pchamy to z ziomami dookoła Polski, z Lubina, Łuk do Opola. Przyjdzie jeszcze czas, chłopaki, żeby w dwóch znaczeniach to olać. Muza dla mnie to ziomal jest, co doradza, jak to poskładać. Mam to, co ponad mnie się pojawię, to upadam tam. Gdzie byłem na dnie i to pod napię, ciem to dopada, tak i to ponad mnie. Ale spada jak ja nagram track, to ma vibe jak ja, ej. Ciągle nawijam, a to co na drodze było dawno pierdoli nas. To co na drodze mnie zatrzymywało, ja dzisiaj przekułem to w czas. Ej, dzisiaj cieszy mnie wszystko, takiego mnie znasz. Patrz, ej, nasze życie jak sitcom, no bo wiemy kiedy się śmiać. Ej, my nie wiemy kiedy mamy sami płakać, pominiemy to na co nam dali zakaz. Dobrze wiemy to, że lecę po to, żeby tej muzyki oni chcieli słuchać, a nie gramy płakać. A jak mamy zapas, no to zaraz zakaz, w sensie zapas tego co nam nada. Kaca żyje tylko muzą i to każdą muzą, bo to zaraz wraca. Dla każdej muzy chce słuchać. Każdą muzykę chcę sprawdzać, jak każdą muzyką żyję. Z mojej bym chciał żyć, nawet pożyczyłem gitarę. Jest gitara, zobacz jak gram. Nie wiem po co o tym wspomniałem, ale jak mam, tak nawijam. Ja każdej muzyki chcę słuchać. Każdą muzykę chcę sprawdzać, jak każdą muzyką żyję. Z mojej bym chciał żyć, nawet... Bang. Bang. Tak, jak najbardziej super. Spoko. Jak na 18, tak już... No jakoś tak, coś no. Koło tego, nie? Coś koło więc tego. Jak na 18-latka, bardzo spoko, ja jestem jak najbardziej za. Propsuję. Bang. Bang, bang.
Co to mnie wjechało? A, bo się tutaj. Co pojawiło. My tam mamy na tym czacie? Macie linka. Graczek, jaki kolejny instrumental na kanale? Ja wysłałem ci jeszcze coś, o co Kamil nas prosił, nie? Tukaj, dobra, dobra, to sprawdzimy za chwilę, czy zrzucę tutaj, bo jeszcze tutaj miałem... Tukaj, kawałek z Kubanem i Jankiem to rozkurw. Bardzo się cieszę, dziękuję. Tukaj namów Jurka, żeby puścił z Donate'a kobietę, która robi mega produkcję. Mega sztosy naprawdę. Kobiety, jak widać, mają też swoją pozycję tutaj. Polecam. Gdzie, jak się nazywa, jak to się nazywa tego Donate'a i link. Ci powiem. To zostawię już odpalone tak, w razie czego nie chce będzie, odłożę go na bok. Panowie, od jakiego wieku zaczęliście produkcję? Ja no, 3 lata temu, mam obecnie 22, czyli od 18 roku życia napierdalam. To nie są 3 lata, kurwa. Jak nie? Od 22 do 19, do 18 to są 4 lata. 4 poszły. Dobra, jestem chujowy z matematyki, kurwa. U mnie to samo tam... Od 19. Kilka miesięcy wcześniej. Tukaj, a kogo polecasz z Anglii oprócz Gipsa, Skepty? Mist, Mostak, Dave, Notes, kto tam jeszcze? Section Boys, tak. Jeśli nie znasz. Generalnie UK w tym momencie dla mnie osobiście dużo wyżej niż Stany i reszta Europy, także polecam sobie sprawdzać. Szczególnie Mista i Mostaka, tam mi najbardziej siedzą. No i oczywiście Nines i Fredo, jeśli lubicie bardziej takie klimaty narkotykowo-uliczne, bo tam jest dużo tego, to Nines i Fredo. Red Bulle nie działają, bo dalej zajebany w tańcu. Albo właśnie za dużo tych Red Bulli. Albo właśnie za dużo. Serducho już nie wytrzymuje. Super czaty, sprosił Jurek, bo jajko zniosę. Jeden już mam właśnie wrzucony twój numer, proszę. Super czatu. To będą rapowe rzeczy. No dobra. Także wyciszam Majka, posłuchajmy chwilę wszyscy. Dajcie znaka, jak wam siedzi. Jeden się już pojawił, już często na moim alertach, także zobaczmy, co już tym razem wyszpądzi. Jej. Ta płyta dla mnie to pieprzony detoks. Pomagała oczyścić się. 5 lat minęło z nią, więc pomyśl nieco, zanim ocenisz wers. Wartości szukaj nie gdzie złoty peso, za tym co w tobie jest. Jeden truskawa, choć muzyczny przekąt. Wchodzę, by zmienić grę. Pierdolę twoje gadki, że nie będzie z tego nic. Bo przetrwałem chude czasy, gdy mi nie pomagał nikt. Dzisiaj skład rośnie, mam skill, który pali każdy beat. I wszystko za sprawą pracy, a nie farta czy zakwit. Jeśli piszę jakieś wersy, to poparte są nauką. Nicie nie pierdolę bredni, że to ważne, żeby suką imponować, mając prestiż w świecie kłamstw i tanie głupot. Bo poznałem sporo prawdy i mam połączenie z duszą. Czuję smoku, ten Bóg jest sam. Wszystko wokół, piękne tak, jak po LSD. LSD, LSD, to mój trip. Jeszcze mało znany, ale w sercu wielki. Zgłębiłem prawa, którymi włada świat. Pozbyłem się przez to wątpliwości wszelkich. Chwilę mi to zajęło, ale to mam. Chociaż lata lecą, nie czuję już presji. Robię swoje, no i czekam na czas, w którym fajna barwa głosu. Bez kitu, naprawdę, jakbyś trochę tam pokombinował z głosem, tak. Może bardziej śpiewał i ten, to spoko. Sam numer średnio mi siada, ale masz fajny głos i wykorzystaj to. Co sądzicie o drillu i bitach między innymi Young Chapa? No to jak jest... dla mnie Young Chap był moją największą inspiracją na samym początku. Tak. Kochałem jego bity. Teraz to, co robię, mniej mi siada, ale kurwa... To taki wieczny szacunek. Styl, jaki 15, robił, to po prostu... No, wieczny szacunek się należy. Też wprowadził coś nowego i tak. Wielki szacunek mam jak do tego. Producencko, technicznie stoi Polska na tle europejskiej. Nie odstaje jej w ogóle od niej. Moim zdaniem. Jeśli chodzi o Europę, to uważam, że nawet jesteśmy może nie najlepsi, ale na pewno jesteśmy wysoko, nie odstajemy od tego dużo. W Stanach teraz się pojawia coraz więcej producentów, którzy mają totalnie swoją wizję i robią to zajebiście, ale producencka od polska scena producencka od europejskiej nie odstaje. Uważam, że nie. Tutaj ogarniałeś może z UK Ghost Maina. Nie ogarniałem. Tutaj czy według ciebie Murda Beat stał się jeden z najlepszych producentów? Zdecydowanie. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, to był SoundCloudowy producent, który wrzucał swoje produkcje. Słuchaj na SoundClouda. Tukaj to... no skończę tylko. I kurde, no z SoundClouda nagle się okazało, że jest kurwa jednym z najgłośniejszych ksywek. Jest większym artystą niż nie jeden raper.
Sary, Tukej, to prawda, że założyłeś wspólny kanał z Graczykiem, bo jesteście gejami? Twoja dziewczyna u nas wczoraj była i nie mówiła, że jesteśmy. No właśnie. Tukej, planujesz wrzucać instrumentale na kanał na YouTube? Tak. No będziemy wrzucać. Będziemy coś wrzucać na pewno. My generalnie zakładamy taką wersję, że im że we dwójkę jest raźniej po prostu i szybciej tak. Się będzie to rozwijało, dlatego zajebiście się dogadujemy i nie ma... Jurkowski powinien zatrudnić Tukeja do czytania czatu, bo naprawdę na każde pytanie on odpowiada. Zamykam się, rzeczywiście za dużo gadam. Ja mam taką przypadłość, że jak zacznę gadać, to się nie zamykam. Widzisz pytanie i chcesz gadać. Więc spoko, ja już nie będę odpowiadał tak dużo. Tak. Wolę chłopakom się coś wypowiedzieć. Po prostu iść po Red Bulla i tam sobie usiąść. Tylko dobra, to ja wychodzę. I się obraził, czekaj i koniec. Tak, tak, idź, ja zajmę lepsze miejsce. Patrz, i teraz będzie, teraz ten przejmie czat i teraz ten będzie tu. Tak, teraz ja tu będę odpowiadał. Tu mnie odchodzi na drugi plan. Biały wilk, przegrasz, mordo, weź mi powiedz ten tam kobiecy było coś i ja nie wiem, który to kawałek mam rzucić. Także ty mi powiedz, który numer, a my go zaraz puścimy. Michasz? A ja no, polecę trochę dalej. Bo... Trochę przyciąłem w chuja i zajęłem swoje miejsce. Nie, nie, spoko siedź sobie, tylko musimy się troszeczkę przesunąć. Dobra. Sprawdzą Kale z jak będziesz tak siedział, to w ogóle nie widać. Musisz być oparty tak jak ja. Musisz, o, nie możesz tak sobie siedzieć. Tak, tak. Nie, musisz, nie mogę tak łatwo. Weź tak nie siedź, ej. Dobra, już nie siedzę, no dajcie mi żyć. No widzisz, że to tak łatwo? Nie łatwo, ja wiem, nie łatwo. Ja jak ci siadło Culture 2, nie siadło. Patrz, ten usiadł tu i dalej właśnie, odpowiadasz. No bo jak widzę, że jest 2K od razu, no to odpowiadam, no on ma odpowiadać na moje pytania. Nie, no Kamil, dziwne było te Culture 2. Ale kilka numerów na przykład, znaczy, nie jest Narcos, Motorsport są super, ale gang, w porównaniu do jedynki to zupełnie tak. Nie. Dobra, słuchamy. Kala, to jest. Marczuk? Marczuk? Bo tak, teraz tak no. Marczok? Marczuk? Emate. Pasmo drwin. Zobaczmy, chyba rapowe coś będzie. Dobra. Chcieli mnie zatopić w marnej fikcji, pizdy, klik, klik. Wpływam im w umysły, żaden ze mnie Young Lean. Emanowane te głowy przez kwit, ekranowane sposoby VPN. Pozbądź się floty na gówno i żyj, utopia nam zmywa wrodzone ID. Wsiąd czuj flow jak hate, sos nie fake, lot to KO. 9-4 nie Gimp Zone, walczę do końca jak Travis Brown. Chcą tworzyć klimat jak Travis Scott. Pierwszy jest na razie nie zaskoczył, co? Ale jest jeszcze dwóch. Jest jeszcze dwóch, tak, że sprawdźmy do tego. Czy ten świat jest zły, czy my? Nie gra obelikskienami cmentarnymi. Oczy wciąż widzą to, o czym marzyły. Z reguły ludzie sobie nie radzą z nimi. Nie z własnej winy nieraz mówią to, co myślą. A jedyne czym się karmią, to zawiścią. Czasem już nie chcemy zadbać nawet o przyszłość, bo tu ludzie operują tylko na tobie korzyścią. Życie jest miejsce pasmą w mierze, winne cele są pomyłką, nieraz nie inaczej. Wilacze, to nie zapomnę, choćbym miał. Trzeba grać rolę, by przetrwać. No, szukaliśmy czegoś dobrego. Właśnie, szukaliśmy tego momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć, że jest spoko. Na ten moment go nie znaleźliśmy, nie? No, może w przyszłości. Tak, myślę, że był. Tylko Eiffel czy Ableton? Ableton. Tfu, Eiffel, zawsze. Nie próbowałem nigdy innego daba. Ty byku przewiniesz chwilę do góry te komentarze, bo nie, tam chciałem na coś odpowiedzieć. Wiesz co, to ci mogę przewinąć, ale to tu. A. Bo o tamtych nie mogę, bo to już jest to, co się wyświetla. Tak, to jest live, to jest live. Ale tu... Ale tu mogę. Jakich swoich bitów jesteście dumni? Słyszeliście Mareczek, łapkę zostawiam. Ten cały Olfen, czemu mu nie dajecie nic powiedzieć? Bo nie podnoszę ręki. O, Kuban. No właśnie. No właśnie. Kuban, Michał Graczyk, Kuban, kiedy coś nowego. Na płycie. No z Kubanem będzie, myślę, bardzo dużo rzeczy. Dobrze się dogadujemy teraz i na płycie będziecie mogli dużo rzeczy od nas usłyszeć. To jest. To było to pytanie? Tak. No i widzisz, chciałem, że kolega po prostu był poinformowany. Chciałem tak? Się pochwalić, tak? No to i słuchajcie. Bardzo dobrze, ale widzisz, znalazłem cię. A z Pickersem coś jeszcze będzie? Mówcie coś? Nie, z Pickersem ja w życiu nie miałem z nim kontaktu w sumie, więc... No ciężko nie wiem, jak powiedzieć. Się odezwie, to bardzo chętnie. Spoko, dobra. Sprawdzę coś stąd, teraz czekaj, SoundCloud, coś bym wziął. Kosa, o! Kosę kojarzy. Kosa, ale to pewnie nie ten kosa od Kosa od czeluści. A jeszcze jest kosa od czeluści, okay. Właśnie. Jest tych kosa. Sprawdźmy. Zobaczmy. Ale on by raczej nie tutaj... Nie wrzucałby. No. Chodzi ci nas bloku. Tutaj puśćcie coś od Ludka. Tak, tu jest jakiś... Wyślij. A tu mamy rapowe rzeczy znowu. Uwaga. Chodak podeszli. Patrz to.
jeden, woli ćpać, a ja lecę po całości. Robię rap, skurwysyny, syny, składam te rymy. Wieczorami po osiedlu z ekipą śmigam. U nas jest kultura, nie żaden kurwa przypał. Iu, iu, blask błękitnych lamp, krawężniki się mnożą. To dla was dans makab. Iu, iu, blask błękitnych lamp, skurwy, syny się wożą. To dla was wrota, tak, wypierdalać, wypierdalać. Ra, 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 ra. Wypierdalać, wypierdalać. Ra, 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 ra. Ty, ale refren już znasz. No, już znasz. Nic nie mówi, ale już ra, 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 ra. We krwi mi to płynie. Płynie ci to skurwysyński rap ci płynie we krwi. Takie blokowiska w pastelowy kolola. Wcześniej padło pytanie o mnie i o graczyka, czy jakieś szanse na browar. Jeśli jesteś ładna, to jak najbardziej. Jeśli jesteś facetem, to nie ma szansy. Jak to wygląda? No, pytasz dwóch gości, tak wiesz, no... No tak słabo, słabo. Po ziomalsku, no już nie przesadzajmy, ty, no sobie na piwko pójść i pogadać. To musimy się najpierw poznać, żeby było po ziomalsku, tak? To brzmi jak kratka. Coś, tak, trochę, trochę tak. Ile macie lat, pan? Ja mam rocznik 9.6, ja i Tukej, Olfan 9.2, a ja 8.6. No. Kurwa! 10 lat różnicy. 10 lat i można? Można. I się dogadać, i można sobie robić rzeczy? Można. Michał, dobrze, i Tukej, jaka jest wasza topka polskich producentów? Michał. Jeśli chodzi o ulubionych polskich producentów, to ja i Michał. No, no i... tak. Moim ulubionym producentem jest Tukej, a jego ja jestem ja. Więc... Siema. Tak to właśnie wygląda. Dobrze. No i później was... Później gadają o tym gejostwie, jak wy gadacie. Albo gadają o gejostwie, albo razem. Tutaj ziomku, nie chcecie na piwo, a kogo lubisz najbardziej? Jego. A ja jego. A potem będą pisać zakochani w sobie buce. No kurwa, i zamiast słuchać tu rzeczy, to gadają tylko o sobie, nie? To rozgrywamy, no. Najgorzej, no. Ale jesteście młodzi, jeszcze jest czas, spokojnie. Może jeszcze wyrośniemy. Za 10 lat wrócimy do tego pytania. Dobra, czekajcie, coś sprawdźmy, bo sprawdzałem teraz donajciki. Zobaczmy od was rzeczy jakieś tu z Facebooka, żeby były. Michał Groczyk, co tu się dzieje? Tukaj, jaki Michał jest w łóżku? Ja pierdolę, robi się za grubo. Nie, 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 skończmy, szybko, słuchajmy. Banuj od razu, banuj od razu. Słuchamy, słuchamy. Pyk. Nef type beat. Stack it up, stack it up. Pusto, ale Guevo, pozdrawiam cię serdecznie, wiem, że stać cię na więcej. Jest na potencjał duży. Tak, no. Stać cię na więcej, ale na pewno coś jeszcze razem zrobimy. Pozdróweczki. Trochę to pierdzi. Co pierdzi? To za opis lol? Naturalnie panowie no homo, oczywiście. O kurwa, jaki komentarz wjechał duży. Wy jesteście facami, a bita od kobiety nie chcecie zobaczyć? Chcemy, tylko chcemy, daj mi... Chcemy, tylko wyślij link. Jak to jest biały wilk, bit o nazwie przegrasz, giniesz leszczu. O Boże. Na donacie SoundCloud biały wilk, przegrasz, giniesz leszczu. Dobrze, ja to znajdę. Zapamiętałeś? Przegrasz, giniesz leszczu, no przecież to jest moja maksyma życiowa. Tak się tutaj czy będzie coś z wywłóniem? Bardzo chętnie. Najlepiej flaszkę, jakbyśmy razem zrobili. Albo winko. Tu jest fajne pytanie. Używacie jakichś innych wtyczek do miksu poza stokowymi z FL-a? Nie. Ja używam Wavesów do Wavesy wali. Wavesy zajebiste są. I są mocne. I PSP Mix, Mix Pack. Tam, tak? PSP, nie, to ja zazwyczaj stokowe, ewentualnie Leaks Hall jako tam tu, reverb, żeby ten dźwięk był większy. Tutaj Olfan najbardziej ogarnia mix, tak. Więc on ma najwięcej... On ma najwięcej do powiedzenia w tym temacie, więc jeśli jesteście ciekawi... Właśnie, miksujecie swoje rzeczy? Co zrobić? Czy idzie to do kogoś, kto... Ja zazwyczaj staram się miksować do tego stopnia, żebyś odsłuchując nie powiedział, że to jest gówno. Wiesz, o co chodzi? Większość raperów i tak słucha tego zawsze na laptopach albo na telefonie, więc nie staram się robić tip-top.
Ale nie, no to musi jakoś brzmieć, więc początkowy mix zawsze robię. Ja jestem z freakiem trochę z tym mixem. Który to 2K? To jest 2K. To ja. Diego. To jest ten. To ja. Tu. To jest ten o. To ja. To jest Olfan. Tak jest. A ta ten... łysa pała to ja. To ja. To ja. To ja, Michał Graczek, 9-6. Lecimy. Przegrasz, tak giniesz, Leszczu, uważaj. O, zapowiedzi się mocno. Kobieta na bicie. Kobieta na bicie. Czekaj, bo oni dyskutują, a ja ich nie ten. To mówcie, nie mówcie. Perkusja nie bija, nie tak. Ma tak, nie wybija jakiegoś fajnego rytmu, po prostu tak. Jest tak jakby... Prostota czasem bywa tak kluczem, ale tu jest zbyt prosto. Ta perka lata tak z pizdy w sumie, no. Nie wiadomo jak pod ten beat uderzyć w ogóle. No. No, także... Przepraszam za... Za słowo, bo... Ale wolę być szczery, niż mówić, że jest zajebiście, nie? Dokładnie. Przestrzeń jak w kuchni. Okej. Coś tu się wydarzy? Gruby podsumował. Nie wiem, czy to ja gruby, czy kto gruby? To jest gruby? To jest gruby. Nie ma tutaj grubych ludzi, są sami szczupli, dbający o siebie. Nie ma ludzie. Żadnych grubych ludzi. Nic. Kurwa. Gdzie? Ten tylko 10 Red Bulli dziennie pije, gdzie on ma, gdzie on ma przytyć, ty. Przecież to szybko. I to wszystkie bez cukru. A to już w ogóle nie ma zdrowo, o czym gadać. To w ogóle o czym my mówimy. W ogóle. Słuchajcie, jest następne. Synteza czy presety? Tak. U mnie presety. U mnie, ja na przykład robię do Wave'a i się bawię takimi stretchingami, na przykład fajne są pluginy do stretcha. Michał, tutaj będą jakieś kolaboracje z Olkiem, na pewno. Tak, ale było jeszcze takie jedno pytanie, czy Grosbeat to najlepsza wtyczka na świecie i ja od razu odpowiadam, że tak. Ale jest alternatywa, ostatnio widziałem jest alternatywa. Jeszcze tego nie sprawdziłem. Ja też nie, ale, ale jest mocno. Już coś nowego. Tak. Czy... No dobra, nie, Bonza, coś, tak? Coś wypuścili nowego. No to jedziemy, Bonza. No to możliwe, no, że już nie jest najlepsze. Mam zapisane na fejsie. Bonzo. Dobra, lecimy. Pytasz się mnie kiedy płyta, a ja pytam ciebie. Jestem pewien, zrobię ją, ale kiedy? No nie wiem, wciąż przed ciebie i powoli chcę opuścić swój blok. Chociaż kocham tą miejscówę, chcę się wyrwać stąd. Chcę się wyrwać stąd i mieć tą willę, kasę, basen albo chociaż ten domek z tarasem i Mercedes klasy. Chcę jeździć nie w trasę, nie jestem żadnym zarobasem i ojciec powtarzał od zawsze, że muszę osiągnąć to sam. Więc dalej w to klam. Życie to kurwa nie bajka, słuchasz Bąziaka i wiesz, że to prime time. Jestem wkurwiony na bitach jak Amstaff, oni wkurwieni jak jakiś pudelek. Więc zrób mi przelew, wielka gotowa mym celem i wiem, że to kiedyś ustrzelę. Kiedyś na pewno to jeszcze ustrzelę. Pytasz się kto gra, to Bonzo wciąż na ośkach. Się nie boję mówić, że myślę tu o pieniążkach. Oni zakładają maski, się należy Oscar. Grają Oscar. Główka się tu boja. Nie boja się. Braga się składa, mej pełna powaga. Ta braga to kurwa mać skilli wymaga. Ten typek wysiada, bo widzisz nie lada. To problem, żeby mnie tu przebić. Jestem dobry ciągle jak kielich. Jestem młody ciągle jak Ibis. Działam na ich panie jak Mary, czego ty znów koleś nie kminisz, ciągle trzymam się ze swoimi. Tak jak Mario, no i Luigi. A jak zarobię w końcu siano, to wyjebie na wyspy Fidżi. Większość pewnie mnie nienawidzi. No i co? Spoko. Głowa się buja. Tak. Ja dykcja jestem... troszeczkę tam. Tak, dykcja i mix, ale spoko. Nie wsłuchiwałem się w to, co nawijasz. Ale nie, okej. Okay. Spoko. Mi siada. Siada. Okej. Okay, coś tam się dużo pojawia, jakiegoś LDK Beats. Sorry, tak mordo. Bo kurde, ktoś tam podał nazwę tej wtyczki generalnie, tej podobnej do Grosbeata i chciałem sobie właśnie
Co zrobić? To zapisać po prostu. Czekaj, ja no i dobrze, ale chcesz, żebym ci cofnął z komentarza, tak? Dobrze, już ci albo ci poproś, sprawdzam. Żeby po prostu napisał raz no, jeszcze. No, też. A żeby, Mordeczko, a pokażesz jeszcze raz, powiesz, jak się nazywa ta wtyczka, co jest alternatywą do Grosbeata? Half-time, tak, Boken napisał, że half-time. Macie? Super, tak. Dziękujemy ci, siedziczki. Jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Dziękuję, Boken. Czekaj, ze strony nie wrzucałem nic faktycznie. Dobra, jak gadamy o wtyczkach, to o tym stretchingu, czyli takim resamplingu na przykład syntezatorów, to mam Paul Stretch, Paul Stretch, taka wtyczka, także też polecam chłopaki. Zapiszcie sobie. Paul Stretch, do przerabiania, do zwalniania przede wszystkim. Tutaj Mordeczko, co sądzisz o Pierborn? Zajebisty producent. Tutaj Michał Graczyk, jak zaczęliście przygodę z bitami, co was do tego skłoniło? Wszystko tak, w wywiadzie. Tak, wszystko w wywiadzie jest. Także zapraszamy na Niuansa, Michał ma... Link do dokładnie. Wywiadu macie w moim biogramie na Instagramie, który wyświetla się... A to i tak... Na dole, ale no, tak nie... gdzieś tam na dole. Gdzieś tam się wyświetla. Ale w opisie jest. Tam jest. W opisie jest, tak jest. Tam już z linkiem normalnie. Dobra, Maciek mówi tak, byki, jak tego nie sprawdzicie, to was znajdę. No dobra, to lepiej sprawdzę. Nie szukaj nas, dobra, ale sprawdzamy, bez nerwów. Bez nerwów, bez złudzeń. Leci. Dobrze. Boken napisał. Ale poczekaj, odpowiedzmy Mumin. Może najpierw na to. Dobra, Mumin. Najpierw. No, Mumin. Bardzo mi się to osobiście podoba, ale nie mój lot, nie? Psychotrapmy tutaj. Dokładnie, nie mój lot, ale mimo wszystko szanuję obiektywnie na to patrząc, spoko. Brzmieniowo spoko. Tak jest. I chciałbym odpowiedzieć na pytanie co do Lanka, bo ktoś tam zapytał, tak, co sądzę o Lanku. Uważam, że gościu ma trochę wybujałego i te jego posty na fanpage'u są trochę... Niestosowne. Trochę... Myślisz, że jakby skoczył zapalić na chwilę? Wydaje mi się, że jest wielkim kozakiem, a to tylko kwestia czasu, kiedy zostanie przez nas zmieciony. Więc... No to jedziemy. Więc... No dobra. SB miała biw teraz... Więc... Teraz producencko. Tyle mam do powiedzenia na temat Lanka. Wszystkie jego bity brzmią tak samo i... Nic specjalnego, serio, nie wiem skąd ten hype. Tyle mam do powiedzenia. Dziękujemy, Michał Graczyk. Michał Graczyk, teraz ty miałeś odpowiedzieć jeszcze... Boken tam pisał, tak? Pytał o ten Paul Stretch. Wiesz co, ja tylko próbowałem to do wokali i do jakichś takich padów i fajnie to wychodzi, bo całkiem nowe melodie wychodzą. Jeżeli grasz coś, jedną melodię, możesz to tak przerobić, że wychodzi całkiem coś nowego i można kombinować właśnie na takich trapowych bitach, może to być nawet fajny patent. Mówisz o tym? Paul Stretch, ten do... To jest do... Paul, tak? Tak, to jest do wydłużania sampli, po prostu do spowalniania jej. Dobra, idziemy dalej. Sobie, nie? Tutaj poszedł sobie. Wasze tak samo, to jest... Ja pójdę po Red Bullka. Bo ktoś napisał, że wasze tak samo, uważasz, że wszystkie moje bity brzmią tak samo, tak? W życiu. Bo z tego co mi się wydaje, to cały czas staram się szukać jakiegoś nowego brzmienia i robię bardzo dużo różnych rzeczy, więc trochę ta odpowiedź jest nie na miejscu. Graczyk, jaką furą jeździsz? Jeżdżę Audi A5 w Sportbacku. I dolewam olej. Bo kurwa check engine się świeci non stop. Uszczelka pod głowicą jest do wymiany. Uszczelka pod głowicą to jest klasyk jakiś w ogóle. To jest stary, klasyk samochodów w Polsce. Nie? Nie wiem co to znaczy w ogóle, ale spoko. Nie? Ale w świece też trzeba zmienić czasami. Tak. I nie wiem w sumie co jeszcze. A to jest klasyk chyba. Nie, opowiedz Jurkowi, sprawdził Donate, to ode mnie dzięki. Detox sprawdzę. Już sprawdzam, wchodzę i szukam, bo tu tego jest dużo. Jak mówiłeś, detox, nie wiem czy cię znajdę. Dorob niech będzie na przykład. Trochę inny klimat niż zwykle. Druga zwrotka do poprawki, ale mam nadzieję, że się spodoba. Dorob, znajdę ciebie, bo jak trafiłem na ciebie, to już jesteś. A czemu miałbym ciebie nie znaleźć? Kopiuj i znajdźmy, i wbij, i wejdź, i jesteśmy na SoundCloudzie.
Tam Host Beats pytał o stronę do akapeli. Acapellas4u.ko.uk. To jest taka stronka, gdzie są wszystkie akapelle w dużej mierze w spoko jakości. I dużo właśnie soundcloudowych producentów używa ich do takich, tak? No, do pocięcia, no musisz, do takich... musisz też mi podać, bo ja wszystkie akapelle, które biorę, no to... Polscy raperzy. To jest YouTube, tylko YouTube, i wyłącznie YouTube. Ale też z YouTube'a się da, bo to jest na nasze potrzeby, to jakby spoko, ale tam są takie już fajnie posortowane, po nawet po kategoriach R&B, jakiś tam future, wszystkie... wszystko. Link do tego, gdzie akapelle ściągasz. Widzisz, ile już się rzeczy dowiedziałem? No, warto super wpaść i zobacz, co się dzieje. Ja jedziemy. Ja najchętniej tutaj bym był codziennie, nie? Bo stary, jest taka, przeprowadzają taka atmosferka, że ja pierdolę. Nie? Można pracować, nie? No ja. W takich warunkach. To chłopaki muszą się do Gdańska przeprowadzić. Przeprowadzać koniec, się do Gdańska, no, i robimy bity na żywo, no, czepiemy jeszcze z tego hajsy, tak, i tak dalej, i tak dalej. Także pięknie się będzie kręcić. No a jak? Michał, wiesz, jaki sample. Dobra, pytań jest za dużo, jedziemy z kawałkami. Na razie kawałek. Bo to nie Q&A. 600 łapek nam wybiło mordy, bardzo mnie to cieszy. Myślę, że jak ktoś jeszcze łapki nie da, może zrobić to teraz, bo jest bardzo przyjemnie, prawda? Teraz łapki mamy? Kto nie zostawi łapki, ten z policji. A teraz rapowo będzie, myślę, tak. O blasku słońca wszystko lepiej wygląda, chociaż lepiej wyglądam jak pada cień. Ja w ujebanych portkach, mój styl to wielki spontan. W dupie mam jak wyglądam, czy witam dzień. Na ryju zawsze smutek, myśli mam przykute. Zawsze zamyślony, bo tam widzę cię. I chyba padnę trupem lub połamię ołówek. Wkurwiony bez ciebie znów marnuję dzień. Nigdy cię nie zapomnę, to by było karkołomne. Po co mam próbować, jak nie uda się? Chociaż mam pusty portfel i rozjebane spodnie, oddałbym tobie wszystko, dobrze wiesz. Bo chociaż tak wyglądam, z zachowania prosta i spadam tak bezładnie. Ale kapela for you.ko.uk. O, super. Czekaj, dorob. No co, dorob, jeszcze siły przebicia brak. Nie widać, tak, że to jest początki jeszcze są dopiero. Ja nie słyszałem, właśnie wróciłem, słychać, także nie wypowiem się. Ale zgadzasz się z nami. Jak tak najbardziej, zawsze. No masz. I super. Super, i tak co tam mamy będzie na czacie? Na czacie mamy to, że trzeba im napisać. Mówiłeś, co mam napisać? Acapellas for you. Normalnie, that, a... Czekaj. Acapellas 4U. Tutaj, co myślisz o samplowaniu na przykład gitary i do tego dogrywania perkusji? A, 4U. 4U.co.uk. Uważam, że jest to spoko, oczywiście, jeśli nie wytniesz kawałka... W ogóle słychać. Jeśli nie wytniesz kawałka po prostu i wrzucisz jako swoje i dodasz perkę, nie zmieniając z nim nic, no to trochę krzywo. Ale nie, spoko, jak najbardziej w porządku. To już nie są lata 90, więc samplujmy co chcemy, bawmy się muzyką. Link poszedł do was. Dobrze. A dorob, no jeszcze trochę, nie? Tukaj, sprawdź wreszcie. Troszkę mu trzeba popracować. A rzewny z konkursem zrobimy na samym końcu. To jak już się będzie kończył stream, to zrobię posta. Nie wiemy, jaki sample, przynajmniej ja nie wiem. Chłopaki, ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Ja mało właśnie korzystam z sampli. Ale rozmawialiśmy dzisiaj o tym numerze. Jest, tak? Ale nie wiem, co to jest za sample. W mantrze, ale ja nie słyszałem tego kawałka. Ktoś się za to stęsknił, Kamilku, zobacz. Stęsknili się? Just o, jak mi miło. Just Hubie, spoko. Też bym się za tobą stęsknił, tylko nie wiem za bardzo, kim jesteś, ale tęsknię za tobą również. Tu, będziesz współpracował jeszcze z Paluchem, będzie współpracował będziemy, z Paluchem. Na pewno będziemy współpracować jeszcze z Paluchem. Paluch jest super i serdecznie Paluch jest super, pozdrawiam, ekstra, mega, hiper gościu. I wyświetlenia się zgadzają, jak się z nim robi też, nie? Właśnie. Też jest zawsze spoko. I przede wszystkim rozmawia się z nim jak z człowiekiem. Nie, on jest raczej porządna firma. No. Tak, gada się z nim jak z człowiekiem, a nie z jakimś, kurwa, dzieckiem typu Iggy, który, kurwa... O, ten już widzę się odpala dzisiaj, ty! Ten, któremu wydaje się... Za niego Red Bull. Dobra, dobra, nie poruszać tego tematu, więc daj spokój. No, ale dobra, okej. Okay. Kiedy w końcu order Boruto? Niedługo. Nie będę zdradzał jeszcze tego wszystkiego. Zamknęliśmy już epkę, więc na pewno niedługo. Dobra, jedziemy. Tak jedziemy. Jest. We'll be right back.
Dobrze, jesteśmy już, bo musimy widzieć, sorry dla tych, którzy przyszli dopiero i my wyciszamy mikrofon, musimy, bo jest nas za dużo, żeby podłączyć tyle słuchawek. Dokładnie, więc słuchamy na odsłuchach. Słuchujemy sobie, wtedy włączamy mikrofon, mówimy co sądzimy. Dla Dekida no, ostatni kawałek. Fajną inspirację Tajko, Tycho się pisze. On dla kolegi? Tak, zajebistą muzykę robi właśnie w tym klimacie, to jest taki właśnie ambient, chill out. Tak. Generalnie, to jest ciekawe, tylko trzeba mieć na to chyba. Jakbym gdzieś tam sobie leżał w wyrku i nie wiem, uczył się, czytał coś, taka muzyka spoko jak najbardziej by mi weszła. Tutaj na takim streamie nie zrobi wrażenia, nie? Wiadomo. No nie, no bo to nie jest banger, ale nie, spoko, jak najbardziej. Spoko, w górę mordo, pozdro. Dobra, podsiadam sobie, podsiądź tego hejtera. Podsiądź go. Co tam mamy jeszcze? Odświeżymy sobie rzeczy od was, ze strony i ode mnie. Już, patrzymy. Dobra, Michał Graczyk niech będzie. Nie ma go, to akurat od niego coś wrzucimy. Czenia mam odciski? Fonciak. Tutaj studiujesz. Nie, rzuciłem studia na rzecz muzyki. Co studiowałeś? Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Fonciak, o, kojarzę gościa. No zobaczmy. Żemal tam od Żemala. Myśka mordo, w mieście, w którym ludzie wierzą w plotki. Gdzie najczęściej zamiast tworzyć wolą palić mosty. Zakupione między nimi mam też swoje troski. Pierdol to stary, idąc na uczelnię straciłem miłość siostry. Początkowo zrozpaczony, czując co się kończy. Dziś popijam wino z tą, która wysłuchała paru głośnych, pierdolonych, pustych rozkmin. I choć nie wydaje plików na ochronę, to zbyteczne. Zdaję sobie sprawę, żyjąc pełnią tchu jest niebezpiecznie. Jeśli wydamy na ochronę, będzie to konieczne. Celem bezpieczeństwo bliskich, własne, drugorzędne. Mam pazury i kły, skóry nie sprzedam. Tanio. Muszę zostać sobą, dzięki dynamicznym zmianom. Mam sny i kontury i rano. Mam wstyd za tych, którym go odebrano. Za noce oregano. Za to by się udało, byśmy poszli na całość. Czasem dialog to za mało, wtedy rówieśni idą. Wtedy dialog to za mało, kiedy rówieśni idą. Niedni się pochowają, realia stare. Nie odbierz tego obraźliwie. Morda na magazynach, jak kolejny miesiąc na magazynie. Nic nie motywuje, jak gadka z ludźmi. Jeśli ich segregujesz, masz w sobie pierwiastki, kurwy. A jak nie, to idź pokaż, jak ciebie stać na wszystko. Bo jak popatrzę, to jednak nas stać na wszystko. Podążaj za moim cieniem, może kiedyś mnie spotkasz. Powiem ci coś od środka, to jest właśnie. Parę tych słów, miałem parę tych dni. Nie zostało nic, już nie zostało nic mi. Dlatego mogę się zrywać i wstać silniejszy. Nie, wiesz, jest problemem, każdy tak brzmi. On... Tak? Nie uważacie trochę? Mi się wydaje, że on jest cały czas z przodu. Generalnie ja słyszałem parę numerów wcześniej od Fonciaka. Tak? Jest dobrze, tylko że ten kawałek mam wrażenie, że no nie wiem, to brzmi... Tego jest dużo już teraz po prostu, ale nie, jak na plus. Ale bawi się fajnie flow. Tak, na plus. W ogóle... Bawi się fajnie flow i na plus, na plus. Ale no z tym wokalem to ciekawe, co mówisz, nie? W sensie, że on się wybija tak mocno i tak ci siada na łeb tak i jest taki strasznie kurde... absorbuje, dokładnie. Na uszy siada. Nie wiem, czy to jest kwestia miksu, czy po prostu to może tyle jest tekstu. Wiesz, właśnie dużo też zależy od tego, jak podczas nawijania stoisz przy mikrofonie, dokładnie, nie? Ustawienie. Jak no on cię zbiera. Samo, ale generalnie dla mnie, jeśli chodzi o mnie, to na plus. No spoko. Okej, Fonciak, pozdróweczki. Pozdrawiamy serdecznie. Zobaczmy, co się trafiło tutaj teraz. 78 komentarzy. Game Trap Beat był nie, zabierz ja. Adrian Orłowski, proszę Adrianie. Ne, zabierz mnie. Zabierz ja. Tutaj będzie coś jeszcze z młodym Janem. Jeśli pytasz o co chodzi, będzie. A jeśli pytasz o Janka rapowanie, będzie na pewno. Yo. Yo, ey, yo, ey, ey, yo, yo, zabierz ją, ey, bo to banka. Zabierz ją, yo, ey, zabierz ją, yo, ey, zabierz ją, yo, ey. Wrócę tu jak weed, palę weed, ey. Żartowałem, żartowałem. Yo, ey, wchodzę ziomek, mute, boy, upadek, mute. Ona jest jak mute, bo się lepiej, ey, bo się lepiej. Tutaj jakie brzmienie pójdzie w przyszłości? No na pewno nie w takie. Na pewno nie w takie. A nie wiem, w jakie brzmienie. W swoje brzmienie pójdę w przyszłości. Dobre. Tylko w swoje. Bęk. No nie, zabierz ją, zabierz ja, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No, może wyraźnie coś. Czy waszym zdaniem Sirmichu to dobry producent?
Moim zdaniem jest utalentowany. Ma na pewno duże pojęcie o muzyce, jest dobrym muzykiem. Tak, jest dobrym nie muzykiem. Siada mi to, co robi, bo nie jest do końca mój lot, ale no tak, jest dobrym muzykiem. No. Wrócił Zadymiarz. Wrócił Zadymiarz. Trochę ochłonąłem. Ochłonąłeś troszeczkę. Nowe newsy masz. Szybko przejrzał Face'a. Michał, obczajesz bita z Donet... Tak, obczaję, wieszcie co z Donetami jest. W swoich bitach organicznych instrumentów, czy tylko cyfra? Różnie. Jak się współpracowało z Frostim? Super się współpracowało. Iggy jest zajebistym raperem, tyle mogę powiedzieć. Tak. Czy waszym zdaniem Iggy to dobry raper? No jest. Jest w mocnej topce. Zaplecze ma niesamowite. Dzwonił przeprosić Iggy'ego. Kto? Gdzie? Komentarz tam jakiś pojawił. A, że wyszedłeś przeprosić Iggy'ego. I teraz wrócił, ale dostał pierdol ludzi, że bardzo lubię. Wszystko mi się podoba. Tukaj gra, czy Kolfan, czy próbowaliście swoich sił w rapowaniu? Tukaj próbował, ja próbowałem. Ja mam jeden numer w sieci. Obiecuję, że w tym roku na pewno coś wokalnie ode mnie usłyszycie. Ja nie próbowałem, chyba się nie czuję dobrze z tej strony. Dobra. Wolę to miksować. Jak chcesz, to możesz puścić. Coś nie idzie. Jak chcesz, to możesz puścić mój pierwszy rapowy kawałek, ale to ludzie. Nie róbmy tego. Nie, to będzie taki wstyd, że chuj. Dlatego nie. Który z was to zmieniłeś tukaj? Ten w czapce. Jestem mi panem awanturnikiem i nikt nie będzie szedł mi teraz na ugodę. No dokładnie tak właśnie jest. Dobra, poczekaj, coś tu muszę znaleźć. Niki, kocham muzykę, pozdrawiam i zapraszam na YouTubie. No dobrze, jak kochasz, to ale tukaj jak gadasz, jest trochę charyzma, na majku byś pozamiatał. Myślisz? Słyszałem jeden numer tukaja i no... Do najlepszych nie należy. Nie dość, że się z Iggym teraz kłóci, to jeszcze na live mnie obraża. Tak, pójdzie, będzie przepraszam. Dobra, przepraszam tutaj. Słuchamy. No i trap, od 12 lat słucham co popadnie brat, więc mix rap ta. Dobra, powinniśmy mieć takie przyciski jak było w X Factor, tak, wiesz. Było czerwone te. Przyszło 30 sekund, z czego 20 bitu. Jak Niki jeszcze, jak będziesz trochę older. Tak, jak będziesz old Niki, to już będziesz older, może nie older wystarczy. Ej, ktoś mi pierdoli, że mam wybujałego, kurwa, nie mam. Czy to są żarty? Żarty, tak. No to mam nadzieję, bo ja nie mam, ja mam bardzo... Dystans, szkoda szczępić ryja. Dystans, panowie. No, ale mówcie. Ktoś może tak myśleć, co? No i nie chcę myśleć. Co popadnie brat. Nie mam. Tak było, takie wersje tam szły? Tutaj wjechało na od razu, nie? Tukaj w jakie... brzmienia pójdzie polski rap w przyszłości. Nie wiem, nie jestem raperem, ciężko mi powiedzieć. No. Kto to właśnie wie? Kto to wie? Dobra, dajmy coś od Tukaya może teraz. Co tam weszło? Sześć komentarzy. Co sądzicie o JNR? Miałem okazję poznać. Super goleś. Grzesiek jest super gościem i... Serdeczna morda, nie? Muzycznie też mi się podoba i naprawdę fajne bity przy okazji, także... Pozdrawiamy serdecznie. Stop Red Bullom dla Graczyka, bo go nosi. Stop Red Bull. Graczyk, ile ty w necie jesteś, że takie rzeczy cię urażają, jak ktoś pisze, że masz wybujałego? Dwa dni teraz. No właśnie, no, dwa dni jest dopiero. Trzeci dzień, coś takiego. Trzecia doba. Tylkowski, jak z tymi donatami, sprawdzajcie. Sprawdzamy to? Adrian, no mordo, cały czas sprawdzam. No nie da się wszystkiego tak. To Graczyk, chujku, już się obrażają generalnie, jeszcze nie kiedy. Już teraz wiesz, teraz już nie czytajcie mu czatu, bo w ogóle go... Już nigdy na streama nie przyjdzie. Zamykam oczy. Zamknął się. Możesz Red Bulla sobie pierdolnąć normalnie. Czy jest tak? bardziej opłacalne... Rapowanie czy... Rapowanie. Zdecydowanie. Jeśli myślisz, jaką karierę w przyszłości obrać, nie zastanawiaj się nawet. Rapuj. Czy wiecie, że już kosztuje... Graczek to jebany, albo nie jest pewna rozumu. Zobacz wideo. Zobacz wideo. A, bitów słuchamy. A, wyłączę to. No i?
Pierwsze rzeczy, słychać, że ty na pewno zaczynasz. Jeśli to nie wiem, to nie wiem, miesiąc, dwa miesiące robisz, to spoko, jest potencjał. Także no co, no ciśnij dalej. Tak. Słychać, że początki, ale może coś z tego będzie. Żeby coś tam się działo trochę, tak jest. Jest monotonnie było bardzo. Tak jest. Od Kali, czy coś przyszło? Przyszło, pozdro ryju, już no sprawdzam. Już sprawdzamy. Kala. Słuchajcie, tutaj będzie coś z Sariusem. Może w przyszłości będzie, na razie się jeszcze nie kontaktowaliśmy, zobaczymy. Red Bull dla graczyka, słuchajcie, jest hashtag. Red Bull dla graczyka, hashtag się pojawił. Słyszysz? Mogę Red Bullka? Nie, pisę! A co sobie robisz? Dobra, tak już idę po Red Bulla, nie? Bo tak żebyś trochę siedział. Właśnie, tak mi jest cię trochę szkoda, bo ci nie będzie ci brzuch bolał, ani tankuje, nic. Tankuje, nie? W życiu. Nie? Ale jak ci szkoda Red Bulla, to... Nie, mi nie szkoda Red Bulla, tylko ciebie mi szkoda ciebie. Przecież na live nie mógłby ci powiedzieć, że mi szkoda. Właśnie. Dobra, bo już dawno nikogo nie obraziłem, idę po Red Bulla. Dobrze, idź. Okej. A my słuchamy Ematę, Kala Przebieg. Kala chyba już nam się tutaj gdzieś przewinął dzisiaj. Tak, tak. 1-7 Szukam na co dzień ucieczki od mas. Przebyte szlaki, uśpiony czas. Zakryte prawdy prowadzą nas na stos. Toksyczne własne chcą spalić nas wartość. Gdy anioł upada, ty spadasz z nim na dno. Gdy flaga deptana przez wroga, masz radość. Pochodnia na dłoniach wygasła zbyt dawno. Korona na skroniach skróciła się z prawdą. Polsko, czemu tu walczysz za łzy? Czemu ty patrzysz jak tryby ofiarne? Wciąż walczą o sny, walczą o byt. Stada w tym stadzie to mit. Bo każde to kurwa chce zdobyć ten plik. Bo każde wygnanie już wraca się był. A każde przesłanie przesłania nam walkę o prawdę. W tym bagnie bezprawie, gdy gleba pochłania kolejną ofiarę. Nie patrzysz, gdy pomoc innemu to spore wyzwanie. Weź porę tu odczuć swe oczy nim zgaśniesz. My męczą się w szpitalach, wolą już nie wstawać, wiesz. Sam byś wolał tu nie wstawać, gdybyś miał ostatni sen. Przebieg wydarzeń to was pod drwin. Nie przerwę tych marzeń tu nawet jak zmarzę radości. Witraże trwa pościg o władzę. A pionki na planszę wyrzucą jak tra. Którą przepływasz to może porażek. A szczęście daleko, poza swym światem. Powoli brakuje nam czasu na walkę. Z tym czasem naiwni znikają przed czasem. Rodzimy się po to, by podjąć tę walkę. Sny, latamy jak ćmy, a potem upadamy tu statami. To my, jak łzy wciąż płyniemy. Z dni, prosto z chwili w świecie nie my ma. Ty i twoje problemy to nic, ale każdy ma swoje przebiegi. Kiedy tylko zamykam swe oczy, znowu widzę cały korowód samozwańczych królów, bogów. No, no i co? I kurde, gdyby nie ta dykcja, gdyby zmienić połowę rzeczy, to byłoby fajnie. Połowę, i trochę, no. Nie wszystko. I trochę to przyspieszyć, więcej takiej, bo tu nie ma energii, to tak... No. Co to był za bit w ogóle, coś wiadomo o tym bicie? Man's Not Hot. Pewnie nic nie pisze, jak nic nie piszą o bicie... To Jumka. To jest taka mała Jumka. To jest takie... Wziąłem, pożyczyłem, ja nie wiem, ja się nie orientuję. Znalazłem na dysku, twardym leżało, wziąłem, nagrałem. Tylko jak przebiegała praca ze Szpakiem, siedzieliście cały czas w studiu, czy wysyłałeś mu bity i robiliście tam odległość? Na odległość. No. Tam było ciekawe pytanie jakieś o SX-a generalnie, na które chciałem coś tam Olfa opowiedzie, odpowiedzieć chciałem na to po pytanie. Po 2K widać, że mu wchodzi, ale co mi wchodzi, Mordko? Red Bull chyba. Red Bull. Tak, że... Bezdomny nie dał nie mu bicik. Dokładnie tak. Zajebany bis. Raczej piłeś kiedyś Monstera? Nie, Monstery są chujowe, tylko Red Bull, pamiętajcie. Co my tam mamy dalej? I to bez cukru. Także Ematę, Kala, no co? Coś tam kombinują, nie? Ale jeszcze jakby nie to. Tak jest. No. Tak. Tak właśnie, nie? Tak. Coś w ten deseń, nie? Jakoś tak to szło, nie? Właśnie dobrze. Tak. Szpak, mówisz, że byłeś na początku i już cię szukam, już cię sprawdzam, brać. Kiedy Szpaku i gracza? No na epce, Michał, na ostatnim kawałku. Na ostatnim kawałku na płycie, na Boruto będę z najlepszym numerem na... Pójdźcie. Zgadzam jak się. Dla mnie. Jest najlepszy. Będzie Shrek. Taki Jan Kigi, Red Bull, Prud, Michał Graczyk. Co sądzicie o panowie Oliwierze Francisie? Nie wiem, kim jest Oliver Francis. To jest gościu ze Stanów, robi sobie sam bity. To jest ten jest taki independent. Blondyn taki? Taki blondyn, tak. Trochę za ciepły klimat dla mnie, ale muzycznie spoko. Dla mnie muzycznie, bity dla u niego moim zdaniem siedzą, robi sobie sam. A ty kojarzysz w ogóle kto to? Tak. No. Graczyk, próbowałeś kiedyś yerba mate? Nie, wywalcie się z butów. Zaczynają się dziwne pytania. Yerba mate jest zajebista. Ja też piłem i lubię bardzo. Ja też lubię, zdecydowanie wolę kawę. Podbija ciśnienie, fuj. Shreka mamy, okej. Dobra, jedziemy ze Shrekiem. Znaczy jedziemy, nie wiedziałem, że od razu go pociśniemy. Mogę się słuchać.
No to proszę. Że generalnie według mnie bardzo dużą wagę powinno się przykładać do ksywki, która powinna fajnie wpadać w ucho, tak, w ucho i powinna być... Powiedział to Michał Graczyk. Michał Graczyk. No tak. To było wcześniej. Kabanos. Okej. Okay. On wie, co mówi. Czyli on prawda, wie, czyli zrobił progres. On wie, co mówi. Dokładnie. Powinna wpadać w ucho i powinna być chwytliwa, ale nie Shrek, być Shrek to tak średnio, nie? Shrek? Shrek. Przypomnijmy, że ja bym pomyślał... To może właśnie twój kabanos był taki, to teraz Shrek przypomnijmy tak właśnie, że Michał kiedyś był kabanos, więc wie, o czym mówi. Na takim etapie pomyślałbym nad zmianą ksywy, nie? Bo to no jest tu jeszcze można, nie? Bo nie brzmi to poważnie w sumie, jakby nie patrzeć, nie? Nie brzmi nabicie poważnie. Shreku. Shrek nabicie, tak. Dobra, lećmy. Lecimy. Czaszki na bluzie w plecach, usty z oryki, w pielni mocno przydatne na potem artefakty. Nie patrzę na boki, kiedy mi w oczach się tli. Spojrzenie jest naprzeciwka mordu, szanuj swe kły. W tym traku wam okoliczności życia przedstawiam. Na murku spotykamy się, ja i moja mafia. To ludzie, których nie muszę się pytać o prawdę, bo wiemy tu o sobie wszystko, co nie jest łatwe. Każdy jak zbijam piątki, tu się patrzy w oczy, bo tu wszystko naprawdę i się nie ma dosyć. Bycia na wyciągnięcie ręki zawsze podam, ale żebyś nie musiał nigdy spać na schodach. Się czeka na obcego błąd wypowiedzi, jak mi się nie spodoba coś, to będę się bił. Mordziaty ma ochotę się pobawić bongo, ja go zaproszę na chatę, niech spali spoko. Czaszki na bluzie w plecach, usty z oryki, w pielni mocno przydatne na potem artefakty. Nie patrzę na boki, kiedy mi w oczach się tli. Spojrzenie jest naprzeciwka mordu, szanuj swe kły. Było nas trochę więcej, pozabierał nam mordeczki, które celebrowały zawsze ten czas. Zostały tylko foty i pamiętam stale, jak się kiedyś spotkamy, to zrobimy balet. To przykład, czemu zawsze się po... No dobra, myślę, że tak. Wydaje mi się, że spoko. Spoko, referent wpada w ucho, jest mocne. Tak, jedyne, no, co mnie tu wkurwia, to ksywa. Ale nie, fajnie, spoko. Jest okej. Okay. Young Paluch. Shrek, no widzisz? Czyli spoko, no. Jest jak najbardziej. Graczyk, było bardzo dobrze. Graczyk, a co współpracą z Multiego? Jakaś chwila była ciszy, ale pogodziliśmy się i może coś będzie. Myślę, że będzie coś, no, coś nowego. Ja go bardzo lubię i będziemy działać. Ale ko? Kto? Multi. O Multiego chodzi. Young Multi? Tak. No. To westchnięcie było tak wymowne. Co was wkurwia w polskim rapie? Polski rap. Te disy mnie wkurwiają ostatnie wszystkie. Nie, generalnie wszystko. To jest takie kurwa śmieszne. Szukanie atencji takiej. No, wszystko. Ale że wkurwia go was to? Czy to jest takie, nie, to nie wkurwia, bo przechodzi bokiem, ja bym zupełnie, wiesz, jakby nie oddziałuje to na mnie w żaden sposób. Dobra, czekajcie. Mnie trochę wkurwia, wiem, co mnie wkurwia w polskim rapie. Słuchacze polskiego rapu mnie wkurwiają. Tak strasznie się wczuwają w to wszystko. Tak, i zawsze... No bo są młodzi ludzie, nie? Z drugiej strony, wiesz. Prawda objawiona, kurwa. Powiedziałeś, że to rok temu, że lubisz, a teraz mówisz, że nie lubisz, i pokryto jebany. Dokładnie o tym mówię. A ja to mam na tatuażu, na przedramieniu, wiesz. Dokładnie o tym mówię. Wieczna nadinterpretacja i po prostu niekumanie, o co w tym wszystkim chodzi. Dominik Włodarczyk, zobaczmy. No to jedziemy. Wojtas, jaka ksywa oldschoolowa. Kurwa, mnie graczona nos. Nie, tu masz mądrą kamerkę, gdzie ty? Udaję, że jestem groźny, jestem zwykłym typem, taki jak ty. Co ty ziomu? Ale żeś nas wziął, ale żeś nas zaskoczył. Jeszcze nie we frazę, tak. Wziąłeś nas pod chuja, kurwa, no, troszkę nas, że tak już zaczęliśmy rozkminiać, coś, a tu nagle takie bumy. Ajajaj. Dobrze, jedźmy dalej.
Jedźmy dalej, dobrze. No to niestety nie, nie weszło. Nie wejszło to, nie? Co tutaj dużo mówić. Jarza, Michael. O, to można puścić. Jestem dawaj. Ciekaw, co powiecie. Ja już ja wiem o kogo, wiem kto to jest. I dobra, nic nie będę spoilował. Pyk. Dobra, bo przestaliśmy odpowiadać w ogóle. Właśnie, bo przestaliśmy odpowiadać, może tutaj byśmy... Graczek dokończył Essex. Ale to może skończmy numer najpierw. To było dobra, pytanie o Essexie, nie? Po no właśnie numerze. Chciałem no. na to odpowiedzieć. No to co, Essex, no dajesz. Tam jakieś było pytanie, ktoś zadał pytanie. Ktoś zadał pytanie o Essexie, że co o nim sądzimy, czy coś ja takiego. Ja uważam, że Essex... Essex jest bardzo mocny, stworzył, kurwa, bardzo nowoczesne brzmienie. I, ale myślę, że nie sprostał temu, jakie są stawki generalnie zabity. Chciał walczyć o swoje i nie udało mu się i wszyscy go odpulili i... A Essex naprawdę, ja pamiętam, że jak zaczynałem robić muzykę... Z mojej perspektywy. Jak zaczynałem robić muzykę i słuchałem pierwszych kawałków Essexa z Kubanem, to jak ja usłyszałem te bity, to kurwa nie wiedziałem, co on ze sobą zrobić. No, to było zupełnie coś innego, po prostu kosmos, także... Nie wiem, co się dzieje dzisiaj z Essexem, z tego, co tam słyszałem, to chyba poszedł taki trochę już... mocno odklejony klimat, ale za to, co robił wcześniej, jest dobrze wielki props. Naprawdę, bo zrobił coś super. Dla mnie spoko, że pomimo tego, że tam jakoś, jak mówicie, nie przyjął się do tej rap gry, to jest w stanie robić swoje rzeczy, bo tam gdzieś słyszałem, że no, takie live akty sobie gra, takie bardziej producenckie rzeczy, typowo takie... Może się tam gdzieś odnalazł, że nie jest trochę. Świecie zrozumiał, że praca z raperami to nie jest do końca... To, co chciałby robić. No właśnie, no. Kolejne trzeba pytanie było, coś, czy usłyszycie mnie jeszcze na nowej płycie BDS-a. Generalnie sytuacja wygląda tak, że to ja miałem robić tą płytę z BDS-em, którą robi teraz z Kubim, ale trochę się pokłóciliśmy i wyszło jak wyszło, więc raczej już nie ma się coś spodziewać na... Całą mieliście wyrobić, tak? Tak, tak. Więc nie ma się co spodziewać raczej, że jeszcze kiedykolwiek coś razem zrobiliśmy, bo wyszły takie sytuacje po prostu, których no nie będę teraz o tym oczywiście gadał, ale czasem no, bywa, raczej już nic z tego nie będzie. Słuchamy. To będzie dobre, mam nadzieję. Stara przyjaciółka do mnie wróciła, nazywa się nikotyna. Już sam nie wiem, czy to samo życie, czy palenie bardziej zabija. Smutno ci wcale nie, co coś było widać. Kiedy usunę te paranoje, może pomoże ten łyk wina. Znowu biegałem trochę za czymś, co było tylko cieniem szansy. Czasami lepiej nie biegać, kiedy nic nie zmieni i mam się martwić. Zajmuję się swoimi sprawami, to może niewiele, na dzisiaj wystarczy. Znowu poudaję, że wszystko spokoj, poradzę sobie sam. Ogarnij się Marci, ogarniam, pozdrawiam. Chciałem tylko minimum od ciebie, sam za dużo bym dał, to prawda. Paranoje, cierpienia poety napotyka na ściana na koniec. Co sznurek na szyję mam, wpadać na stołek i załatwione. Nadal szukam innego sposobu, ale to spala mi głowę. No to lecę poudawać twardego jak skała, krater płonie. Raczej co jest, co? Nie tak to miało wyglądać, po co znowu liczyłem na coś, to było odruchowe. No dobra. Dobra, człowiek. I co? No to samo. Prosto z kolejki po unormalnienie niezmiennie. Nie chcę tabletki, ty to nieporozumienie, nie we mnie. Zrozumienie, gdy głównym strumieniem płyną brednie, bezwiednie jak z paska na TVN-ie. Wiem, jak Antoni M, wszędzie widzę spisek dem. Agonii hej, mam przerwę w życiorysie i jak Bonnie M z łóżka obok wciąż piszę. Tylko, że on front znicza, ja czołg z gitar. Ty bądź ciszej, pną się gąsienicę po schodach. Ty wchodź do nas, póki poście liczy oddziałowa. Zobacz, ci goście niczym hump bogat przy kartach. Białe ściany bez klamek to nasza Casablanca. Ci goście niczym Hulk Hogan to farsa. Chcą nas pacyfikować i włączać Mozarta. Nie mają farta, moi żołnierze ich zagryzą dewizą. Wolimy elektrody niż przed telewizor zawsze. No i jak? A spoko. Ciekawe. Jest okej. Okay. Tak. Za mało wyświetleń jak dla mnie. Tak, jak zdecydowanie za mało. To chyba świeżynka po prostu, nie? Jechało, o, z dzisiaj przed chwilą. Ale patrz, patrz, kto jest kozak. Już, pierwszy. Proszę. Pierwszy, pierwszy jest. Pierwszy, co i nara się ma. Dobrze. Wygrałem internet, dzisiaj mogę iść spać. Igor wjechał. O, Igor, pozdrawiamy cię serdecznie. Cześć, Igor. Jaki Igor? Igor to taki nasz koleżka, on z czeluści zresztą też gra angielski DJ. Pięknie, pozdrawiam. Okej, okay, weź wypowiedz się, bo tam padło do ciebie pytanie, co sądzisz na temat Kubiego, więc... Co sądzę na temat Kubiego? A
kurde, no nigdy się nie poznaliśmy osobiście, więc ciężko jest mi się wypowiadać o nim jako o człowieku. Ale o muzyce. Ale z czystego punktu widzenia, jeśli chodzi o muzykę, ja się tym nie jaram i przez te wszystkie krzywe akcje, które powychodziły, było ich trochę, tak ciężko jest mi teraz jakby, wiesz... W sensie, że został ślad, tak został... Taki to... niesmak został po prostu, nie wiesz o co chodzi. Mówię, nie pozna- się nie biorą. Nie poznaliśmy się, nie poznaliśmy się nigdy osobiście, tak, ale jak... muzycznie to tak. I te wszystkie wszystko jego teraz cedzę przez palce, bo te tłumaczenia, to wszystko wyglądało trochę dziwnie i. Te wszystkie jego tłumaczenia, które tam próbował coś tam o samplingu czy coś, to była ewidentna kradzież, no ale. No, no właśnie, jakieś takie. No cóż, no miejmy nadzieję, że to więcej się nie powtórzy. Niech ja mu kibicuję, nie chcę robić muzykę, niech będzie jak najlepsze, ale ja tego nie kupuję przez to, jak to wyglądało wcześniej. No, no. I tyle. Dobra, jedziemy z numerami. Graczyk Topka. Elo, dla mnie kozak ziomeczek, przy okazji rzucam wam na piwko i polecam numerek, bo warto wspierać klimacik, ostatnio dosyć modny, potencjał jest. I to jest najlepsze, jak piszą, że potencjał jest, już cię nastawiają na to, tak, że na pewno się zajarasz. No stary, że jest dobrze już i jest w ogóle potencjał. No już jest okej, okay, więc w ogóle nie masz się do czego przypierdolić, tak naprawdę poleć dalej to, nie? Fiji. Coś kojarzę. Styk. Jestem wesoły, wcale nie miało tak być. A może znasz ten numer i właśnie dlatego jesteś ze mną do dziś. Czasami nie wiem co pięcia, kiedy życie dawało mi kopa, to zaraz wiedziałem nie. Wtedy patrzyłem w lustro i nie widziałem nic poza tą jebaną pustką. A kiedy ona obok mnie, wtedy wszystko dobrze jest. Lubię patrzeć w oczy jej, lecimy jak paralotnie. Ej, lecimy jak paralotnie. To światło jest i czuję jak przenika. To właśnie jest ta chwila, wulkan emocji, wybacz. Często brakuje mi tchu i nie mam jak oddychać. Czasem brakuje mi słów, zamiast żyć wolę zdychać. Nie czuję się jak ten król i nie chcę o tym pisać. Oni kochają ten stan, ja czuję się jak pryzmat. Wiem, dlatego lecę na pełnej. Nawet gdy serce mi pęknie, mała uwierz mi, ja tęsknię. No i teraz możemy pogadać właśnie. Bardzo dużo tych pytań było generalnie. Czekaj, jak zacząłem właśnie tutaj, jak byliśmy wyciszeni, to mówiłem tutaj, że to jest dobre, fajnie brzmi, jest zmiksowane, spoko, jest melodyczne, flow jest spoko, tylko że każdy kawałek tak brzmi teraz. No. Każdy kawałek od młodego rapera, który wychodzi, brzmi... Jest tak sam, taki no, sam. No nie to jest ma... ten sam patent, tak. Nic się nie zmienia, więc jest poprawnie, nie ma się do czego przyjebać, no ale jakoś nie wyróżnia się, no właśnie. Nie? Właśnie. A i tam było... Czy graczyk? Kurwa, no nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo mnie rzucam w kurwę. Tukaj... Wkurwiam go każdego dnia. Daily. No. A tam było takie pytanie całkiem ciekawe. Czemu zgodziliśmy się grać imprezę 30 marca w klubie dla plus 16? Że imprezę DJ-ską plus 16. I pewnie o to chodziło, że plus 16, a my te mamy grać. To dobrze czy niedobrze? No właśnie to... chyba źle. Czemu? No nie wiem, wiele osób... Ale... Że młodzi nie mogą grać. Dla dzieciarni będziemy grać. Dużo ale jak też... bo powinno być... Trzeba, o to chodzi, że plus 18. Zgodziliśmy się, bo organizuje to nas kolega, no i dlaczego mielibyśmy się nie zgodzić? No, pekunia non olet. Kasa to kasa. Proste. Dobra, jedziemy dalej. Także Fiji, kurczę, przyjemnie, ale kurde... Nie słucham Mesa. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć nic... W ogóle nie słyszysz Mesa? Znaczy, wiesz, nie tak, że nie wiem kim jest i nigdy nie słyszałem, ale to co wychodzi na bieżąco, to raczej średnio. Okej. Okay. Co sądzę o Dimsie? Dims to jest mój przyjaciel, no przyjaciel. Dims jest super. Jest kolegą i jest świetny. Jest zajebistym producentem. Co sądzę o Efiocie? Nie wiem kim jest Efiot. To moja stara ksywa rapowa. Naprawdę? Tak specjalnie, to kurwa. Ale mnie strolowali! Tak specjalnie. Stary, to mi wysyłają czasami, kurwa, ktoś mi wyśle i donate mi wysyłają mój numer, wiesz. Sprzed lat, ja mówię, słuchaj teraz! Ten Efiot chujowy. Chujowy, nie. No to, dobrze, że skończył z rapem. No to wracając, co sądzę o Efiocie, uważam, że przyszłość polskiej rap gry Efiot. Tak. I biciki spoko, nie? Tak, dogadamy się. Prosto. Będziecie płacić, żebym nagrywał na waszych gitarach. Tak, bo to tak będzie działać. Kurwa, wszystko ustalone. Dobrze, także czekajcie na tę płytę, jedziemy dalej. Denis chce. Tak jest.
dzisiaj chcę pić łychę z tobą, niczym nie przejmować się, czuć, że jesteś tylko mocno. Nie to samo, a trochę gorzej. I tak, bo nie brzmi, bo nie brzmi. Tam Heaven od tyłu napisał, kiedy się widzimy. No, widzimy się pewnie na jakiejś imprezie we Wrocławiu, w Poznaniu, no niedługo. Waka, cieszysz się, że dzięki twoim bitom Yankee Geek został te... To nie dzięki moim bitom, bo Yankee Geek sam sobie na to zapracował, na pewno mu w tym pomogłem, ale no, kurwa, no, jest niesamowitym talenciakiem i to była kwestia czasu. Taka jest prawda. Denis, w całym niestety nam to nie podobało się. No nie, nie. Nie. Co wam mogę powiedzieć? Czy dobrze. Jaramy się South Boysami? Nie, chyba się nie jaramy, nie? Nie. No. Mi ich pierwsze mixtape się podobały. No. Wózek Upojonych i Upojeni coś wysłali z... Aitena kojarzycie? Aitena? Tak, Aiten. Zaraz zobaczymy, jak się... O, to nie, tak. Tukaj, o nie, Tukaj, co sądzicie, ja co nie? Wy tam skończcie z tymi pytaniami o sądzenie, bo oni tylko czekają na jakieś dramy, ty. No. Wy tylko czekacie na dramy. A my słuchamy tutaj kawałeczków, bo to się spotkaliśmy, nie, dokładnie, żeby tutaj osądzać właśnie, teraz wszystko. Właśnie, słuchajmy. Chciałbym zwiedzać miasta, wiele zmienia się, a ja ciągle tu dorastam, wiele dzieje się, bardzo szybko mija czas nam, czasem gubię sens, dookoła gasną światła, czasem gubię sens. Chciałbym zwiedzać miasta, wiele zmienia się, a ja ciągle tu dorastam, wiele dzieje się, bardzo szybko mija czas nam, czasem gubię sens, dookoła gasną światła, czasem gubię sens. Lubię wyjść na miasto nocą i zwiedzać puste ulice i nieważne, czy to styczeń, luty, maj, grudzień czy lipiec, zawsze ktoś się znajdzie chętny, by zrobić co plicze. Sok na popite, robię reset od liter. Skurwysynie, odliczaj mi sekundy do śmierci, albo odliczaj sekundy, aż raz kurwie ten mainstream. Odliczaj, wierz mi, piąty rok, nie pójdzie się pieprzyć. Mijam starą szkołę, milion refleksji, pamiętam jak miałem milion pretensji. Dziś zero jest i wszystko zależy ode mnie. Uświadomiłem to sobie przez swe powtarzane błędy, a w głowie kosmos już od małego miałem. Ciągle chcę wolność mieć wyjebane. Daj mi żyć w slow mo, w tym biegu tlenu braknie. Odpal mi ląd, wow, i w niebie chciałbym zwiedzać miasta. Wiele zmienia się, a ja ciągle tu dorastam. Wiele dzieje się, bardzo szybko mija czas. Nie, to mi się podoba, to mi się. Jaka i ten? Spoko, jak najbardziej. To jest zajebisty numer. Bardzo fajny numer, fajnie to płynie, tylko że barwa głosu trochę jak Siles. Tak. Także, ale nie, spoko, jak najbardziej na plus, ja się jaram. Też zasługuje na więcej wyświetleń. Co tam mamy, podeślemy ludziom. Tak, a było, co sądzicie o ludziach, którzy pytają się, co sądzicie cały czas? Właśnie to mnie wkurwia. Tak, właśnie o tym mówiliśmy przed chwilą. Tak. Dokładnie. Ale tego się nie da. Było jeszcze jakieś... No niestety, nic nie zrobimy. Tak jest. Było jeszcze jakieś pytanie na temat Sentino, czy dużo tam jest moich bitów. Ze względu na to, że pokłóciłem się z Sentino, a w zasadzie zrobił po prostu kilka krzywych ruchów, bo bardzo go szanowałem do pewnego momentu. Wszystkie bity, które miały być na tej płycie, już dawno poszły i są sprzedane. No tyle mogę powiedzieć. Tu jeszcze było fajne pytanko. Nie wiem, co ma zamiar z tym zrobić. To było jeszcze takie fajne pytanko, ale mi uciekło, no trudno. O, lećmy dalej. Jedźmy dalej z muzyczką. Tak, lećmy dalej z muzyczką. Free Drake, dobrze, może to nie... Nie mam pojęcia. Weź zobacz to Free Drake, tak? Kodak Black. No jestem ciekaw. Dobra. Ciekawe. Jestem ciekaw. Jadym! No i co, Free Drake, Kodak Black, Tybee? Drake'a i Kodak'a bym tam na pewno nie usłyszał. Tak, no. Nie, to, że podpisane... Za bardzo tak prosty, za mało melodyczny, tak. Mała harmonia i... Ale ciśnij. Ale może... jest potencjał. Trzeba zacząć. Dokładnie, każdy nie? Kiedyś zaczyna... Olfan, kiedy płyta producentka? Kiedy? To tak nigdy. Jak z numer razem było to takie pytanie życiowe, nie? Kiedy płyta? Mam ją na dysku tutaj tam z tyłu. Już jest na dysku, już się mam gotuje. Mam twoje wokale na dysku twardy. Tak. Kawałek Kulfona Wienia, te dzika jest na twoim bicie 2K? Raczej nie. Ja nic o tym nie wiem. Kto jest Kulfon? Nie wiem, kim jest Kulfon. Ja Kulfona pamiętam z lat 90. Ja była też. Taka bajka. Kulfon, coś cię wyrośnie. Było. Czy...
Gruszki na wierzbie, coś takiego. Graczyk z iloma osobami się pokłócić w tym roku? Z wieloma, no bo ze względu na to, że po prostu dbamy o swój szacunek, a jeśli raper nie szanuje producenta, no to niestety... Po co pracować? Po co pracować, nie? To chyba nawet tukaj, nie jest kłótnia, tylko... Tutaj zgodziłbyś się na koprot... Rozejście, rozejście. No, to jest rozejście. Zgodziłbyś się na koprot... by pomóc no name'owi. Jasne, jeśli jesteś dobry, to nie ma dla mnie znaczenia, czy ty jesteś no name'em, czy jesteś znany. Robisz fajne bity, to jest zawsze... Samo. Chętnie. Każdy pomysł, fajna melodia, która wpada w ucho, możecie podsyłać będziemy działać. Jak ja zaczynałem, to mi nikt nie pomagał, więc wychodzę z założenia, że nic nie będzie kosztowało mnie to, żeby komuś pomóc, więc... Jak ja zrobię producencką, to będzie się nazywała 2KX Michał Graczyk, kurwa. No to fajnie. A nie... No. Czekaj, jak tam było? Czarny wrzesień. Tak, można rzucić się do DHP-i. Jedziemy. Dobra. Znowu jest płasko, znowu jest trochę przekompresowane. Generalnie fajnie muzycznie, ale ja ciągle spodziewałem się, że w pewnym momencie będzie jeb. Będzie pierdolnięcie. I nie było. Ale fajnie, muzycznie super. Fajna melodia. Tutaj Michał, kiedy ma być na impreza w marcu, na której zagracie? W marcu? 30 marca. A, ta w Łodzi? Tak. W Łodzi 30 marzec. A co jest? Imprezka, chłopaki grają, tak? Tak. No. Tutaj moje trzecie podejście, za trzecim razem być muszą. Ale ten beat ma rok czasu. Tak, no to nie ma dawaj znaczenia. Dawaj świeżynki. No. To dawaj świeżynki, to jak wysłałeś taki, no to co się dziwisz? Jak masz lepsze, no to... Dobra. Póki mam jeszcze chwilę atencji, to chciałbym... To atencjusz, typowy. Kolega już pyta trzeci raz i nie dostał odpowiedzi, to chciałbym już odpowiedzieć. Tak. Dobra, tylko powiem, że pozdrawiam Gandziora od Szymana i Janka Rapowanie. Skąd się wziął mój tak? Mój tak nagrał mi Deneset, ja sobie wyciąłem, bo to było w kawałku. Rzadko go używam, bo jestem zapominalski i często jak wysyłam ścieżki do miksu, zapominam go wrzucić, dlatego tak rzadko jest. Ale obiecuję, że będę starał się to robić częściej. Zajebisty jestem, tak. Bo a wy mówicie o tym, co jest przed bitem, tak? W sensie, właśnie o tym mówię. Ja to rzadko wrzucam, a z tego co widzę, ludziom się podoba, tylko że ja zapominam zawsze. A ty masz co, MG? Tam ja jest MG. MG tam wiesz, MG. Ale miałeś jeszcze coś nowego. O7, patrz. Miałem jeszcze od pozdrawiam braciaka. I brzmiał on... kurwa, graczyk! Wiesz jak bałagan, tak typowa odklejka Jacka. Ale fajnie. Się podobają, ci pokazać nawet taki... bo w sumie chuj z tym. Nie wiem, co mamy dalej? Mamy klip prosto ze Stanów, moi drodzy. I mamy nabicie ziomeczka i jest w ogóle to ale ziomeczek Polak? Tak! Tak? Mikrofon mamy włączony. Dobrze, wyłączę, dobrze, przypomniałeś, ale tylko chcę zobaczyć na pewno. Mój beat, nawijka i klip prosto z Los Angeles. No proszę. Kurwa. No to jedziemy. Dawaj mnie to mordo. Zwykła mnie generalnie. I'm in love with my low rider. If I wrap around a tree, I just throw it in the gutter, go buy another. We gon' ride till them Daytons come off. If them knockoffs fall off, you better have a Dayton hammer. I'm riding through your city, I'm a bad mama jammer. Fine as I can be, 41 with stamina. Hood money, may the Lord have mercy on me. Cause these hating ass niggas trying to put a hurt on me. I'm young and I'm restless. Yeah, bitch, I leave her breathless. Leaving the panties in my rider, bitch, fuck with me. I grip on weak brain, tip on honey's mane like my name was Pepsi. Bitch, you don't know me, but you can get to know me. I'm a low rider, she a low rider. Low rider should be a low rider too. Front, back, side to side, you know how we do. The first of the year, everything's so clear. Riders mount up, niggas reload. Time to get it in, rest in peace if you ain't here. Pour a little liquor out, no
see the day split. Congregate with my low riders, we meet again. Shooting dice, bumping oldies, listening to smoke. Tipping, dipping, bloods, crips, essays, Dominicans, Asians, bitches, niggas, tipping, ain't no say tripping. What? We gon' ride, tipping, dipping, bloods, crips, essays, Dominicans, Asians, bitches, niggas, tipping, ain't no say tripping. What? We gon' ride. To the West Pride TV, home of the Dayton Wives, Candy Low Riders, three wheel motions and side to side. Thank you. Yeah. We be tipping, we be screaming out of the lab. California lifestyle, yeah, we got it like that. Yeah, the cities be like, they doing the most. You can't compete, but we gon' ride from the west coast. And welcome them drones, the smoke and the coast. No i bank, i Polak sobie produkował, i sobie zrobił numerek. Jak najbardziej jest. Bardzo fajny klimacik west coastowy. W lato w furze, bez dachu. Jeszcze w takiej furze, nie? Żeby jeszcze super sobie jeździć. Super, super. Bardzo, bardzo fajne. RTN bardziej, propsujemy mocno. Tym bardziej, że ja od samego początku, jak tylko zaczynałem tam słuchać muzy, to West Coast zawsze Tupak, nie Tupak i takie klimaty to super, naprawdę. Chwytamy to, dobra. Dobrze, sprawdźmy coś może od ciebie. Powiedziałeś ostatnie zdanie, niech będzie. Babicz, kwiaty, miasto nałogów. Okej, okay, no dobra. Chwileczkę jeszcze? O, może. Dobra. Do refrenu. Do refrenu. Odpalam śluga i z kwiatem se gadamy, że co nas nie zabije, sprawia, że częściej chlamy. Jak nas widzą, tak nas piszą, pytały. Taki styl, kurwo, w tym mieście byłem już każdym. Refren jest tak, samplowany. Kurde, taki kenke flow, ale takie trochę prawie, a prawie robi różnicę. O 10 lat za późno, ja tak powiem. O. Babicz, no pytanie, jak długo on nawija już, nie? Czy to jest początki dopiero, czy to już jest długo? Już jaka jest moja pierwsza, pierwszą produkcją w mainstreamie były czarne okulary u Żabsona. Do wszystkich hejtów... Waka stary norweski, to nie wiem, co jakiś góry. Waka stary norweski podróżniku, dawaj podchodzą granice i bierz ze sobą wagon ruskich od Iwana, bo nerwowa jest pasierbica, która mało gada, ale dużo wie. Pozdrowienia dla wszystkich chłopaków PDW. PDW, no jest. No i pozdrawiam chłopaków z PDW. Nie wiesz. Spodziewam się. Ładnie, ładnie. Donator Mazur. Już wiem, o co chodzi. Tak, wiesz, o co chodzi? Tak, tak, tak. Chłopaki ode mnie z osiedla się bawią. No pozdrawiam serdecznie, jeśli dalej tu jesteście. Dester Korporacja, dobrze, sprawdźmy. Kuban nas wrzucił. Gdzie on nas wrzucił? Kurwa, pozdro. Kubuś, pozdrawiamy również. Pozdro, pozdro, mordo. Dester Korporacja, mały buch. Mały buch. No dobra. Obaczmy. Mieliśmy Destera, Mistera. Są tylko zmiany, jak najlepiej. Nie uznaję porażek. Są tylko zmiany, jak najlepiej wykorzystuję je. Siemanko. No siema, co tam? Problemy, rozwiązania, problemy. No wiem, wiem. Chcesz pogadać? A wiesz jak jest, niby ciągle praca. Hajs ciągle się nie zgadza, ciągle presja na mnie wzrasta też. Z dziewczyną to mi się układa, ale nie tak jak ten pasjans, bardziej UFC na chacie. Wiesz, wiesz, wiesz. Nieustanna walka, może przez to docieranie, ciągle ogień między nami jest. Chciałbym krzyknąć kiedyś timeout, ile dźwigać mam na barkach, nie chce mi się już naprawdę bier. Stary, na każdy spory problem mam tutaj małego kotka. Yeah, yeah.
Nie no co ty, jutro praca, sporo załatwiam, zero kaca, muszę formę jak szatan mieć. Wiesz, że do baki nie wracam, gówno kopię mnie jak zlatam, czuję wyżej się niż kanie łez. Nie proponuj mi kociaka, ty to mi powoduje raka, ty pewnie lubisz mieszać jazz. Nie nakłonisz mnie na machę, w sumie jebać, raz się żyje, yolo carpe diem. Nie palę weedu, ale weź mi proszę blanta złóż. Nie palę weedu, ale weź mi butlę nabij kurz. Nie palę weedu, ale szkoda marnować tych lów. Nie palę weedu, ale dzisiaj może mały buch. Nie palę weedu, ale weź mi proszę blanta złóż. Nie palę weedu, ale weź mi butlę nabij kurz. Nie palę weedu, ale szkoda marnować tych lów. Nie palę weedu, ale dzisiaj może mały buch. Nie palę weedu, ale weź mi proszę blanta złóż. Nie palę weedu, ale weź mi butlę na biku. Nie palę weedu, ale szkoda marnować tych lów. Nie palę weedu, ale dzisiaj może mały buch. Dobre. No i co? Props. Ja powiem tak, animacja jest dojebana w kosmos, kurwa, dawno tak. Czegoś takiego nie widziałem. Naprawdę. W sumie super. Nie wiem, czy coś takiego widziałem, ale zajebisty pomysł na nadaje animację. Takiego klimatu, kurwa, że mega. Że dużo mega. Lepiej się tego słucha, nie? Tak. Naprawdę. Tutaj chcesz nowości, to odświeżacie profil na SoundCloudzie. Proszę. Linka tylko. Kiedy w którym klubie Łodzi będzie ta impreza? Nie wiem. To będzie Futuryście 30 marca. Link dla was, proszę. Do tego. Rzuciłeś im tam? Tak, EDF to wszystko. Myślałem, że graczyk zjedzie animację. Ale masz po prostu opinię już, nie? Ej, no ja nie jestem taki, przestańcie. No właśnie nie jest taki. Ale bardzo ciekawe, jak jest hejty. Ja się tylko zgrywam, to była beczka. A propos hejty. Znaczy, to co powie... A dobra, chodź. A, szkoda szczępić ryje. Jedźmy z muzyką. Jutro o tym pogadamy. Pszenica quality, ty. Hejty, jak wam się coś swojak poprzepala, to już czas o psychiatryka wypierdalać. Hejtujesz komentarze, żeby inni... Ja nie lubię tak. Ja też nie, mnie też to nie śmieszy, to raczej płytki humor, więc tak. Może dalej. No, szkoda czasu, a nuż trafimy na kogoś fajnego, tak, nie? Tak. Jeszcze raz wielkie pozdro dla Wakanda. Ale EDF, dziękujemy. Pozdrawiamy również. Pozdrawiamy. Chciałeś tu nam humor poprawić, ale to tak nie wyszło, bo mamy dobry. R&B alert, więc truskulowe głowy będą kręcić głowami. Dajcie trochę głośniej, bo master nie zrobiony, premiera pewnie koniec marca, SoundCloud, Steve Benz. Michał, ile Red Bulli dzisiaj wypiłeś? 4. 5. Zaraz zobaczymy, Steven, poszukam ciebie, znajdę. SoundCloud. Tak to kurwa, będzie ciężko, bracie. Jakie zdanie o chłopakach z LDZ Purple Haze? Nie mam pojęcia, kto to jest. O, jest. O, posłuchajmy. Sprawdźmy. Jeśli nie mogę cię mieć, to już wolę zostać sam. Wokół słyszę głosy wstań. Zostać sam. Jeśli nie mogę cię mieć, to już wolę zostać sam. No nawet co? Michał Graczyk by zasnął po tym kawałku. Tak, po tych 5 regulach. Mi się zrobiło przykro, chciałem trochę się popłakać nawet. Ale smutki, smutki Steven, czemu tak aż? No, fajny beat, fajny potencjał, może jakbyś wjechał w takim... W głosie jest spoko. Tak, głos też masz spoko, może jakby bardziej w takim konkretnym jakimś stylu Toronto, wiesz, tak. Popłynąć, to super. Konkret, tutaj EDF płaci 12 zł, donate, a puszczacie 5 sekund. No takie życie, no co zrobisz? No. Tutaj wygląda jak Kuba. No. Ja nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. Mordeczki no można was dodawać na Snapie? Ja nie mam Snapa, więc... Kogo nas? Można, ale to... Wiem. Nawet jakbym ci teraz powiedział, jaka jest moja nazwa, to i tak nie będziesz w stanie jej wpisać. Jakie VST z presetami? A Omnisphere. Omnisfera jest najlepsza chyba. Dokładnie. Znajdziesz tam chyba wszystko, czego będziesz potrzebował. Tak. I fajnie można edytować te dokładnie.
Dobra, DTX, sprawdzajcie rzeszowski rap. Na refrenie Natalia Sumpor. Pozdro załoga. Natalia Sumpor kojarzy, skąd Natalia kojarzy? Sumpor? No, ja coś mnie mówi i to ona gdzieś, bo ona brała udział w jakichś tam YouTube'owych historiach. Puśćcie mnie proszę, jutro szkoła, muszę spać, mama mnie kasę. Ty czekaj, mam za dużo tego wszystkiego. Ale słodki robaczek Olfan siedzi sobie w rogu, a jak? Kurde mordo, to twój ten link, to ty mnie tu wysłałeś. Coś nie hula, dziwny. Kolego, coś nie hula. Coś mnie dziwnie tutaj to podesłałeś. Czekaj, YouTube komacz. Jakbyś mi powiedział DTX, jaki to jest numer, bo ty tu mi dałeś jakiegoś dziwnego linka, bracie. Jak ja tego nie znajdę. Jeszcze raz spróbuję, daj mi szansę. Jak tam, wracasz do nas? Jesteś po tych pięciu regulach? Znasz. Co jest już? Dobra, ja siadam. Przepraszam, chodź, słuchamy. Dobra, słuchamy teraz Detox i Natalia Sumpor. Okay. To nie życie zmienia nas. Troszkę tu kunsztu nie zaszkodzi, co nie? Yo. Aha. To nie życie zmienia nas, to my wprowadzamy zmiany mocno. Wciąż dalej na scenach gram, losie gdzie to poszło. Może już czas dorosnąć, z wersów pewniejszy komfort. Lecz może jestem o krok sukcesu, to wie Polsko. Nikt to znowu grać, koncert ile. Mała mam dość, choć wtór się z tobą, znacznie wolę ciszę. Dziś, bo szybkie życie wciąga mnie zbyt często. Alkohol przypadkowy seks, nie chcę żyć jak Belfort ma. Bo tak gdzie macie, przecież sobie marzę. Mała, ty marzysz też o facecie z gazet. A może chcesz rapera, co go dziema, co noc. Co mu kariera, czas pochłania, nie kiną z tobą, wiesz. Osobiście wolę drugą opcję. Jaka kariera, tylko pragnę tu w tym sypie dojść gdzieś. I może to, że mnie dziema na szczycie jeszcze. To jeden błąd, brak twych dłoni, co mnie kurczą mięśnie. Chcielibym dawo więcej, by więcej brać. Ale to nie ja, ale to nie ja. Gdzie ten świat, przecież naobiecywali nam. No. Za dużo się dzieje, miks do ogarnięcia. Mi się nie podoba. Dla mnie miks do ogarnięcia to podstawa, a co tam dalej to już nie słyszę. Nie przekonuje to jakoś, no za mocno niestety. Ale ten Masza oddaje pięknie numer ten, w sensie, że to jest, dzieje się dużo, nie, tak naprawdę nie wiesz do końca o co chodzi. Dzieje się wszystko, ale nic. I to nie życie zmienia nas. Właśnie tak. Jurek Zerki na mój kawałek, który posłałem na donajcie, pozdro. Polt sprawdzę, ale nie będę w stanie sprawdzić wszystkich, bo jest ich po prostu za dużo i czasowo już nie wygarniemy. Już jesteśmy tutaj 2 godziny 40. Mi się bardzo, myślę, bardzo szybko mi mija ten czas. 2 godziny 40, pizgło, co? Jest super, nie? W moment, pizgło. Ale ja jutro o 6.30 mam pobudeczkę, bo jadę po syna 5 godzin pociągiem, także ja będę ogólnie od 21.00, myślę, że będziemy pomału kończyć. 21.15 myślę. Ale puśćmy sobie jeszcze z rzeczy tutaj, postaram się coś jeszcze właśnie z tych donate'ów wrzucić, żebyście później nie mówili, że odjebało mi od tego hajsu już, kurwa. Polt, jest, mam cię, znalazłem. Przesyłam nowy unreleased kawałek, może możliwe poprawki w mixmasterze, pozdrawiam, link. Mordo, jakbyś napisał, jaki to jest numer Polt, to ja bym cię chętnie znalazł, wiesz, tylko bo wątpię się, żebym znalazł go z taką z ksywy. Bo SoundCloud tutaj te linki ucina i nie wiem, dlaczego one są ucięte, ale zaraz poszukam Polda. Jest. Może cię znajdę. Organized Mess, tylko który numer, bracie, no byś chciał? Powiedz, który chcesz numer, ja cię sprawdzę, zostawię ciebie. Adrian Motyl. Posłuchaj utworu Beat Type wykonawcy Albin na SoundCloudzie. Też jakbyś mi Adrian Motyl napisał, jaki to jest konkretnie kawałek, chcę ją tutaj wpisać, bo rozumiem, że ma być Albin. Spróbuję, może mi się uda. Co mi tam, otworzę sobie w nowej karcie jeszcze. O, i sprawdzę Albin. No właśnie nie. Także czekam na te dwie rzeczy. I wrzucam jeszcze trzecią. Czy pod moją nieobecność pojawiło się coś fajnego? Nie. Nic fajnego się nie pojawiło. Grande. Jak tam po urodzinach, Jurek? Pozdrawiam z Bydgoszczy. Grande bardzo dobrze po urodzinach. Pięknie było. Jeszcze na prywatnym. Grande to nie znajdę tego numeru, jak jest jeszcze na prywatnym. Poczekaj. O, YouTube. Tu komin, YouTube. O, mam go. Nóżki. Coś stało? Nie, ja mówię. To dobra, dobrze, ja już się przesuwam. Słuchaj, z mojego powerbanka latarki nie musisz włączać.
Ty masz w powerbanku latarkę? A jak? Ale gościu, ale... Wzięliście coś takiego? Ale jaki słek jest, zobacz, jak te bity, zobacz. Kurwa, wystarczy być producentem, ty. Tak się masz powerbanka z latarką. Tak żyją producenci. Tak żyją, człowieku, żyć nie umierać po prostu. Dobra. Grande był, szukam właśnie tutaj czegoś, żebym miał linki. Tu mi piszą może. Dałoby się tam przesłać coś z mojego kanału. Może tak, z Mars Jurek, a jutro będzie stream możliwe. Siema mordo, dawno mnie nie było, gdyż w poniedziałek miałem wypadek samochodowy, jak tam mordo u ciebie. Trzymaj się, mordko. Szymon, u nas wszystko dobrze, u mnie również, wszystko fajnie. Ale kres, a ty nie pod ślubów, bo masz dożyć. Do zdrowotnie, zdrowotności tobie życzymy. Zdecydowanie. Dobra, tak. Jeden to wracam było. Tester Korporacja był, pozdrawiam was, o, jest. Vassil Beats. Vassil Beats, no dobra. Coś mi to mówi. Tak, mówi wam coś? Nie, a tutaj nie. Poldi, Poldi Albin, napiszcie jakie tam kawałki na tym SoundCloudzie. A nie, Vassil, jak grałem w Tibie, to gościu miał taki nick. To może to jest on, ty. Czekaj. No może się. No dlaczego cię nie ma, ziomuś? Nie ma tego mordu. Co mam wpisać? Vassil Beats, piszę sobie. Nie, ty. Nie? Tak nie. To weź, spokojnie. Vassil Beats. Dark Zone, Hip Hop Trap, R&B Pop. Ale nie wiem, czy to będzie to, Vassil Beats. Siema wszystkich na czacie, jak tam? Siema, przestań siema, pytać, co z Jaconem. Te pytania o Jacon ludzi trochę są... bardzo trochę pytania w porządku o... człowiekiem. Robi, robi fajną muzykę. Jest po co trochę męczący. O ludzi? I to wszystko. Słuchajmy muzyki i oceniajmy muzykę. Po co Vassil się pytać? Beats, napisz, a proszę moderatorze, ogarnijcie te dwa kawałki dla mnie, jeżeli dacie właśnie radę. Kogo mamy następnego? Vassila, a my mamy tutaj następnego już ziomeczka. Nie będę czekał na to, tylko wbijam gościa, żebyśmy jeszcze zdążyli coś posłuchać. Co my tam... Boż kur, co oni mnie tutaj robią? Mocne brzmienie dla graczyka. Dostaliśmy jakiś link, mocne brzmienie dla graczyka. No, dobra. Ale gdzie ten link? No tam na czacie poszedł. Ale na czacie linków no to tam nie, one nie otworzymy. Są... Mordeczko, wyszli tutaj na ten, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, bo może graczek się zajara. No, ja bym się zajarał pewnie. Gdyby było mocne brzmienie. Płochujew. Płochujew też mi napisz, co ty Płochujew. Jest. Proszę. Dobra, mamy to. O, znowu. Znowu mamy ten sam dźwięk. Znowu, znowu ten bit jest... Znowu ten czekaj, sam... Czekaj. Ale... No właśnie, już ten... używany. No. Kto pod niego nawijał? Ja wiem, co to jest. Co to jest? To jest taki kawałek... Ktoś no właśnie. ...trapowy. My to mamy w secie swoim. Czy? Jak jeszcze ty... Kto nawijał? Kto nawijał? Kurwa, kogo to jest? Piszcie w komentarzach, kogo to jest? Jak jeszcze typy nie słyszałeś mnie na żadnym traku, to masz tu chwilę, patrz jak latam se o pełnym baku. Na głodzie mógłbym nawijać, że z łaków robię papu, lecz pierdolę bawić się w przewózkę sztuczne Nosferatu. Nie interesuje mnie, nie interesuje mnie, nie interesuje mnie sztuczne Nosferatu. Nie interesuje mnie, nie interesuje mnie, nie interesuje mnie. Tak jak stoję przed majkiem, tak stoję w sumie na co dzień. Nie mówię o machaniu łapą, mówię o tym, co na bicie wam powiem. Zrobiłem drugą solówę na bitach, mam zajebistych producentów i jestem świadomy, że może to nigdzie nie trafić. Brak jebanego zasięgu, bo co robię to dziś, co? Tyle dobrych jest ksywą. Żeby teraz się wybić, trzeba mieć przejebane to stilo. Na zarabianie za szybko, dlaczego w ogóle hip-hop? Nie pytaj nigdy mnie o to typie, no bo po prostu tak wyszło. Mówią, że kęki, że słyszą mnie, to kęki flow. Mówię, że chętnie bym z kękim sobie coś nagrał, ziom. Na znanej pętli tu wspólnie robimy niezły sztos i Szczecin. Cały się pali, lecz nie zamienia w proch. Yeah, yeah, robię sobie wdech, wdech, żeby tu zachować więcej tlenu, nie udusić się. Yeah, yeah, ha, huh, yeah, ha, huh, yeah. Jak w rodzinie nic nie ginie, to pierdolę taki deal. Zawsze jest tak jak nowinę, rap to wypruwanie żył. Nałogi, długi, rozwody, młody nie był gotowy. Nerwy, bo był nerwowy, całe życie schody. A, i tu jest treść ponad formę. Bo jak mam wciskać kit, to już wolę zamknąć mordę. I dobrze wiecie, w jaki folder wpadacie na kompie. Jak trzeba będzie zajebać w ryj, obiecuję, nie zwątpię. Zaczynałem tak niewinnie i kolejny sztos. Nikt nie wierzył, że się przyjmie. Jak zabrałem głos, nie liczę, że pęgę wyjmę. Wkładam non stop coś. Jesteś psem, a nie kotem. Wiesz, nie dostajesz w kość. Nawet jak będę się staczał za dwóch na bruku, nie mów nic. Na końcu mnie rozliczy Bóg, bo nie ma skrótu.
Jest. Moje tempo przy moim coś wolne mi się wydaje. Moje to coś jak fast food, bo szybko wydaje. U mnie dobry MC, bo wydasz dwie dychy i się najesz. Piszą do mnie o zwrotki, stary, ja nie pod wynajem. A trochę tu ciasno, nie wystarczy styluwa. Przepychanki na tytuły, bo tyluwa. Zgłaszczą się po plecach, chcą się tylko ślizgać. Pomyliłeś profile, typie, masażysta. I to nie tak, że... No i co, Ewiza Engel Płochu? Engel spoko, tak. Fajna barwa głosu i tak wjechał mocno z charyzmą. Fajna forma, lirycznie trochę tak dla mnie. No flow mi siedzi mocno. Taki typowy numer, jakby mimo kwestia podejścia, dokładnie. Robię to dobrze i będę robił to lepiej i ogólnie takie lekka ale braga. Ale forma fajna. Tak. Forma i luz na bicie też jest spoko. Tak. Nie? Każdy z nich, nie? I to i odrębne stylóweczki, jednak tak. To tekstowo, żeby to, ale to też taki numer trochę, nie? Że ciężko taki... wymagać tekstów, jak ktoś dopiero zaczyna, no to wiesz. Jasne. Jurkowski, Wasyl Beats, Nightmare albo Terror, już miałeś trzy podejścia. Wasyl Beats, no to mamy to, dawaj mnie to. Jak mówiłeś, Wasyl Beats? No to chyba będzie... Nightmare. A nie, Nightmare, tak? Tak, dobrze mówię. Albo Nightmare, Terror. Tak, Nightmare. No dobra. No dobra, jest i Terror, proszę. Słuchamy. No i co? Miks fajny. Mi się podoba ten. Gdybyśmy byli w 2012 roku, to bym się mega jarał. Trochę świeżości brakuje, jeśli chodzi o Sound Selection, ale tak spoko, jak najbardziej. Więcej kombinacji i w tym stylu, jakby jeśli chodzi na tym poziomie utrzymać, no, to tylko więcej spoko. Kombinacji. To jest trochę tak spoko. Monotonnie, nie? Pold, napisz po prostu tutaj kawałek. Nie pisz mi na fanpage'u, już nie ogarnę fanpage'u. To jest 7 stron ogarniam naraz. Napisz mi po prostu tutaj. Dziękuję ślicznie. No jest już tylko od 2 godzin od składak, czekam z niecierpliwością, mam nadzieję, że zdążycie. Składak, widzisz, chciałbym, nie uda się wszystkiego, mam nadzieję, że, nie, nie, że mi to wybaczycie, że nie dałem rady wszystkiego sprawdzić, no ale nie da się rozstroić. Ale spróbuję ciebie znaleźć, mordo, jak to mordo mówiła, że to było? Nie. Piekarz był, to było. Aiden, Semor, Harvey, Wojciusz, Arp, Mego, Ceresk, to już było wtedy, to czekaj, szukam ciebie, mordo. Już mamy co mamy, za 10:09, no, bo ten czas stwierdzielił. No. Dobra, czy China i Tango, coś tutaj mam, jakiegoś linka, wiem, że będzie działo, to go wczytuję, a zaraz sprawdzimy inne, także was to działa. To jeszcze na tym czacie nam leci. Jak robicie ten AO8 Bass w nowym kolorze? Co tam było? To był Spins. Spins, czyli najbardziej popularna AO8 ósemka, chyba w każdej parce, jak zaczynasz, będzie się miał po prostu tylko dobrze zmiksowana. Dobrze zmiksowana. Kwestia tylko ekwalizacji, tak jest. Kompresja, saturacja i tyle. Jedziemy. Pogoni za kwitem, choć to nie priorytet. Gonimy za żarciak, horda wilków. Licząc się liczby, nie składanie litera. Przez tych pajacy czuję się jak w cyrku. Nigdy nie stałem na winklu. Rozumiem, dlaczego to robią. Co robią, co robią? A ty? Użalaj się dalej nad sobą. Ja biegnę dalej. Biegnę po swoje, bo życie mam jedno i zrobię. Rozpierdol, że łup, łup. Chcieli mnie wkopać, a teraz jedyne co kopię to im. Ludzie tak szybko odchodzą, choć żaden z nich przecież nie umarł. Na szczęście. Tamten wyjechał, ten mnie nie zrozumiał. Ostatni nie skumał nic. Nieszczęście. Każdemu się sypie klepsydra. Mój piasek leciał mi prosto na oczy.
nim zleci do końca. Planuję coś wygrać, wiesz, że wystrzelę do góry jak z procy. W mieście, gdzie z Biby już można nie wrócić. Tu można nie wrócić. Więc przestań się spinać, marudzić i zacznij szanować tych ludzi. Szanuj tych ludzi! Oni skończyli tą drogę, ja muszę wciąż biec. Muszę wciąż biec, biec, biec. Nawet jak ciężko mi jest, to muszę wciąż biec. Muszę wciąż biec, biec, biec. Oni skończyli tą drogę, ja muszę wciąż biec. Muszę wciąż biec, biec, biec. Nawet jak ciężko mi jest, to muszę wciąż biec. Muszę wciąż biec, biec, biec. Oni skończyli tą drogę, ja muszę wciąż biec. Muszę wciąż biec, biec, biec. Nawet jak ciężko mi jest, to muszę wciąż biec. Muszę wciąż biec, biec, biec. Oni skończyli. To ją do krzyża przybije, niech gnije. Rozum stracić tak łatwo jak życie. Możesz od ręki. Wiwus, wiwusa goni jak nie kombinujesz. Zaciskasz się w pętli, aliwederci. Ciągle słyszę o hajsie, gadam o hajsie i o nim nawijam. Co jeśli go zrobię i zniknę stąd? Chwała przemija, ej. No ja nie jestem fanem zbyt dużym. Ja no. też rozmawiamy. Postprodukcja klipu ok. Tak, tak, postprodukcja całkiem fajnie tam zmontowana, ale sam numer nie. Norbert mówi asłuchalne. Asłuchalne. A patrz tego, jak się zamknął w sobie. Już nie, bo akurat ziomek do mnie podesłał rzecz, żebyśmy puścili, kurwa, bo też jest producentem i nie wiem. No to wyślij do mnie. Wyślij mi. Dobra. Musi tam wysłać. Co my tam mamy? Czy zrobienie producenckie? Masz jakoś dziwnie na Facebooku, jakie mam? Ale to nie na prywata. Czy na prywata? Na prywata tak? Myśli, no... J, dobra. No, dobra, no to już okay. Poszło. Tak, poszło. Sprawdźmy beat skrzyniarza, bo on jest... młody i całkiem... Bardzo chętny na... No, żeby ludzie posłuchali jego a muzyki. Chyba nie jest, zły, nie? No jest? Według mnie nie jest. Ja nie wiem. Jeszcze trochę słyszałem. Musi popracować, ale tylko, zobaczymy. No. Tylko od ciebie słyszałem. No zobacz, a to twój ziomek jakiś? No tak, można tak powiedzieć, znamy się. No. Dobrze, zobaczmy. Link jest prywatny, więc daję inny. Galimatias and the OP Jam Session Pold Remix. Ty trudniejszych nas nie dasz jak wstawić? Skrzyniarz beat. Musimy wyłączyć audio, bo dalej jesteśmy. A. No, no i co? Pracuj. No, jeszcze pracuj. Do popracowania, nie? Monotonnie. Nie jest źle, widać, że zaczynasz, ale pracuj, może coś tak. Z tego jeszcze być. Tak. Dobrze, Iwis był, tego Polda Morda bym cię znalazł, jakbym tylko cię wiedział, jak cię znaleźć. Pold Galimatias, Pold Remix tam było. Dobra, ci wpiszę tak, może tak, patrz. Wjechało? Jak? Mamy to. Thank you.
mamy. Mamy top 5 na pewno. Lekko tak, z miejsca tak. Jesteś w top 5. Chociaż nawet powiedziałbym, że chyba najlepszy do tej pory. Tak? Z tych wszystkich? Tak mi się wydaje. No, też mi się tak wydaje. Świetne. Może taki naprawdę. Vibe nas... To, taki trochę... Bo już wiesz, trochę zmęczeni tak, byliśmy, bo no. było mało rzeczy tak. takich super ciekawych. Sex soundtrack, tak. Piękna pościelóweczka, naprawdę. Fajna, fajna. Super, Hold, widzisz, super, że nam się udało do ciebie dotrzeć. Kimkolwiek jesteś kolego, jakby tam odzywaj się na fanpage. Bardzo chętnie podziałam też w takich klimatach. Super. Super. Odzywaj się do nas, kolabo mile widziane. Albin, tutaj też szukałem cały czas tego linka i jeszcze była morda, co mówił, że składak i było na tym. Gdzie ty to mordeczko pisałeś? Ja? Nie, tutaj morda mi pisała, wiesz? Staram się sprawdzić coś z tych donatów jeszcze. Z tych, co się upominają przynajmniej o to, bo i tak już nie zdążę wszystkich. Polt Sztos to było, bo koza korder uśmiechu należy się wykonawcy, dokładnie tak. Zdecydowanie tak. A ja miałem sprawdzić, jaką jest składak z kładak. Tak ty się nazywałeś, mordo? Nie. Składak. No. Lepiej, tak to nie chyba będę, nie Minecraft, mordo. Tak nie będę szukał. Jakiegoś życie strasznie męczą Messengera. Jestem ciekaw opinii. Pisze, Grande, to napisz ty tu kawałka napisze. Tutaj. Kto? Nie wiem, no... Damn Beats. Damn Beats? Ja nie tak, mam nic na Messengerze. No właśnie, nie wiem dlaczego. Byku, ja nie mam nic na Messengerze, więc nie wiem, kurwa, o czym ty mówisz. Jeden leciał rzewny, tak. Proszę sprawdźcie Dan Rys, chłopak, sprawdźcie mega. Wiem, wszystko byście chcieli, żebyśmy sprawdzili, ale to jest niemożliwe. Czasu mam, do rana byśmy musieli siedzieć, chłopaki. No, i tak no, byśmy nie zdążyli. Zobacz, ile nagle leci. Swoje bity Alibabie. Wysłałem donate gdzieś temu, włączy jeden puzzle. Jeden już leciał. Właśnie. Dzisiaj, dziękuję o. wszystkim za propsy. A, Polt napisał. O, Polt. Polt. Super, Polt. Odzywaj się, super, tak. naprawdę. No. No i co, i ten ziomeczek mnie napisał. Składak. To konwersacje między sobą są duże. Z Pankiem Kowackim upinam się na twoją stronę się. Chyba przez... Tak to przez a, to na privie, na tym, na fanpage'u. Na fanpage'u. Na fanpage'u? Dobra, na czekaj, fanpage'u? Ja znajdę stąd. No najwidoczniej. Kurwa. Ja znajdę stąd coś. I tak tyle jest. Tego jest, że ja pierdolę, nie? Ale to jest super. Dobrze, że zgubiłem to telefon, to przynajmniej ja teraz nie mam problemu. Taka inicjatywa? Tak. Mi też się bardzo podoba. Podoba. Jakbyś chciał nas kiedyś jeszcze zaprosić. No śmiało. Oczywiście. Super klimacie, no, naprawdę jest, będziemy ale wiecie, bardzo, jak będziecie w Gdańsku, no to jest... daleko, nie? Ale jak będziemy w Gdańsku, wiesz, to zawsze. No. Śmiało. Zawsze można bardzo sobie spotkać, spiknąć. Jeszcze wcześniej to zapowiemy, to też można sobie jakoś, i tym bardziej, że no, można znaleźć kotów, kurwa. No raczej. Polt, tak? To był Polt. No, Polt teraz. Super. Jadą. Houdini. Jak dancehall, samemu nadaję już sobie to tempo. Wyrobię na pewno, choćbym miał to zrobić jedną ręką. Wyrobię na pewno, oczy podkrążone mam od patrzenia na świat. Powiedz dokąd ja lecę i gdzie mam upaść. Odpalam sługa, już długo nie planta. U mnie od dawna poryta już bańka. Zmieniłem już wizję na świat wasz i czekam aż wróci ta karma. Wierzę, że będzie najlepiej, kiedy od siebie dam wiele dla ciebie. Wierzę, że będzie najlepiej, kiedy od siebie dam wiele na scenie. I zawsze wybieram własne ścieżki, styl własny na pętli. Póki stoję tutaj i czuję co we mnie siedzi. Póki życie mam, póki gram, póki oddycham. Póki życie mam, póki gram, póki oddycham. Póki... Takie o. Takie o. Ale ja wiesz, znaczy, mówię, mało lat taki wchodzi, ale składa dobrze, nie? Tak. Zamieniliśmy sobie tam w międzyczasie dwa słowa i nie przeszkadzało nam, że leciało w tle. Posłuchaliśmy, tak. Byczku, jest spoko. Byczku, miałby coś przeciwko, żeby... Mamy takie mało lata generalnie w Łodzi, który Poli? Rozpierdala. Poli? Mhm. I właśnie mnie prosi, żebyśmy puścili coś od niego. Poli? Poli jest naprawdę Poli przy, jest... przyszłością polskiej sceny dajcie producenckiej. Dajcie mu dwa lata i... Dlatego wszyscy teraz skupcie się na tym, co... Poczekaj, jeszcze jedną rzecz, tylko muszę zrzucić to. Nie, bo miałem tutaj, bo mi linka wysłała moja pani moderator. Dobra. Ja sobie go tylko zapiszę i możemy ten. A ty mi wysłałeś tego linka? Już ci wysłałem. Grande już mam tutaj bo wysłanego. Bo ja myślę, że to może być mocne. Tak, a, jest, a gościu jest to na razie na ten moment jeszcze no, wiesz, nic wielkiego nie ma. Tak, boken, Paul Stretch. Gdzie ty mi to wysłałeś? Czekaj. Już nie wysyłałeś, już ci wysyłałem. Znowu jak mam cię znaleźć? Kurwa, no bo...
A J. Kurwa. Zapomniałem. Jak J. Proszę bardzo. No i dobra, i co tam mamy jeszcze? Poszło? Filip Dzięki. Dobra, mam Pico Song. Tak, na Pico Song. Najlepszy serwis streamingowy, jeśli chodzi o, znaczy ten. Tak? Tak. Uwaga, rzucasz po prostu MP3. Uwaga, leci teraz kozak. Mam nadzieję, że tylko Poli wysłał najlepsze, co mam nadzieję, Poli, że wysłałeś. Bo my cię tak zapowiedzieliśmy, że jakby się okazało, że to będzie słabe, to... No właśnie, najgorzej jest. Składak, Adak, ja cię tylko znajdę. Zapamiętajcie ksywę Poli, bo to naprawdę mocny zawodnik. Ciekawe, no zobaczymy, co tam Poli nam przygotował. No dobra, dobra. Poli, co żeś przygotował? Powiedz co tam nie zawiedź nas. Bo nie, nie zawiedź. Poli. To jest. Słuchamy. Poli, you just killed that shit. No i tak. No i właśnie, że Poli, jest Poli, dobrze, jest, ale zawiodłeś nas. Bardzo, tak. Bardzo jest mi przykro, bo słyszałem od ciebie 100... Lepsze rzeczy chyba. Tak jest, 100 dokładnie. 100 tysięcy lepszych rzeczy, kurwa. Ale nie skreślajcie go. Ale nie skreślajcie go, czekajcie. Rozwój, kurwa, cały czas jest taki jest tam. Tam, taki tam. Nadchodzi. Gdzieś tam jest, nadchodzi. Dobra, mam tu jeszcze raz, właśnie. Dwa, trzy i jeszcze jeden numer też, bo mordeczka mówiła, że jeden i będziemy kończyć. Tak jest, bo już mnie uszy bolą. Ile może? Michał Graczek wygląda jak Szpaku. Jaki tam był numer? Taki jest bardzo jest mi miło, że wyglądał jak Szpaku. Szpaku jest bardzo przystojnym mężczyzną, słuchajcie. Oczywiście. Oczywiście. Także jeśli chciałeś mnie obrazić, to... Dobra. Jedziemy. Adrian Grande. Oczy zmęczone, zaspane. Powoli dochodzi już druga. Chcę napisać nowy kawałek, by nie był tak gorzki jak woda. Emocje napływają same. Tak siedzę i myślę o ludziach, co mieli być ze mną na stałe. Kurwa, nawet nie chcę wiedzieć, co u was. Bo tak naprawdę to po co mi to? Nie chcę myśleć o długach, które tu mam zamiast pokowitą. W głowie myśli wichura, wszystkie szkodliwe jak uran. To już chyba rytuał, że na jesień się rozczulam. Była, mówiła, ty zmytysz, coś piszesz, a kiedy napiszesz coś o mnie? To, co mam w głowie, łączy się z bitem i ciągle wychodzi podobnie. I ostatecznie koniec jest taki, że cały czas piszę o sobie. I skoro to wszystko takie żałosne, to myślę, że może mam problem. Złość, smutek, chandra, agresja. Dosyć uczuć, dopada depresja. Myśli są zbyt ciężkie, wszystko kręci się jak wesztać. Już nie poznaję siebie, a wciąż wszystko w moich rękach. Za dużo tego. Bit jest zajebisty, strasznie. Bit jest zajebisty. Super, ale za dużo się za tam dużo dzieje. Się tak. No, za dużo depresja. Jeszcze rymowanie, depresja, i agresja. Zbyt prostacko poskładane. Nie w tym takim prostacko w sensie, że wiesz, tylko że za prosto. Za no. Prosto, tak. Bo można proste rymy robić, ale na stylówce. Tak, nie? Dokładnie. Też tak uważam. Trzy numery do końca, nie? Tak. 21:05 już. Dobra, mamy jeszcze dwa numery, tak? Jeden jeszcze miał być jeden numer. Mamy jeszcze dwa numery, tak? Tak jest. Co tu jest jeszcze? Co tam się dzieje? Składek w końcu poleciał. Składak, tak, znalazłem go. Posłuchajmy.
To nie tak miało być, ej, miałem złapać luza. Znów gubię te ambicje, wkurwiam się jak zwykle. Znów przeklinam system, nie mam na nic czasu. Czekam, kiedy zmiana przyjdzie. Ej, stacja dom, chciałbym móc odetchnąć. 9-9 matura i nie jest lekko. Choć nie mówię, że ciężko, bo mówię, że trudno. Narzekasz tą godzinę luźno. Ale to jest taki trochę fiszowate to jest. I to jest trochę takie, mam wrażenie, i stylizował się takim Adim Nowakiem. Troszkę, tak. Spójrz, tak. Spoko, to tylko jeszcze trzeba czasu i pracy, nie? Czas i praca, potencjał gdzieś tam drzemie sobie i... jak Adino, ale nie, nie, nie jest okej. Okay. Nie jest źle. Jak na początki? Dokładnie. Dobra. Graczykowi bit. Wysłałem Graczykowi bit. Wszyscy do Graczyka wysyłają bity. On ma chyba generalnie skrzynkę już potem. Skrzynkę bitu. Graczyk, wysłałem ci bit, Graczyk, wysłałem ci bit. Graczyk, wysłałem ci bit. Ej, Graczyk, wysłałem ci bit. Wszyscy ci wysłają bity. Tam miał być numer. Tak, ja. To ja. Graczyk, pokaż się trochę. Ja, nie, to nie miało być to. Nie, gdzie kto... Zostałem moje pan na hajs, przykro mi teraz. Franek, co zrobisz? Takie życie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić, Franek. Nie, a jeżeli coś to powiedz, jaki to numer, to może jeszcze ciebie uda się sprawdzić, bo jeden tutaj nie wiem, jaki ci kawałek. Fajnie, że wysłałeś mi bit, mordeczko, niestety nie jestem w posiadaniu telefonu, więc nie sprawdzę. Jeżeli czegoś nie sprawdzimy, w ogóle tak też, że czegoś nie sprawdzimy... A u ciebie to przychodzi dalej, właśnie, co? Jak nie sprawdzasz? Wiesz co, raczej staram się sprawdzać. Dzisiaj tego było też niedużo i też tak. My i tak. Dużo fanpage'y do sprawdzania i tego jest dużo i zawsze robię tak, że później, żeby mi pisali na prywatnym, ale że to był wysłany kawałek i ja wtedy go przesłucham i coś tam napiszę, no jasne, więc jak tak. Będą jakieś bity, podeślijcie chłopakom też. Są potrzebne teraz jakieś? Co? Są teraz potrzebne, bo ja dostałem tego od chuja. Tych bitów, nie, bitów mamy też od chuja, nie, mamy za dużo. Za dużo. Mówię, że czego nie sprawdzimy, podeślijcie mordom bity, mimo że cię rapsy podesłać. Jak tak. Graczyk to brat szpaka normalnie. Normalnie. Czyli co, kończymy na bądźcie wyrozumiali. Jakiegoś jeden, tak? Tak, był jeden i jeszcze chciałem tylko znaleźć jednego ziomeczka, co taki Franka, Franek, powiedz. Tak, Franek, odezwij się. Franek, odezwij się, a jeden jaki tam był numer, bo zaraz cię znajdę. Poli napisał, chłopaki... Słaby, żeby nikt nie podjebał. Tak. tłumacz, tam pracuj i wysyłaj nexty. Puzzle. Poli, zaraz jakieś kolaby, szykuj tam. Tak. To jest to, tak? Tak. No jeden dobra. Już był, ale podesłał jeszcze drugi numer, także zobaczmy. Graczyk to co Red Bull na rozchodniaczka. Wyobraźnia mówi, że to całkiem fajna plansza będzie, ale z każdym rokiem układa się trudniej. Układa się różnie, czasem hossa, passa. Wtedy myślę, że mógłbym wygrać ich turniej. Lub po chwili coś mi pomieszało w kartach, bym nie mógł się ruszyć i poczuł się durnie. Z daleka wszystko nabiera sensu. Każdy ruch, nawet ten w miejscu, znaleźć plan. Działanie jest tu koniecznością czy utrudnieniem dróg, nie wiem. Bo chcę to trzymać w ryzach, jednak nie zamykać w ramy, które mogą ograniczać moją perspektywę życia. Chyba nie da się opisać, jednak cały czas próbuję, mając coraz więcej pytań. Bez odpowiedzi, gry kawałki, układanki, czas tu potrafi wybielić. I gdy myślisz, że już blisko jesteś i chcesz to świętować, obraz znika za dotknięciem ręki i lecisz od nowa. O ironio, ile razy o te same fazy pocierać mam skroń. Nie potrzebuję złota, jestem alchemikiem, który chciałby to jedynie pojąć. Puzzle, wszystko się układa jak puzzle. Życie się układa jak puzzle. Wszystko to układa w miarę. No. No. Nie, tak kurde, nie, no, jeden nie, miał lepsze rzeczy. Ja nie jest lepiej niż chyba w tym ten pierwszy. To tak numer, jak w więc. Puzzlach, nie? Tutaj puzzle, coś tu nie pasuje, nie? Ale poseł! Mordo. Trzymał tego punchline'a stary od początku, pisaneczka, czeków przygotował sobie, ale to jebie tak siedział po cichutku i mam. Co by to kurwa wymyśleć, co by to wymyśleć? Niego, ty. No dobra. Ty, Poli, gdzie można cię posłuchać? Ona, zobacz, ktoś się odezwał zapytać, Poli, gdzie można go posłuchać? Będzie u Dicha. O co chodzi na płycie? Już jest o co chodzi na płycie. Będzie ze mną na płycie u Plana B. I ze mną na płycie jakieś na pewno też będzie. Bo... Opie, powiedz jaki kawałek, to sprawdzę. Już ostatni kawałek Poli, teraz Kozak, sprawdzamy. Fuj. Graczyk, co masz na grzałce? Jakieś kurwa gówno. Ale ty jesteś wulgarny dzisiaj. Jeśli można bluźnić, a jeśli nie, to jakieś kurcze... Jakiś kurcze kał. KK. Dobra, to co, ostatni ty? Wiesz co, Filip J.K. szukam ziomeczka. Nie sprawdzaj produkcja tego. Produkcja nocny. Produkcja Michał Graczyk, odpal to, pa. Gdzie? No tam masz trzeci. Weź, bez sensu.
Nie, ile można. Lepiej tego nie spalaj. Czekaj, ja muszę zobaczyć chwilę, bo tutaj było napisane konkretnie, jaki to ma być numer. Po co nam oni? Po co nam tam. Oni? To tak, o, nocny. No! No produkcja nocny, to już jest... No. Franek wysłał jako... Przecież dobrze wiesz, skarbie, nieważna godzina, jestem dla ciebie, a ty dla mnie. Więc polećmy razem, za siebie się nie patrzmy, przecież ty nie... Filu, takie to nie jest z najwyższych lotów, ci powiem, nie? Znaczy, masz dobrych producentów, więc dobrych jest nadzieja, że jeszcze zrobisz progres i rozpierdolisz. Miejmy taką nadzieję, oczywiście. Dobrze, Franek, tytuł to pozdrawiam Michała Graczyka. Michał Graczyk, naprawdę jest również? Taki... O kurwa, jak jest coś takiego. Jak jest coś takiego, to już będzie hit. Michała Graczyka nie, i nie, ty nie wierzę w to. Trolololololol. Paluch Kardio. Ale miało być. Ale trolo. Ale nie, no jak jest Franek? Miało być Franek, i co? No. Franek, Filu no mówił, daj, żeby Franek, do 50 sekundy przewinąć. O Boże, proszę cię, rzewny. No, znaczy ja powiem wam tak, chłopak mnie olał dla was, więc jesteście chyba jego bogami. Julia, co? Że chłopak was olał dla was, a że ogląda nas dla ten. No to niech wraca do ciebie, są ważniejsze rzeczy. Graczyk przystojny jesteś, Anna Górska. Patrz. Diem, nie? Ale ma te oko. A teraz spójrz na to, pa. Wiesz, jak ktoś to tam dzwoni. Diem. Na SoundCloud. Dobrze, wejdźmy na SoundCloud. Franek Week. Franek, i naprawdę pozdrawiam Michała Graczyka. Ja pierdolę. Jak to będzie? Zobaczymy, poczekaj. Miał coś chuja wali. Jest! Tym kończymy dzisiejszy stream. Tak, to jest zwieńczenie dzisiejszego streama. Dziękujemy wam ślicznie, zabieramy się za odsłuch. Jeżeli czegoś nie sprawdziliśmy, to wybaczcie, podeślijcie to na bitowe rzeczy, tutaj na skrzynki, rapowe rzeczy do mnie. Podrzucajcie bity, będziemy to sprawdzać, może znajdziecie coś super. Jasne, że tak. To co? Także co, słuchamy, pozdrawiamy Michała Graczyka na koniec. Michu! Ty, to 28 dni temu, to nie jest zrobione przed chwilą. To będzie jakiś kurwa artist chyba. Myślisz? No, jesteśmy live. Słuchamy, łapki w górę i kończymy. Bye, bye. Co? Pozdrawiasz, Michale Graczyku? Pozdrawiam. Chciałbym jakieś małe sprostowanie. A, chuj tam. Co jest? Wiecie co, ja już... Już nie mów sprostowań, ja może więcej. Zmęczony już nie mam. Zmęczony chłopak jestem, dajcie. Dajcie żyć, ale to pozdrawiamy. Dziękujemy spokojnie. Ale pozdrawiam, ja ciebie też pozdrawiam. Super bitek zrobiłeś, jesteś super Było chłopak. Miło. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra. A ja jeszcze tylko na koniec muszę wrzucić konkurs, to pozwolicie? Konkursik, no jasne. Jasne, na płytkę, nową, jasne, na spoko. No i tak, także jak macie jeszcze jakieś krótkie pytania do chłopaków, macie ich na chwilę, ja zrobię sobie konkurs. Tak jest, 5 minutek, możemy sobie jeszcze pogadać. Odpowiadamy na wszystkie pytania. Może nie na wszystkie, jeśli szukacie awantury, to już możecie nie pytać. Ale jak, Michał, nawiązałeś kontakt z BDS-em? BDS do mnie napisał po kawałku z Sentino i Malikiem pod tytułem Zapytaj o mnie, powiedział, że bit jest kozak i robimy coś. Podesłałem paczkę i tak wyszedł Gustaw. Co tam mamy dalej?
Jakie są sposoby na progres w muzyce? Trzeba napierdalać. Napierdalać do skutku. Tak. I dużo muzyki nie będzie słuchać. Ci słuchać. Tak, tak. I dużo słuchać muzyki i różnej, nie? Też. Ile robicie bity? 3 lata. Ja robię 3 lata. No. Grupa Tradici jest na bicie. Pozdrawiam was. Aniu, my też ciebie pozdrawiamy. Pozdrawiam cię, Ania. Graczyk, kiedy dis na 2K i wszystkich innych producentów. Oj, szykuje się gruby rozpierdol. To już tu nie jesteście buzuje, gotowi. Nie? Seven, siemasz Beczak. Michał, zobacz Messengera, zobacz Messengera. Później wszystko posprawdzam. Jak wymyślić dobrą ksywę? Jak wymyślić dobrą ksywę? Patrz, bierzesz swoje imię, i nazwisko. I masz ksywę. I masz ksywę, byku. Tylko to nie może być jakiś kurwa... Albo możesz to nie może być jakiś Stanisław kurwa Wyspiański, czy coś w tym stylu. Albo możesz się, rozumiesz, pobawić troszeczkę bardziej kreatywny sposób, wziąć imię i nazwisko. I przekręcić. I wziąć same inicjały, będzie 2K. No. Jak się podobał tegoroczny Sylwester? Mało pamiętam. Ale pytań, nie nadążam. Gdzie posyłać bity do was do sprawdzenia, do oceny? Facebook. Na Facebook, na fanpage'a. Top 3 producentów w Polsce, ja, Michał Graczyk i Carson. Michał Graczyk, oddawaj zapalniczkę. Nie oddam ci, spierdalaj. Michał, kiedy coś z Kłębo? Bardzo niedługo. Najdłużej robiony bit czasowo to Gustaw. 5 dni na to zeszło. Chłopaki po jakiejś szkole muzycznej. Skończyłem pierwszy stopień w szkole muzycznej. Nie skończyłem żadnej szkoły, oprócz oczywiście tych normalnych. No, normalnej szkoły. Tak. Graczyk, skończ mówić, co mówiłeś, dużo muzyki słuchać i co? Co? Nieważne. Nie wiem, ten. Bicik podesłałem, super. Jak będę w domu, to sprawdzę, może coś razem zrobimy. To Seven. A to Seven, słuchaj, z tobą nic nie zrobię, bo... Bo nie. Poly Beats, rap name generator. To chyba nie wszystkie są pytania. Graczyk najlepszy, znowu ta koleżanka. Tak. Co myślicie o wszystkich disach, które kiedy wychodzą? Wracacie? Dla mnie to jest kurwa parodia jakaś. No już my o tym mówiliśmy. Po jakimś czasie zaczęliście robić tak kozackie bity. Ja miałem... Po 2 dniach. Pierwszy rok był chujowy, w drugim roku miałem dziewczynę i nic nie zrobiłem. W trzecim roku się wziąłem w garść i takie są te kiedy efekty. Wracacie do Łodzi, sami nie wiemy. Kiedy wracacie do Łodzi, nie wiem, kurwa, jak mnie melanż poniesie. Dzisiaj już wjeżdża. No. Jest te 3 Red Bulle dobrze nam wydaje. Miejmy nadzieję, że ogarnij Messenger, bicik podesłany. Może tak. Dobra. Graczyk, jakaś nowa produkcja ze Szpakiem. Wziął na swoje solo 2 bity ode mnie na ten moment, a na Boruto EP będziecie mogli usłyszeć naszą kolaborację na jednym z numerów. W ile godzin średnio robicie bit? No to zależy. Czasami kurwa 30 20 minut, czasami 4 godziny. A czasami u mnie 2 dni to trwa nawet. To wszystko zależy. Michał Graczyk, czy ty Boga się nie boisz? Boję się Boga, kocham Boga, Bóg jest super i jest ekstra. Znasz Michała Graczyka z Pompa Teamu? Nie znam go i kurwa, wkurwia mnie to, że nie wypowiedział się na to. Nie sprostował tego, że to dwie oddzielne osoby. No. To mi się bardzo nie podoba, kurwa, mógłby cokolwiek o tym napisać, a on wręcz na swoim fanpage'u udostępnia numery na moich bitach, więc to jest bardzo słabe. No, Michał Graczyk też, nie? On jest taki znany. Kasuję za bity, nie będę mówił o finansach, kurwa, jeśli jesteście cierpliwi, to napierdalajcie, jeśli nie, no to odpuśćcie sobie, bo pieniądze z tego za szybko nie przychodzą. Cierpliwości. Michał, z Kubanem coś będzie ostatnio, będzie. Był sztos. Będzie od skurwysyna bitów na nowej jego płycie. Graczyk i tutaj uśmiech, proszę. Pięknie. Michał, coś z Malikiem będzie? Będzie. I to hit jak chuj. Ile na oko bitów wyprodukowaliście? No z 20 parę jest teraz już na necie. Jeśli chodzi o mnie, z 30 jest w drodze. Ale w ogóle ile wyprodukowałem? No. Kurwa, ze 400. Tukaj wyprodukował 400. Będzie coś z Kubanem, to już odpowiedzieliście. Z jakiego miasta jesteście? Z Łodzi. Z Braciakiem jesteśmy z Łodzi. A Olfan jest z Gdańska. Olfan jest z Gdańska. Graczyk, czy Bóg jest Red Bullem? Nie, Bóg nie jest Red Bullem, ale Red Bull to jest super napój. Graczyk, jaki level w TV? Ale się wczułeś, ty, jak się gościu. Nie, bo tych pytań jest tyle, że... Jaki miałem level w TV, grałem na Hexanie, miałem tam 1000 Master Sorcerera, kurwa. Graczyk, palimy kolabo, napierdalaj do mnie na fanpage'a projekty, najlepiej na Pico Song wrzucaj, jak będzie coś fajnego, to możemy zrobić. Mało pytań do Olfana, jak masz mordo na imię? Olek. Młody Olo. Michał, dobrze. Jak tam ostatnio teledysk z Kubanem? Super był, super chyba będzie ten teledysk, trochę pogięty, ale będzie git. Dokładnie. Olfan będzie jakaś trasa z czeluścią. Będzie na bank.
Ja też będę teraz 9 marca z A mnie nie będzie. Z czeluścią. A ja wam po cichaczu wrzucam tutaj konkurs na nową płytę Ostrego. O, i proszę bardzo, słyszeliście. Konkursik już wchodzi. Graczyk jaki daw, FL Studio. Michał, ja, już kurwa nie nadążam, no. Graczyk to lektor. Jurkowski z tym wiesz, dobra, co zrobić. Opie, czemu opluty? Powiedziałem ci, Opie, że wyślij mi i go przesłucham. No nie da się wszystkiego zrobić, no. Co zrobisz? Dobrze, będziemy kończyć. Dokładnie, w jakim programie zaczynałeś, Michał, FL Studio? Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy wam. Dziękuję bardzo, Piąteczka. Bardzo miło. Cześć, bardzo. Dziękuję bardzo za gościnny udział. Ty nas ugościłeś, dziękujemy. Jurkowski najlepszy, kurde... No i co tam? Nie wiem, jak to nazwać. YouTuber. Po prostu... Jesteśmy nazwać YouTuberem. Tak dawno nie zostałem tak dobrze ugoszczony. Red Bullki, kurwa, nieskończone. Na ciebie YouTuber to pejoratywne? Jest okej, okay, nie, jest okay. No jestem na YouTubie, robię YouTuby, więc no jak, no nie? Czyli Jurkowski jest najlepszym YouTuberem. Pozdrawiamy. Hello. Graczy, ile masz lat? 22. I zakończył kolej poszedł. Dobrze, mordy, to wiecie, wysyłajcie biciki do naszych morden lokowań. Wysyłajcie bity do mordy, kawałki rapowe do mnie. Nie obrażajcie się, że czegoś nie przysłaliśmy. Dzisiaj był duży chaos i tak staraliśmy się, ile mogliśmy. 3,5 godziny siedzenia. Pozdro 600, dziękuję za komentarze, za łapki i wszystko. I widzimy się wkrótce na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Czy będzie jutro jakiś live'ik? Jutro nie, bo jutro jadę po syna do Słubic i wracam wieczorem późnym, ale we wtorek już ogarniemy temat. Pozdrawiam serdecznie, elo, hej.